Seven, six, five, four, three, two, one, zero. Dobry wieczór, Państwu. Z tej strony Dorian Bierkowski i moim pasażerem jest dzisiaj Pan Jakub Żulczyk. Dobry wieczór, Państwu. Dzisiejszy gość kanału Zero, i tam właśnie teraz zmierzamy. Na co dzień przemieszcza się Pan samochodem, komunikacją miejską? Wszystkim po trochu. Samochodem, dużo komunikacji. Jednak, komunikacja w Warszawie jest chyba najlepszym środkiem transportu, jeśli nie jest się. Wykluczonym komunikacyjnie, komunikacyjnie, tak jak nie wiem, mieszkańcy Białołęki, bo jest parę takich miejsc w Warszawie, gdzie z tym jest problem. Także tu mnie to jest takie mieszane: no, dużo chodzę w sezonie, jeżdżę na rowerze. Nasza rozmowa też w ogóle będzie dosyć specyficzna, bo ja już mówiłem o tym publicznie, że ja jestem w ogóle świeżym kierowcą. A jak na swój wiek, to już w ogóle bardzo świeżym, bo ja mam prawo jazdy od no rok z hakiem, chyba będzie teraz. Także mam trochę inne w ogóle podejście, podejrzewam, bardzo niestandardowe podejście do motoryzacji, jak na polskiego mężczyznę w swoim wieku. A jak się pan czuje w tak dużym samochodzie, jakim jest Mercedes G-klasa? Czuję się bardzo dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na taką jazdę miejską, to absolutnie nie jest to to auto, nie? Ono jest chyba zdecydowanie za duże do jeżdżenia po mieście, ale gdybym na przykład mieszkał nie w mieście, ale trochę dalej, na stałe, to to takie auto pewnie byłoby super, no. Natomiast wie Pan, jeśli chodzi o takie kwestie jeżdżenia po mieście transportu miejskiego, no to muszę przyznać, że tutaj to jestem takim trochę lewakiem, no bo czasem jak jeżdżę po mieście i widzę, no też czasami z perspektywy kierowcy albo z perspektywy, nie wiem, pasażera autobusu, albo pieszego, albo rowerzysty te, te sznury po prostu zakorkowanych aut i w każdym z tych aut siedzi jedna osoba, no to trochę niektórzy mają rację mówiąc o o, o, o samochodozie warszawskiej. Dziękuję serdecznie za tę umowę. Wszystkiego Co, do dobrego. Zobaczenia, do zobaczenia za chwilkę na live. A ja zapraszam wszystkich do oglądania tej już właściwej rozmowy ze mną. Zaraz za chwilę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do widzenia. Sponsorem głównym kanału Zero jest Raket Jobs, Twój portal z ogłoszeniami pracy. Dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w godzinie zero, czyli naszym flagowym wieczornym programie. Dzisiaj Waszym i moim gościem jest człowiek, który lubi wywołać sporo zamieszania, jeśli chodzi o rynek literacki, bo jego książki sprzedają się w rekordowych nakładach. Ale też lubi czasami komuś coś odpisać, napisać. Dobrze czuje się w mediach społecznościowych, czyli Jakub Żulczyk. Witam bardzo serdecznie. Cześć. Dlatego nawiązałem do tego, że. Mam tutaj przed sobą zaproszenie twoje Z twojego Facebooka na dzisiejszy mm -hmm. nasz program Dzisiaj o 20 pogadamy W kanale Zero Bardzo się cieszę autorów komentarzy typu Jesteś zdrajcą Polski Z góry przytulam Muszę przyznać, że dość intrygujący jest Taki rodzaj zapraszania widza Dlaczego? Co cię skłoniło do takiego postu? No wiesz, miałem w ogóle zacząć Tę rozmowę od stwierdzenia, że mam straszną tremę Bo pierwszy raz jestem w medium pisowskim um, Nie no Wiesz, bardzo, bardzo mnie ciekawi czasami jakby dynamika ludzi, tego co ludzie piszą w mediach społecznościowych, jak persypują pewne rzeczy, jak bardzo szybko wyrabiają sobie pogląd, jak bardzo łatwo dają po sobie poznać, że coś im się nie mieści w głowie. Wydaje mi się, że to co tutaj robicie jest na razie takim bardzo um, ktoś by powiedział no trollerskim to może nie to słowo, ale takim jednak pokazywaniem ludziom, że czasami rzeczy są nie takie, jak się wydają, jak powiedział jeden z bohaterów serialu Twin Peaks. Ale tak, no wiesz, no, było coś takiego, że ja napisałem na, na Twitterze, że przychodzę do, do kanału Zero jako gość. Nie po raz pierwszy, bo już byłem w programie u Marcina Mellera. Mm, że no, nie to, tutaj tylko w Rozalinie. Tak, 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 tak. To wiesz, no, pojawiły się jakieś takie komentarze. Um, no wskazujące, jakby to takie nieprzychylne nie, nie do tej sytuacji z takiej perspektywy politycznej, nie? Takiej w stylu, że no na przykład jeśli rozmawialiście z Samuelem Pereirą, no to znaczy, że sympatyzujecie z Samuelem Pereirą i ja jako osoba, która przecież określiła się jednoznacznie też po jakiejś stronie sporu, to ja nie powinienem. Wiesz, no takie bardzo ciekawe takie myślenie zero-jedynkowe, zero do którego ja się tak naprawdę uśmiecham. No wiesz, jedna pani napisała w komentarzach, to ja w takim razie oddaję pana książkę nieprzeczytaną. Nie napisała, gdzie oddaję, ale napisała, że oddaje. No to, wiesz, odpisałem jej, że w takim razie można zrobić z tego coś dobrego. Niech ona tę książkę, żeby zrobić trochę taki numer, jaki był z książkami Olgi Tokarczuk, nie? Żeby ona tę książkę jakoś tam może pomazała, jakoś jakimiś brzydkimi wyrazami trochę podarła, coś takiego. Wysłała na adres wydawnictwa My to wiesz, wystawimy w przyszłym roku na orkiestrę i przynajmniej coś z tego będzie pożytecznego. No. Do tych Twoich komentarzy w mediach społecznościowych, czy też dyskusji z użytkownikami, jeszcze sobie wrócimy na chwilę, ale z tego, co powiedziałeś wcześniej, taka konkluzja mi się jawi, że plemienność ogólnie jest zła, zapisywanie się do jakiegoś plemiona, bez względu na to, kto jest u władzy. Bo siedzisz dzisiaj na krześle, na którym siedział Samuel Pereira, jak się z tym w ogóle czujesz? No nie pieczę, nie wiesz co, jakoś to specjalnie jakby siedzenie. Mm. To znaczy wiem, że tam padło moje nazwisko w tej rozmowie. To jest ciekawe, że jakoś moja postać była zaadresowana, tak? Że była jakaś tam historia, że ja mam się zbadać wariografem, tak? Coś takiego padło, tak? Ale mógłbyś to rozwinąć, bo ja trochę chyba nie, nie dotarłem do tego miejsca. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie tego fragmentu. Już się bałem, że będzie trzeba wzywać egzorcystę, bo to kiedyś z kolei chyba Rafał Ziemkiewicz wzywał, kazał ci się udać do psychiatrii egzorcysty. Tak, była taka sytuacja. Ale no, wiesz wiadomo, twoje nazwisko pada w przestrzeni publicznej. Rafał Ziemkiewicz to jest dopiero. To wiesz, ja na Twitterze to jestem taką w ogóle dziewicą orleńską, a, a Rafał Ziemkiewicz to jest naprawdę stary, kurczę, Twitterowy po prostu wilk. No, no parę wojen stoczył. Oj, wiele, 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 wiele. Nie wszystkie śledziłem, bo to też nie jest jakaś moja największa życiowa pasja, ale no jest to stary wyjadacz, na pewno to mu trzeba przyznać. Ale Samuel Pereira będący tutaj, w tym hmm. studiu, to jest twoim zdaniem obciach? Czy, czy Bo ogólnie pojawiły się gdzieś tam, głównie w internecie, na, na Twitterze, w paru innych miejscach też, na nie wiem, mediach społecznościowych znanych celebrytek, tudzież dziennikarek, pojawiły się takie głosy, że nie wolno, nie wolno Bledzę, absolutnie komukolwiek dramę, tak. takiemu jak Samuel Pereira dawać głosu, że on nie może tutaj być zaproszony, bo to jest złe, i w ogóle y, mam wrażenie, że wiele osób nie obejrzało nawet tej rozmowy. Wiesz co, Przemek? Ja nie chcę też wchodzić teraz nagle w rolę jakiegoś adwokata y, tego, co robicie, bo to trochę jest dla mnie takie, może odrobinę krępujące, ale i y, 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 y też nie chcę być takim tutaj, wiesz, papierkiem lakmusowym. Natomiast ja w ogóle wychodzę z założenia, że no, trzeba rozmawiać w ogóle ze wszystkimi. No chyba, że, nie wiem, no już ktoś zupełnie, jakoś, wiesz, wykluczył się ze społeczeństwa i, 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 i dokonał jakiejś strasznej zbrodni. No, Pereira jest postacią no, bardzo negatywną, na której temat ja też mam jakieś takie swoje zdanie, co więcej, ja go poznałem kiedyś w ogóle osobiście, nie była to może jakaś super zażyła znajomość, ale też wyrobiłem sobie o nim jakieś zdanie w jakimś takim kontakcie jeden, jeden na jeden no on był na tyle ważną postacią i zakulisową taką życia publicznego, że to byłoby dziwne, gdyby z nim wiesz, nie rozmawiać, nie? I nie porozmawiać i, i go nie skonfrontować z jakimiś pytaniami, czy nie docisnąć go o pewne rzeczy. Ja bym w życiu chyba takiej rozmowy nie przyprowadził mi by chyba... Się... A już wiem, o co chodziło yy, z tym yy, wariografem, że jak ja się... Z... Bo on powiedział coś takiego, że jak ja się zbadam wariografem, to wtedy on też się zbada, tak? Bo to mhm. postawił taki warunek. I że ja miałbym odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy ja się interesowałem CPK przed wyborami, tak? To był jego... No to, się to nawiązywało do twoich postów na temat, na temat CPK. I to jest znowu taka trochę batalia o to, że ktoś się teraz próbuje przebarwić na, na kogoś innego. Tak, tylko widzisz, to tu jedno może kończąc temat Samuela Pereira, oczywiście, że warto z nim rozmawiać. No z prawie każdym uważam warto, warto rozmawiać, zwłaszcza w takim momencie, w jakim jesteśmy, kiedy następuje zmiana władzy i w ogóle wszystkie struktury państwowe, instytucje są wywracane do góry nogami na, na, na lepsze lub gorsze. No, chcę wierzyć, że w większości wypadków na lepsze. Natomiast akurat. Jeśli on powiedział coś takiego, no to, to on nie rozumie pewnej takiej dosyć podstawowej rzeczy. Mi się wydaje, że on w ogóle zbyt wielu rzeczy nie rozumie, bo ja go nie mam za osobę jakąś specjalnie bystrą. Ale nie rozumie przede wszystkim głębokiej różnicy między nami, między mną a nim. A ta różnica jest taka, że ja nigdy nie byłem funkcjonariuszem żadnym publicznym. Nigdy mhm. nawet nie byłem pracownikiem etatowym, ani mediów publicznych, ani żadnej instytucji publicznej. Ja jestem osobą owszem publiczną, ale jednak prywatną. I wszystkie poglądy, które ja wygłaszam, są po prostu moimi prywatnymi poglądami. A nie są jakby poglądami jakiejś stref, sfery, jakby politycznej grupy wpływów czy jakiegoś sektora interesów, czy w ogóle nie, ja nie wypowiadam się nigdy w, nie się nigdy w imieniu państwa i tak dalej. I to, czy ja się kiedyś tam wiesz, czymś interesowałem, albo kiedy ja zacząłem się czymś interesować, to jest w ogóle tylko i moja prywatna sprawa, nie? Jakby i to obtem, nie jest istotne dla ogółu. – To w ogóle nie jest istotne. Znaczy, no oczywiście, że jestem osobą, nazwijmy to jakoś tam zasięgową, że to, co ja powiem, ludzie się mogą do tego potem odnieść, mogą to skrytykować, mogą to wyśmiać, mogą się z tym zgodzić, mogę kogoś do czegoś przekonać, i tak dalej. Ale ja mówię tylko i wyłącznie w swoim własnym imieniu. A tacy ludzie jak on, no, no nie mówią tylko wyłącznie w swoim własnym imieniu, bo on jest twarzą pewnej w ogóle sytuacji, pewnej grupy, pewnej siły politycznej, pewnej instytucji do niedawna. Także no, jeśli on tego nie rozumie i, i jeśli próbuje tak odwinąć kota ogonem, no to, to jest to niemądre, a jeśli tego po prostu nie rozumie, no to, to współczuję. Ja w rozmowie z jednym ze swoich znajomych powiedziałem, że nigdy nie widziałem takiego poziomu wyparcia jak u niego. Natomiast ten mój znajomy powiedział: Wiesz wydaje mi się, że mylisz wyparcie z cynizmem. Czy twoim zdaniem ktoś taki jak Samuel Pereira byłby dobrym, negatywnym bohaterem literackim? Nie. Aż nie tak wiem. wysoko go nie oceniasz. Nie, nie wiem. No, nie wiem, wiesz... Żeby skończyć temat w ogóle jakby już tego, tego jakby Pereirę i to w ogóle wyczyścić. Nie? Bo mi się też wydaje, że on teraz ogląda naszą rozmowę i w jakiś sposób w ogóle go to ekscytuje, że ja się na jego temat się na jego temat wypowiadam. Nie wiem, jak się poczuł, bo ja nie odpowiadam za jego emocje i mnie też one wiesz, nie interesują. Ja miałem z nim do czynienia w życiu y, parę razy. Y, było to wiele, wiele lat temu, 11. 12 lat temu, kiedy wiesz co, no to był rok 11, 12, zupełnie inne czasy, zupełnie inna w ogóle, jakby wiesz. Um, no zupełnie inne od tych, które mamy teraz dawno temu i nieprawda. Rządziła wtedy Platforma, była nawet w takim swoim piku i jakby, no ja też byłem, tak jak wiele innych osób w Warszawie, częstym gościem. Takiego do dzisiaj popularnego i znanego lokalu Plan B. Kto był, ten był, kto wie, ten wie. No i to były też takie czasy, że... Lokal przysłynnej tęczy. Lokal przysłynnej tęczy, której ostatnio Wojtek Engelking napisał w ogóle taki bardzo mądry i ciekawy tekst. Nie chcę skłamać, bodajże w kulturze liberalnej, ale nie jestem pewien o tym, że to palenie tej tęczy było takim symbolicznym, w ogóle bardzo momentem w takiej... No, historii Polski to trochę górnolotnie można powiedzieć, ale jednak było takim aktem założycielskim tego, co potem mieliśmy przez następne lata, tego w ogóle no, zwrotu w ogóle wielkiego prawicowego w przestrzeni, w przestrzeni publicznej, w polityce i tak dalej. Natomiast wtedy, w tych czasach takich niewinnych, to wiesz, też różni ludzie przychodzili do tego planu B i przychodził tam też na przykład Pereira, przychodzili we dwóch tam z Dawidem Wilsteinem wtedy, z synem Bronisława Wilsteina. I oni wtedy mieli taką sytuację, że oni się określali tam, i mieli jeszcze parę innych osób w tym swoim towarzystwie, i oni się wtedy określali jako taka hipster prawica. Tak nazywali się wtedy, że oni są taką hipster prawicą. Ja tam z nimi jakoś szczególnie nie gadałem, ale mój wówczas bardzo serdeczny kolega, już nie chcę powiedzieć kto, osoba z kolei bardzo taka liberalna, proplatformerska, dzisiaj można byłoby powiedzieć, można było powiedzieć, lipkowa. Bardzo tam była ciekawa, to co tak naprawdę o co tym gościom chodzi, co mają w ogóle do powiedzenia, i to na jakieś tam imprezy zaczął ich ten mój kolega zapraszać. I tam parę razy z nimi, z nimi jakoś na jakichś imprezach rozmawiałem. Bardziej chyba gadałem wtedy z, jednak z tym Dawidem, bo on jednak dużo bardziej inteligentną osobą mi się wydawał od tego Samuela. I to był pierwszy mój z nim kontakt, kiedy on nie był jeszcze w ogóle żadnym aparatczykiem, tylko był tam po prostu on pisał chyba do tych pisowskich gazet, tam do Gazety Polskiej i tak dalej. Drugi kontakt mój z Samuelem był taki, że... Ja widzisz, powinienem taką książkę kiedyś napisać, jak taki był Alfabet Urbana, że każdy każdym miałbym jakieś ciekawe w ogóle hasło, ale to kiedyś na, w dawnych starość. Czasach, na starość. W dawnych czasach Janusz Atlas też pisał takie książki właśnie, że krążył po mieście i miał te swoje atlasy. Atlas towarzyski, tak, atlas erotyczny. Tak, tak, to też całkiem tak, nieźle, tak, nieźle się czytało. Tak. Potem, Potem po wkład, po miałem taką sytuację kiedyś też z Samuelem Pereirą, że go yy, poprosiłem kiedyś o pomoc. W jakiejś tam sprawie, i też muszę dla porządku obrad przyznać, że on jakby zachował się wtedy, okej, okay, pomógł mi. No była to taka sytuacja, bo widzisz, bo to też jest ciekawe, że wydaje mi się, że przed wyrokiem tego, tego niby Trybunału w sprawie aborcji, czyli przed 20 rokiem, było jeszcze coś takiego pomiędzy tymi, nazwijmy to, obozami, czy między tymi grupami, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, czy na poziomie politycznym tak było, ale na takim poziomie nazwijmy ludzi, kultury czy mediów, i tak dalej. Wydaje mi się, że istniała taka wąs, drobna linia jeszcze taka komunikacji. Jak była, wiesz, jak była zimna wojna, i byli Sowieci Amerykanie, i tam OK, nawet mieli do siebie telefon nawet w szczycie, powiedzmy, tam tego antagonizmu. Nie? I, I była jakaś linia awaryjna, i była jakaś linia kontaktu i wydaje mi się, że po 20 roku to już kompletnie się przerwało. Ale była jakaś taka, powiedzmy, linia kontaktu, że tam były jakieś takie ponad, powiedzmy, podziałowe koleżeństwa, to może za dużo powiedziane. Nie no, koleżeństwa też, ale, ale były takie sytuacje. Małe porozumienia. Małe porozum I była taka sytuacja, że po prostu mój przyjaciel potrzebował pomocy w takiej sprawie, że jego inny bliski przyjaciel miał taką okropną przygodę, którą w sumie ma do dzisiaj, że został zaaresztowany w dalekim kraju Poszedł tam do więzienia, w takim kraju, w którym raczej nikt by nie chciał pójść do więzienia. No i ludzie, którzy się tym zajmowali, mi bliscy potrzebowali kontaktu do. jako jednej z desek ratunku, tak? Był taki poseł, chyba wciąż jest posłem, taki poseł Tarczyński z PiSu, który miał w ogóle taki. chyba jego konikiem były te sprawy. Takich Polaków mających perypetie prawne za granicą. Z tego, co wiem, nie chcę teraz głupstwa powiedzieć. Także. mówię to w cudzysłowie, ale. Chyba on tam pomagał na przykład tym chłopakom z tego zespołu Decapitated, pamięta, że była ta sprawa mhm. z tym posądzeniem gwałt i tak dalej. No i oni chcieli kontakt do tego posła, i, i szukali go, i jakby zorganizował właśnie ten kontakt przez, przez Pereirę, nie? I to była taka no, przez Messengera sytuacja, ale no, muszę to położyć też na stole, że to była taka, że do dziś jakąś mam tam do niego wdzięczność, że się zachował wtedy okej, okay. Chociaż to się potem dziwnie skończyło, ale to, 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 już, to już nieważne tyle. Ty sobie, ty sobie tyle. Za, Kuba, czasami takie pytanie, po co mi ta polityka, zabieranie w ogóle głosu w przestrzeni publicznej na taki temat? Może lepiej byłoby się po prostu skupić na, na robieniu literatury? Czy, czy ważysz czasami zyski i straty z, z tej mm. swojej otwartości? No bo nie boisz się w mediach społecznościowych głównie zabierać głosu. Jak udzielasz wywiadów, no to mówisz to, co myślisz, no bo rozumiem, że z takim założeniem przychodzisz na wywiad, tak jak dzisiaj tutaj do mnie. Ale zastanawiam się, czy nie płacisz później finalnie za to, czy więcej na tym nie tracisz niż, niż zyskujesz. Ale co myślisz, że na przykład mógłbym tracić? Myślę, że na przykład może grupa czytelników, którzy są tam akurat w jakiejś opcji, może tę książkę chcieć odesłać, tak jak powiedziałeś. Czy masz myślę, to po że to odpiewać? jest, myślę, wiesz co chyba, jeśli miałbym się w ogóle tym przejmować i brać te media społecznościowe za jakiś w ogóle probierz a nie są do końca tym probierzem, bo nie wszyscy moi czytelnicy w ogóle korzystają z tych mediów i komentują te moje posty i w ogóle je widzą i czytają i, i odnoszą się do tego, co robię. To myślę, że wiesz co, dostaję bardzo dużo takich wiadomości typu, że no ja w ogóle się z panem nie zgadzam, albo uważam, że pan głupoty pisze, albo uważam, że pan, nie wiem... Kompletnie nie rozumiem o co Panu chodzi, ale bardzo mi się podobają Pańskie książki czy seriale, które Pan tworzył czy współtworzył. Także takich wiadomości też dużo dostaję. Były takie momenty, kiedy dostawałem mnóstwo jakiegoś wiesz, też hejtu, zwłaszcza przy tej całej sprawie z prezydentem i tak dalej. No to było tego, tego od cholery, chociaż większość była raczej pocieszna. Ale to też była duża skala polaryzacji. Pewnie w sensie, że albo dostawałeś słowa poparcia, tak, super, że tak powiedziałeś, albo słowa, albo jakiś hejt tych, którzy uważają, że nie wiem, nie powinni tak, po, tak się i nazywać i... urzędu prezydenta, albo są z tamtej opcji politycznej. Tak, tylko ja wtedy, też wtedy po pierwsze zostałem takim w ogóle trochę niechcianym idolem, jakiejś w ogóle grupy ludzi, której, ja, broń Boże, nie chcę teraz obrazić, ale która ewidentnie wcześniej o mnie nie słyszała, byś się na przykład nie interesowała moją literaturą, ani tym, co robię. I też zostałem jakby obiektem jakiegoś hejtu innej grupy ludzi, która była w tej samej sytuacji. No ale trudno, no musiałem jakoś to, to wiesz znieść. No, A to... masz takie momenty, że żałujesz tego? Wiesz co. Że tak sam przed sobą, przed lustrem powiedziałeś sobie, kurczę, Kuba, po, po co ci to było? Bez no, nie, nie była to sytuacja, na której bym cokolwiek zyskał. Realnie rzecz biorąc. Wbrew temu, co niektórym ludziom się wydawało. Nie zyskałem ani. Nie sprzedałem dzięki temu ani jednego dodatkowego sprzedaży egzemplarza książki. To, 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 to mogę, mogę, jestem tego pewien, bo, bo widzę te liczby i znam ich dynamikę. Mm. Najadłem się trochę stresu. Moja rodzina się najadła mnóstwo stresu. Niepotrzebnego zupełnie. I... Ale ja staram się tak nie myśleć o swoim życiu, żebym coś cofnął, czy bym mhm. coś zmienił, czy bym czegoś nie zrobił. Nie wiem, nie, nie była to sytuacja jakaś taka wartościowa, wydaje mi się, w tym sensie, że to, to wartościowe sytuacje to są wtedy, kiedy możesz na przykład nakłonić kogoś do zmiany zdania, nie? albo sprawić, że ktoś zacznie myśleć o czymś trochę inaczej, albo obracać sobie coś w głowie. No to takie rzeczy to ja wiem, że mogę to zrobić, na przykład pisząc powieść, mhm. albo robiąc scenariusz, albo nagrywając podcast, to wtedy ja mogę to zrobić. Natomiast w takiej sytuacji. No, nauczyło mnie to czegoś na przykład, wiesz, o mediach społecznościowych i tak dalej. Natomiast, wiesz, no, samo pytanie, czy w ogóle o politykę, nie? bo, bo to, to jest trochę takie pytanie czasami właśnie też widzę takie komentarze, i to nie tylko ja dostaję takie komentarze tylko większość twórców, które jakoś tam się, wiesz, określa politycznie, czy politycznie wypowiada, czy ma jakieś poglądy. Ludzie piszą coś takiego, niech pan w ogóle jakby. Przestanie się wypowiadać, niech pan da spokój, niech pan siedzi grzecznie i po prostu pisze książki i się nie zajmuje tymi, tymi sprawami. No wiesz co, poza tym, że to jest oczywiście niegrzeczne pisać do ludzi w trybie rozkazującym, ja na przykład tego bardzo nie lubię, to jest to jakieś takie bardzo naiwne wyobrażenie, że w ogóle kultura, że literatura, że, mm, że sztuka są w ogóle, powinny być jakąś taką dziewiczą ziemią, kompletnie oddzieloną. Wiesz, od polityki, no, to, to jest nieprawda, to jest mrzonka. Nie? Po pierwsze, jeśli traktujemy politykę jako szeroko, czyli polityka to nie jest tylko jakaś tam naparzanka między dwoma partiami, tylko to jest pomysł na to w ogóle nasza rozmowa taka społeczna o tym, jak powinno wyglądać społeczeństwo, jakimi zasadami się kierować, gdzie powinniśmy być, no to to jest jeden z głównych w ogóle tematów sztuki kultury i literatury. Nie? Ja wychodzę z takiego założenia, kiedyś polscy krytycy. Tacy lewicowi literacy lubili to pisać na przykład w latach zerowych, że każda literatura jest polityczna. Mi się to wtedy wydawało takie pretensjonalne i nieprawdziwe, ale teraz, już jak jestem dużo starszy, to mi się wydaje tak. Można na to popatrzeć. Każda literatura jest, wiesz, jest polityczna w pewnym sensie. Także to jest wiara w jakąś taką naiwną w ogóle wiesz, naiwną. Yy, nai naiwną w ogóle sytuację, w której, sytuacja, w której sztuka jest nieskalana politycznie, wiesz. Bo nawet jeśli masz artystę, którego twórczość niby sama w sobie jest taka nazwijmy to niewinna, nie? Na przykład, nie wiem, Zenek Martyniuk. Tak? Artysta bardzo popularnych piosenek tam Disco Polo. Ja w ogóle nie chcę teraz mówić o tym, że Disco Polo jest dobre, złe, jest dla ludzi, którzy nie mają gustu i tak dalej, kompletnie. Ale którzy... przykład jest dobry, bo wszyscy go znają. Ale wszyscy znamy Zenka Martyniuka, tak? No i jakby wiesz, no jego muzyka jest taka niewinna w tym sensie, że to są takie jakieś piosenki trochę folkowe, trochę dyskotekowe o tym, no takie po prostu do zabawy dla ludzi, o tym, że dziewczyna ma oczy zielone, czy tęsknię za tobą mamo, gdzie jest mój rodzinny dom, a cyganie taborem jadą, ajajaj, nie? No i w ogóle niby jest to takie kompletnie niewinne, pozbawione, wiesz. No ale sam fakt, że ja nie chcę teraz, broń Boże, krytykować Zenona Martyniuka, ani jakby wiesz, jako osoby i tak dalej, i nie mam takiego zamiaru, no ale sam fakt, że on staje się jedną z twarzy, totalnie upolitycznionego medium publicznego, czyni jednak jego różne gesty, jego zachowania politycznymi. I nie z można z udawać, że jest inaczej. Politycznego wie? barda w jakiś sposób. Tak, tak. tak. Znaczy, no, może nie politycznego no, barda, politycznym bardem tu mówię, Jacek Kaczmarski, ale w tym nie tylko sama twórczość jest też polityczna, czy różne gesty twórcy, artysty są polityczne. Więc. Owszem, no ja mógłbym pisać dwa razy mniej albo dziesięć razy mniej na mediach społecznościowych, i bardzo w ogóle bym chciał, i by mi się to nawet przydało. I wszystkim to by zrobiło w ogóle na zdrowie. Tylko wszystko, co ja w życiu będę robił, wiesz, będzie chociaż trochę polityczne. I mój największy problem, chyba powiem ci polega na tym, że ja w ogóle mam taki charakter. Jako takie dziecko odchowane na pan kroku, ja mam chyba trochę taki charakter, że ja muszę być zawsze w jakiejś kontrze, w jakimś sprzeciwie. To po pierwsze, po drugie, jestem człowiekiem, który cały czas się zastanawia nad pewnymi rzeczami, więc jakby moje poglądy ewoluują. Więc jeśli na przykład ktoś śledzi mnie od dawna, to może odnieść wrażenie, że ja na przykład sobie zaprzeczam, bo mówię coś innego niż zupełnie w jakiejś sprawie, niż powiedziałem jeszcze parę lat temu. Więc ja też jestem osobą taką, która przez to często kręci sama na siebie trochę taki wiesz. Potrafiłbyś, potrafiłbyś uchwycić taki pogląd, który najbardziej ci się zmienił na przestrzeni nie wiem, ostatnich dwóch dekad, bo jesteś gościem teraz po 40 po tej magicznej barierze już, więc też inaczej patrzysz trochę na świat niż, niż patrzyłeś jako 20 latek, Zwłaszcza, że tam było sporo używania różnych rzeczy. Tak, do tego możemy zaraz dojść. Wiesz, to chyba taka największa przemiana, jaką ja w ogóle przeszedłem w myśleniu. No to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że kiedy byłem dużo młodszą osobą, to jednak myślałem o bardzo tak liberalnie, libertariańsko, o, o powiedzmy pieniądzach, w świecie, powiedzmy gospodarce. Wyznawałem taki w ogóle darwinizm społeczny, jak byłem taki młody, nie, że w ogóle jakby, no tak naprawdę wygrywa najsilniejszy i rzeczywistość jest takim bardzo bezwzględnym miejscem. No i jakby no, głupiś, boś biedny, biedność, boś głupi i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba taka największa przemiana, jaką przeszedłem. To też nie chodzi o to, że się stałem jakimś zagorzałym komunistą albo lewicowcem, ale no gdzieś tam zacząłem rozumieć, czym tak naprawdę jest jakaś wiesz, współodpowiedzialność, dobro wspólne. Że wiesz, że gdzieś tam jesteśmy wszyscy razem jakimś społeczeństwem, a w tym społeczeństwie są też pewne grupy, o które o siebie powinny nawzajem dbać. I że wiesz, no. Idealny świat powinien być tak urządzony, że gdzieś tam premiujemy samodzielność i zaradność, ale z drugiej strony jakby nie zostawiamy nikogo za sobą, nie? I, i tworzymy jakieś takie no braterstwo ludzkie. To jest to utopijne, co mówię, no, ale to mówimy o jakimś punkcie odniesienia, tak? No to to jest chyba. Czyli to tak naprawdę, wiesz, że taki odrzuciłem jakiś taki skrajny indywidualizm w sobie gdzieś tam głęboko. I, I swój własny i w ogóle jakby taki, taki jednostki ludzkiej. To jest chyba jakaś taka największa przemiana przemiana jaka, taka światopoglądowa, jaką przyszedłem przez ostatnie 20 lat, tak mi się wydaje. A czy od czasów tego osławionego na całą Polskę debila e, ty... Twój stosunek też do mediów społecznościowych się zmienił, bo trochę o tym mówiłeś wcześniej w sensie, czy ty się zmieniłeś w mediach społecznościowych, bo ja widzę, że dzisiaj nawet jak ludzie mam tutaj otwartego Twojego Facebooka, jak ludzie coś do ciebie piszą, to ty tak starasz się bardziej tłumaczyć, przytulać. Nie jesteś, nie jesteś za bardzo na kontrze, to no, to właśnie mam ten przykład tutaj oddaję w takim razie nie rozpoczętą najnowszą powieść Pana Jakuba bez czytania. Możemy zrobić taki numer, jak było z książkami Tokarczuk, może pani odesłać pomazaną wyzwiskami na adres wydawnictwa, a my wystawimy na Woźb. Starasz się teraz, mówiąc językiem fizjoterapeutycznym, rozmasowywać powięzi w takie, wiesz, zamiast wchodzić w kontry do, do ludzi, bo wydaje mi się, że kiedyś jednak mocniej szedłeś po, po bandzie. Mm, mi się zdarza cały czas pójść po bandzie, tylko, wiesz, coraz częściej sobie zadaję takie pytanie, po co? Po co to robić? I bo to tak naprawdę wiesz, ja też jestem osobą trochę uzależnioną od mediów społecznościowych, bo w ogóle jestem takim człowiekiem, który się łatwo uzależnia, nie? Jakby gdzieś tam to takie dodruchy dopaminowe, nie? Że jakby coś ci daje frajdę, coś ci daje dopaminę, to razów to idziesz. I też od tego są, są media społecznościowe. I te media społecznościowe, wiesz, no same w sobie są takim miejscem jednak kurczę, bardzo, bardzo toksycznym i bardzo tak naprawdę nieprawdziwym, nie? No i sam fakt jest, wiesz, że. 95% rzeczy, które są w mediach społecznościowych, pisane, jakby to już nieważne, czy pozytywne, czy negatywne, nikt by ci tego nie powiedział jakby w życiu na żywo. Mm -hmm. Rozmawiamy teraz, jakby z boku lecą różne komentarze i jakby żaden z autorów tego komentarza nie podszedłby i nie powiedziałby tego do ciebie, czy do mnie, wiesz. Nigdy. Nie nigdy oddaje. nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek podszedł na ulicy i powiedział mi coś przykrego. Nigdy. Ja miałem raz taką sytuację, wiesz co, na spotkaniu autorskim, i to jest też ciekawe, że podszedł facet po spotkaniu, i powiedział, pan był dla mnie w ogóle niemiły w mediach społecznościowych, nie? no i tak, pierwszy odruch, nie powiedziałem tego nagłos, ale pierwszy odruch miałem taki, no to pewnie zasłużyłeś i tam coś. No ja mówię, okej, okay, co napisałem? I on powiedział mi, co mu napisałem. Już nie pamiętam dokładnie, co to było. Tak jakby nie pamiętam treści, pamiętam sytuację. A i ja wtedy, jak on to powiedział na głos, nie? Bo ja pamiętałem, wiesz, jak pisałem ten tekst nie? I, i pamiętałem ten enter i pamiętałem ten taki odruch, ale mu dostrałem. On w ogóle się sadzi i dostał kopa i z powrotem i super, nie? Kto tam na Twitterze czy to na Facebooku. Ale kiedy ten facet do mnie podszedł i powiedział to na głos, on w ogóle nie był nieuprzejmy, on był bardzo miły, w ogóle jakby to nie było jakiejkolwiek z agresji jakiejś, czy jakimś w ogóle tam, wiesz, przytyku, czy, 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 czy to po prostu on podszedł i to tak... I to po... Realność tej interakcji... Chodzi o to, że kiedy on to powiedział do mnie na głos, te zdanie, które ja napisałem, on w ogóle wypowiedział je na głos, ja go usłyszałem, nie? jakby żywego człowieka i jego głos, to ja zrozumiałem, że ja rzeczywiście byłem dla niego potwornie niemiły. Jak to się skończyło? No, że powiedziałem mu, przepraszam, ma pan rację, podaliśmy sobie rękę, podpisałem mu książkę i tyle. I jedziecie no, razem na wakacje do w tym roku. I mamy piątkę dzieci i dwa psy. Nie, nie, no ale wiesz, no tak to się skończyło. Chodzi mi o to, że generalnie zawsze należy pamiętać o w ogóle takiej totalnej nieprawdziwości tego wszystkiego i też po co w ogóle ludzie to używają, nie? Oczywiście ja też używam tego po to, bo, bo nie chcę z siebie robić teraz Dalajlamy ani kogoś oświeconego jakiegoś szczególnie, ale ludzie przede wszystkim używają tego po to, żeby jakoś wentylować emocje i nadawać jakiś piąt swojemu życiu i tyle. Nie? Tak mi się wydaje, no. Kuba przyjechał do nas dzisiaj. Ja to robię po to, tak naprawdę w większości przypadków, a nie sądzę, żebym ja się jakoś tak naprawdę szczególnie różnił od innych ludzi. Tak, złapiemy się na tym wątku, bo jest bardzo ciekawe. Ja tylko muszę Wam powiedzieć, że Kuba przyjechał do nas bardzo poważnym samochodem z, z cylindersami. Jeśli jesteście w posiadaniu takiego samochodu, a może jakiegoś innego, jakim Jakub przyjechał do nas do studia, to pamiętajcie, że Mubi zwróci Wam 150 zł za zakup ubezpieczenia OC. AC. wystarczy wejść w link, który znajduje się w opisie pod naszym wywiadem i kupić sobie najlepszą polisę szybko, łatwo, przyjemnie. Chciałbym przy tych mediach społecznościowych się zatrzymać, bo czym się różni to na przykład, że ty mm, przeczytasz negatywne jakieś rzeczy w stosunku do Ciebie albo mm -hmm. napiszesz, albo do, jak to powiedzieć dosarz jakiemuś gościowi? Odchłania wody na przykład, bo dla mnie to jest to samo. Mówię to z własnej perspektywy, to jest to samo. Mówię z własnej perspektywy. To jest to że samo. Nazywam to taką, wiesz co, taką, takim węflonem z trucizną, który jest wpięty tutaj, tutaj do żylnie i zastanawiam się, dlaczego człowiek sobie to robi. Znaczy, wiesz, no, chlanie wody, no, okej, okay, należy to rozgraniczyć, że jednak to, to nikt, jakby po dwóch godzinach spędzonych na Twitterze, nie zrobił westernu w domu, nie? i jakby albo nie, nie zabił nikogo w samochodzie, to też, też należy o tym pamiętać, albo nie wylądował na y, jakimś oddziale odwykowym z jakąś ciężką padaczką i to, to też musimy to położyć na stole, zanim powiemy, okay. że to jest to samo, co, co, co woda, ale no to mechanizm jest ten sam, nie? Jakiegoś ulgi, ekscytacji i y, 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 y tak dalej. I tak wydaje mi się, że mechanizm, y, mechanizm uzależnieniowy jest podobny tylko widzisz, kurczę. Z drugiej strony wiesz, bo my też rozmawiamy jako ludzie teraz, ty i ja, że my, z jednej strony, sobie możemy narzekać i złożeczyć, ale z drugiej strony też trochę od tych mediów społecznościowych, w naszym przypadku, ciebie jako współtwórcy bardzo dynamicznie rosnącego w ogóle, wiesz, kanału medialnego i moim jako no, autora książek, scenariuszy, ale też kogoś, kto używa. 90% mediów społecznościowych po to, aby informować ludzi o tym, co ja robię, no to one nam są trochę niezbędne, nie? Do tego, do pracy. My ich trochę jednak potrzebujemy. A jako narzędzie komunikacji. Jako narzędzie chociażby. komunikacji. Cześć, zapraszam was na program, cześć. Właśnie tak, ukazała się moja nowa książka. Tak, tak ale pytanie takie, które, na które ja nie mam wciąż odpowiedzi, to jest takie na ile ja czy nie wiem, no też ty i ludzie tacy jak my, na ile my sobie w ogóle wmawiamy że to jest nam potrzebne. Wiesz, na ile to jest... To na... jest e, łatwy wytrych, takie tak. usprawiedliwienie. To może, coś, może, to nie wiem tego. Może. No, hmm. są ludzie... Na no, pewno ja bym dużo mniej sprzedawał książek, wiesz, bez mediów społecznościowych, to na pewno jestem tego pewien. Ja zawsze podaję wyle? przykład takiego brytyjskiego dziennikarza sportowego, bo to akurat z mojej hmm. działki, Martina Samuela, który chyba trzy czy cztery razy był wybierany najlepszym dziennikarzem na wyspach, mhm. piszącym o sporcie i gość nie ma żadnych mediów społecznościowych, więc też takie wyjątki się zdarzają i, i myślę, że warto gdzieś no, tam je obserwować. No sobie. jest też taki, wiesz, no to na przykład niektórzy polscy raperzy to praktykują, typu, nie wiem, no chyba tak o Hemingway, czyli jest też taka obecność w mediach społecznościowych przez nieobecność, tak? Mhm. Jakby to, to jednak masz ten profil, nic tam nie wrzucasz, Wytwarzasz ale raz na coś wrzucisz i to też jest taka pewna Pewna taktyka, nie? Taka określona, bardzo, wiesz, jeśli to jest dobrze jakby wykonane, dobrze poprowadzone, to na pewno bardzo owocne też dla tego artysty, nie? E, wracając na sekundę do polityki. Który z polskich polityków byłby twoim zdaniem, bo chciałem taki wprowadzić mm. wątek czarnego charakteru, mm -hmm. e, bo całkiem nieźle poszło. E, mam, mam. pewnego pewnego gościa, którego mają prawo bać się czytelnicy, chociaż też tak. zaraz pogadamy. Natomiast taki polityk, który twoim zdaniem mógłby być czarnym charakterem w powieści, jaką stworzysz. Fikcja literacka jest gość, nie mówię o tym, że on jest politykiem jeden do jednego dosłownie, ale jego cechy charakteru także naprawdę mógłby przerazić czytelnika, to, to kto by to był? Zanim wymyślę jakieś nazwisko, to powiem ci w ogóle, że... Bo... Może porozmawiajmy o tym trochę, czym jest czarny charakter. Bo ja trochę też jako autor nie wierzę w czarny charakter taki. One nie występują w naturze, takie postaci, wiesz, jak nie wiem, no gargamel w smerfach, nie? Nie ma ludzi w naturze, którzy wychodzą i mówią: Ja jestem zły i teraz będę robił zło. Ha, 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 ha. To takie bardzo bajkowe mówię. albo komiksowe. Nie. Jedną z takich w ogóle bardzo ciekawych prawd o ludziach jest to, i to się może niektórym ludziom w głowie nie mieści, jest to, że każdy. Uważa, że robi dobrze. Każdy człowiek, który żyje, uważa, że robi dobrze. Każdy. Nawet, który, nie wiem, no wiesz, polecam wszystkim książkę Hanny Arendt, Eichmann w Jerozolimie. No, na przykład, która jest jakby tam zapisem rozmów z Eichmanem, który, który, którego złapano w latach 60. i który potem miał proces, nie? W, miał, miał, proces, miał proces w Jerozolimie, to jest w ogóle fascynująca. Jest ta książka, bardzo ciekawa. Z wielu różnych względów ale jakby no opis ten która kreuje psychologicznie jakby w ogóle tego faceta to ona tam pisze o takim totalnym rozszczepieniu u niego pomiędzy tym co zawodowe a tym co jakby prywatne znaczy te wszystkie mordy których on dokonał no nie własnoręcznie ale jednak wysłał mnóstwo ludzi na śmierć zabił mnóstwo ludzi to była dla niego działalność biurokratyczna jakby rządowa wiesz to jest tam w ogóle on prywatnie by nie skrzywdziłby muchy ten jest człowiek który by nie wiem wiesz kopnął psa nie i ja teraz, broń Boże, co, żeby ktoś teraz nie zrobił jakiegoś, wiesz, tam materiału, że Żulczyk mówi, że Eichmann był w porządku, tylko chodzi o pewną taką konstrukcję ludzką, której wydaje mi się, niektórzy nie rozumieją, nie? Że no dobra, tam to jest jeszcze bardzo ciekawy taki case, w takim razie. Wie, ale co to jest osobowość psychopatyczna? Kiedy dorastasz w pewnej kulturze, w pewnym systemie, to jakby, i jakby i pełnisz w nim pewną funkcję i ten system buduje całe twoje życie dookoła, to ja to potrzeba jakiejś ogromnej wolty, abyś sobie uświadomił, że tak naprawdę tkwiłeś w źle. No, Zatracasz rozumiem? wartościowanie rzeczy, tak? Tak, A też... absolutnie. A osobowość psychopatyczna? Ja nikogo, czyli... broń Boże, nie usprawiedliwiam, tylko chodzi o to, że to jest właśnie to coś, co mnie przeraża. To jest to coś, co jest mhm. naprawdę przerażające. Bo gdyby ludzie czyniący zło, po prostu tak jak, powtórzę się jeszcze raz, tak jak w kreskówce albo w filmie jakimś typu, nie wiem, Szklana Pułapka, gdzie jest, nie wiem, Gruber, tak? Budzili się rano, gdzie, aha, aha, teraz zrobię coś strasznie złego, zrobię w ogóle ter terrorystyczny, wiesz, w ogóle atak, bo jestem taki zły, ojej, no nikt, nawet najgorszy zbrodniarz, tak nie, nie myśli, nie? W tym momencie, kiedy tu siedzimy rozmawiamy, dokonują się na świecie straszliwe zbrodnie, nie? Jakby, nie wiem, no w gazie zamordowano 12 tysięcy dzieci. I ludzie, którzy to zrobili, jakby to jakbyś ich zapytał się, dlaczego oni to robią. No to oni mają bardzo konkretną narrację i bardzo konkretne odpowiedzi, dlaczego to zrobili. Także musiałem ten trochę dać ci ten przydługi wstęp, żebyśmy trochę też wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo zaraz powiem jakieś nazwisko i, 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 i wiesz. I nie chcę, czy powiem o kimś i, i zaraz wiesz, znowu się dołoży tego takiego biało-czarnego obrazu świata, nie? Że ktoś po prostu jest zły, ha, ha, ha jest mm -hmm. wiesz, demonem z bajki. To, to, to nie jest prawda, no na pewno nie o politykach, nie? I oczywiście ja mam swoje sympatie polityczne, nie? Oczywiście, że ja gdzieś tam nigdy nie ukrywałem, że jednak ja moje jakby tam, no może może nie serce, ale jakby w ogóle moje rozumienie świata jest po tej stronie takiej, no na pewno liberalno-demokratycznej, socjaldemokratycznej, nazwijmy na to. Centrolewicowej, nie wiem, jeśli ktoś potrzebuje jakiejś szufladki. Natomiast, jeśli wracamy na to, kto dla mnie w ogóle jest ciekawym literackim bohaterem z polskich polityków, w ogóle kto mnie jakoś interesuje, gdybym miał kiedykolwiek coś spróbować zrobić. Jarosław Kaczyński. Tak, na pewno. Na pewno to jest bardzo ciekawa postać. Pod kątem w ogóle takiej się ucieszy, bo I teraz to, właściciel, ktoś... to właściciel naszego Myślę, kanału. To nie do... A, no tak. Ale dlatego ja o tym przecież powiedziałem. Ja dlatego też zadam Ci to pytanie, dlatego bo to wszystko było wyrejestrowane wcześniej. No tak, no przecież Krzysiek rano pisał, powiedz o Kaczyńskim, bo ten. No dobrze nam się to udało zagrać, Super, bez nam próby. Się udało, i wszyscy są zadowoleni. <laughs> Krzysiek zadowolony, pan Jarosław jest zadowolony, w srebrnej wszyscy zadowoleni ale, ale rozumiem, że zmierzasz raczej do czegoś takiego, że to jest postać w jakiś sposób tragiczna. Nie, nie do końca chodzi o to, nie rozmawiamy Myślę, teraz na o pewno. czarnym charakterze, tylko o postaci pewno jest to postać znaczy jest to wielowymiarowej, tak? Jest to postać, na przykład, która wyrządziła strasznie dużo zła, ale wyrządziła po prostu strasznie dużo zła, dlatego że coś, moim zdaniem, mówi o swojej perspektywie, tak? Ja też nie jestem jakimś ekspertem, ani wiesz od, od Jarosława Kaczyńskiego, ale z tego co o nim wiem, co o nim czytałem, co interesowałem się jego postacią, no to jego różne takie ogólne jakieś pryncypia, jakieś ideologiczne, czy to różne rzeczy, które on myśli o Polsce, no są takie nieprawdziwe, no trochę I, i z nich potem to na przykład to jego założenie, które, no on miał. Podobno od zawsze i, i, i ten jego mistrz, którego prawa uczył ten profesor Enerlich też miał takie założenie, że jakby prawo, legislacja jest narzędziem. Nie, nie jest jakąś opoką, o którą wszystko jest oparte, tylko jest narzędziem, które można zmieniać w imię jakichś tam wyższych racji. Nie? Czy jego założenie jakieś takie, że Polska może być tam wiesz, geopolitycznie samodzielna, nie? może być jakimś samowystarczalnym imperium, które żyje wiesz, zupełnie niezależnie od wschodu, i Zachodu, że można taką operację przeprowadzić. No, no to, to nie wiem, no ja się z tym nie zgadzam i uważam, że to było szkodliwe myślenie dla, dla Polski, które spowodowało dużo różnych złych rzeczy. A do tego oczywiście te wątki prywatne i tak dalej. Także no to jest bardzo, wiesz, bardzo bardzo, to bardzo jest to postać, która, która mnie interesuje. No. Ale znaczy, ja też jestem człowiekiem jakoś tak bardzo interesującym się polską polityką, historią polskiej, um, polskiej polityki. No strasznie ciekawą postacią, też no ci najciekawsi to też już chyba nie żyją niestety, wiesz, nie wiem, no Kuroń był strasznie fascynującą postacią, nie? E, myślę, że Ludwik Dorn był bardzo, bardzo w ogóle interesującą i, 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 i ciekawą postacią, też był takim prawdziwym, wiesz, też intelektualistą i że to, ty, to, że też był Żydem, wprowadza taką w ogóle, wiesz, czyni jego sytuację taką egzystencjalną w tej polskiej polityce i w tej, w tej historii bardzo, 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 bardzo taką interesującą. No. Ja chciałem przeskoczyć do bohatera, którego ty stworzyłeś, ślepną do świateł i jakby przeszedł mhm. płynnie do kontynuacji, czyli dawno temu w Warszawie, które tutaj leży przed tobą. I nasz kolega Łukasz powiedział, że po raz pierwszy w życiu wziął autograf od pisarza, więc e, e, możesz czuć się wyjątkowy. Zastanawiam się, czy wyjątkowy autograf od jakiegoś pisarza, nie, no wziąłem parę razy. No. Od kogo wziąłeś na przykład? O, na przykład wziąłem od takiego e, wspaniałego pana, który już nie żyje, autora takiej powieści Rudolf, taki nie, niezapomniany zupełnie polski pisarz emigracyjny, pan Marian e, Pankowski, który, kiedy ja debiutowałem, to akurat takie wydawnictwo krakowskie Hart robiło wznowienie, wznowienia tych książek, próbowało jakby z powrotem go przywrócić do świadomości, w ogóle, że taki człowiek istnieje. To był jeden z takich też prekursorów chyba takiej literatury queerowej, takiej gejowskiej w Polsce, nie? Bo Rudolf to jest taka książka, z tego co pamiętam, o miłości, jakiejś takiej relacji homoseksualnej w obozie koncentracyjnym, nie? Napisana w latach tam 40 -tych, 50 pięćdziesiątych. No i ja go poznałem na targach książki, to był no, niesamowicie przemiły w ogóle, jakiś taki starszy człowiek, wyjęty żywcem z innej epoki, mówiąc jakąś taką niesamowitą w ogóle polszczyzną, kurczę, która już jest niepodrabialna i nie do powtórzenia. Spędziłem z nim chyba godzinę, bo jeszcze wtedy byłem, to był 2006 rok, więc nikt do mnie nie przyszedł na stoisku, bo nikt mnie nie znał, ale obok siedział pan Pankowski i tak godzinę rozmawialiśmy. I bardzo nam się miło rozmawiało, pomimo tego, jak. I stamt... Miałeś czas pogadać? 60 paru lat różnicy, które nas dzieliło, i... i tak od niego wziąłem autograf. I wydaje mi się, że parę lat temu wziąłem autograf od Andrzeja Sapkowskiego. Okay. Autograf, z którego najbardziej jestem dumny w swojej kolekcji, chociaż nie zbieram autografów. Mhm. Za, kiedyś za pomoc powstańcom dostałem taki, taką limitowaną edycję tytułu Romka i Atomka z autografem, z edykacją. Papcia Chmiela. Chmiela. I no. to, pomyślałem po, sobie, to musi stać w domu na honorowym miejscu, nie oddam tego. To też była niesamowita Miko. postać, Papcia Chmiel. Nieprawdopodobny e, facet. Natomiast e, chciałem ciebie zapytać o tego, o tego Dario. Myślisz, że Dario byłby taki e, straszny, gdyby nie rola, którą stworzył Jan Frycz? Że spodziewałeś się, że on tej postaci nada aż Taki ton, i no nie wiem, właściwie to się stała kultowa postać. Myślę, że śmiało możemy użyć takiego zwrotu. Mm -hmm. um, natomiast on w tej drugiej części, dawno temu w Warszawie, ewoluuje w taki komiks, moim zdaniem, trochę, w taką już groteskę. I przychodzi taki moment, kiedy balon pęka i już się go przestaje bać. Że staje się dla mnie trochę taki, wiesz, śmieszny. W pierwszej Ale części. W mam... drugiej części, ta, tak? Tak. No Kiedy to już jest... Bo tak, taki był cel. To już ma tak, być tak, tak. Że, cel, no. że nie, nie jest już, już tak nie niestraszy. Tak, no bo wiesz, no, w ogóle idea napisania kontynuacji czegoś, co było odniosło tak duży sukces, no bo w Polsce to był, wiesz, ogromny sukces. Ten seria, serial to w ogóle stał się, wiesz, też dzięki temu, że Krzyk konieczny go tak fenomenalnie wyreżyserował. Też razem też pisaliśmy scenariusz, no, ale to już nie ma zresztą, co się w ogóle tam... Wszyscy wiemy, że jest to, śledząc od świata, była popularna sytuacja. No i pisanie, wiesz, kontynuacji było obarczone różnymi... Słuchaj, no, takimi wątpliwościami, pytaniami, które ja sobie zadawałem jako autor, co z tym zrobić, gdzie to zaprowadzić, jakby co. By... Ale najważniejsze pytanie w tym wszystkim było, najważniejsze pytanie było dla mnie, było takie przede wszystkim, co mnie będzie interesowało, co dla mnie będzie ciekawe. No, bo to ja będę musiał tę książkę siedzieć i pisać ją rok, a potem ją jeszcze pół roku redagować. I co jest, no, ciężką pracą. No, nie chcę teraz zrobić z siebie jakiegoś w ogóle stachanowca. Są cięższe zajęcia na tym świecie niż pisanie książek, ale też, no. Wydaje mi się, że jest trudniejsze niż wydaje się to ludziom, którzy tego nie robią. Zresztą też piszesz książki, wydaje mi się, że możesz to poświadczyć. I no, postać Daria, która była trochę taką osią, no to była. Myślałem o niej najwięcej, co z nią zrobić, gdzie ją zaprowadzić, wiesz. I, i, i doszedłem do wniosku, że jeśli. Ja będę po prostu szedł dalej w tym, co było w tej pierwszej części, starał się zachować, tak zatrzymać go w miejscu, takim jakim ludzie go poznali wtedy. To wtedy ta książka mi się na pewno nie uda, że ja muszę go w jakąś stronę pchnąć, muszę go gdzieś rozwinąć. Czy on był dla ciebie ważną postacią w tej całej układance? Bardzo, bardzo, bardzo. Ale no, przede wszystkim chciałem z niego zrobić w ogóle jednak w całej tej takiej jego niedoskonałości żywego człowieka. Nawet kosztem tego, że on trochę straci tego waloru, tego, tego że jest taki przerażający, że staje się trochę tragikomiczny, trochę, bo on też, nie chcę spoilerować tym, którzy książki nie czytali, ale on się tam okazuje takim człowiekiem, nie wiem, takiego słowa szukam, też trochę niedołężnym. I, I wydało mi się to bardzo ciekawe, nie? bo dla mnie to ciekawe jest, ciekawy jest moment, kiedy ta postać, którą ja wymyśliłem... Fikcyjna, papierowa, zaczyna w ogóle nabierać cech żywej osoby. Nie? Staje mm -hmm. się żywa, staje się taka no, prawdziwa w tym sensie, że może nie, że mogłaby się wydarzyć, tylko rzeczywiście staje się takim człowiekiem, a nie jakimś takim po prostu fantomem, jakimś, jakąś, jakąś jakąś taką figurą. Tylko ma jakąś swoją po prostu psychologię, ma jakąś swoją tajemnicę, ma jakąś swoją słabość i, i, i to mnie zawsze, zawsze ciekawi. Ciekawy jestem, jakie jest Twoje zdanie, bo dzisiaj sobie pomyślałem, hmm rano gdzieś tam przygotowując się do, do naszego spotkania, do naszego wywiadu, akurat przejeżdżałem obok swojego bloku, zawiozłem córkę do przedszkola, przy stacji benzynowej hmm. się zatrzymałem i słuchałem waszego Pierwszego odcinka z Jurkiem Strachotą waszego podcastu mm. Coś Pać po odwyku, dlatego że wcześniej zdarzyło mi się słuchać odcinków z gośćmi. Mm -hmm. Pomyślałem sobie, przypomniałem sobie, że nigdy nie słyszałem tego pierwszego odcinka, kiedy wy się przedstawiacie i jakby mówicie ludziom, dlaczego w ogóle nagraliście, e, zaczniecie nagrywać ten, ten cały cykl. Zresztą tak. wszystkim serdecznie polecam, bo to jest. Pierwsza seria jest cała taka bardzo jest fajna. Część, o, część odcinku, znaczy, chyba, fajna ale... to nie jest słowo, które pasuje, no ale na pewno bardzo wartościowa rzecz do, do wysłuchania. I Wy mówicie no, o ciężkich tematach, o tym, jak zmagaliście się ze swoimi. Ze swoim uzależnieniem, jak mm. z tego wychodziliście, ja parkuję na stacji benzynowej, która znajduje się obok słynnej izby wytrzewień na kolskiej w Warszawie, kto jest ze stolicy, ten doskonale wie, co to za miejsce. No i wychodzi pan i mówi do mnie, przepraszam bardzo, rozpada się wręcz na moich oczach. Ja potrzebuję trzech złotych do piwa, żeby pan mi kupił piwo. Bo jak ja tego piwa nie wypiję, to po prostu nie dam, mm. nie dam sobie rady, widać wszystkie symptomy alkoholizmu wymalowane na twarzy i. A ja jestem w trakcie słuchania tego, o czym wy mówicie. Wiesz, mam taki totalny mindfuck w głowie. Mhm. I, I mówię do niego, wie pan, co, to ja pana bardzo przepraszam, ale niestety nie mogę tego zrobić. Nie mogę, bo nie uważam, że to jest jakby ratunek dla pana w tej sytuacji, że Pan wyszedł z izby i, i będzie pan pił piwo. I on e, zobaczyłem jakąś taką iskierkę zrozumienia, że jakby on wiedział, że ja mam rację, już nie było polemiki tutaj. Poszedł, e, poszedł sobie dalej i wiesz, co wsiadłem do samochodu i pomyślałem sobie, że dużo straszniejszą postacią dla mnie niż Dario jest Kania. Dlatego, że takich gości jak Kania jest więcej. Oni, wiesz, takich gości jak Dario zdarza się rzadko, a takich jak Kania pewnie... Pełno ich jest. jest ich pełno. Kania pełno to oczywiście bohater, dla tych, którzy nie wiedzą, bohater informacji zwrotnej. Serialu i ksio... No, ksio... powieści, serialu powieści serialu. i serialu. serialu. Główny bohater, czyli, czyli były tak. muzyk, który... No, właściwie, demoluje doszczętnie życie swojej, swojej rodziny poprzez swój nauk. Zgodziłbyś się z taką, z taką tezą, że Kania jest gorszy niż Dario? No tak, bo on robi coś naprawdę przerażającego. Eee, czyli on po prostu krzywdzi ludzi, którzy mu najbardziej zaufali, nie? którzy go obarczyli po prostu bezwzględnym, stuprocentowym zaufaniem. Czyli swoje, dzieci, swoje, swoje żone. dzieci, swoją żonę, wiesz, swoich przyjaciół i, i on ich zdradza, nie? On dokonuje takiej w ogóle fundamentalnej zdrady. On dokonuje takiej najstraszniejszych takich zbrodni, takich zbrodni życia codziennego, wiesz, zbrodni dnia codziennego. nie. I wydaje mi się, że jakimś też takim pytaniem tej powieści, tego serialu, um, jest to, czy wiesz, czy taki człowiek w ogóle znowu, to też jest człowiek, który robiąc to, co robi, myśli, że robi dobrze. nie? Jest przekonany. Jest przekonany o tym. Nie? Zwłaszcza, że w ogóle wiesz, no, alkoholik, w ogóle osoba uzależniona, to w ogóle te bajki, które sobie. Każdy wiesz, każdy żyjący człowiek ma w głowie jakąś bajkę na swój temat, nie? ale ta bajka alkoholika to w ogóle jest w 4K w Technikolorze i w ogóle ma 20 sezonów. Nie? I, I on jest przekonany, wiesz, w każdym, na każdym etapie tej historii, dopóki. No nie chcę opowiadać zakończenia, to ani głównego punktu zwrotnego, ale on bardzo długo jest przekonany, że wszystko, co on robi, jest dobre, wartościowe, prawdziwe. I cały świat go wokół I nie cały rozumie. Cały świat go w ogóle... Wiesz, no to, to jest taka sinusoida, Albo wszyscy go kochają, wszyscy są wspaniali, albo nikt go nie kocha i wiesz, wszyscy go nienawidzą i nikt go nie rozumie. Nie? Ale tak, no to, co on robi, to jest, to jest, to jest, to jest rzeczywiście prze, przerażające, bo ja po prostu takich historii też sam na żywo, na własne uszy usłyszałem jakby dziesiątki, i, i, I dzieje się to codziennie. Dzieje się to prawie wszędzie i dzieje się to w ogóle, wiesz, w tysiącach domów, kiedy, 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 teraz, kiedy teraz rozmawiamy. No. I, I jest to banalne bardzo, ale wydaje mi się, że przez to właśnie super. Super przerażające. No. A czy to była najtrudniejsza dla Ciebie powieść do, do napisania przez to, że musiałeś troszeczkę no, pogrzebać też w sobie? Bo choćby to, sam zwrot, informacja zwrotna pochodzi hmm. z terapii grupowej, to ta informacja, którą dostajesz na terapii... Um... Kiedy opowiadasz o swoich problemach. Zresztą w jednym z podcastów waszych mówiłeś o takiej sytuacji dość zabawnej, kiedy żaliłeś się na temat swojego związku z tamtych hmm. lat hmm. i nagle 60-letnia pani powiedziała: Nie rozumiem, o co panu w ogóle chodzi, ale ma pan ładny głos. Była taka sytuacja, no? Była taka sytuacja. I, Był i, bardzo śmieszna. I chodzi mi o to, że będąc wśród tych ludzi, czy nie jesteś też czasami rozdarty, że. Ta terapia to jest coś takiego bardzo intymnego. Ludzie zwierzają się ze swoich problemów, a ty później robisz z tego dużą literaturę. No tak. Ty ale bardziej ty... uważasz, że ta literatura ma walor edukacyjny i warto o tym napisać, żeby inni ludzie zobaczyli, że takie rzeczy naprawdę istnieją. No czy wiesz, po pierwsze, to tam no to nie jest tak, nigdy, że bierzesz jeden do jednego. Bo to jest po prostu nieeleganckie i takie, jednak wiesz, też brzydkie. nie To komuś by tej się tej mogło historii, zrobić, przykro. Wiesz, no, no tak, nie? A jak już chcesz jeden do jednego, no to tak lepiej poinformować albo się zapytać. Po drugie, ja trochę miałem pozwolenie, trochę nawet byłem do tego nakłaniany wtedy przez tych swoich kolegów i koleżanki, których serdecznie pozdrawiam, jeśli oglądają. I byłem taki, no to kiedy o nas napiszesz, ty piszesz, kiedy o nas w ogóle tam wiesz, coś zrobisz. No, czyli, czyli chcieli podpuszczać strasznie, strasznie mnie podpuszczali. Ale po trzecie, wiesz, mi się do dzisiaj zdarza coś takiego, że kiedy na przykład przychodzę na meeting AA, nie? A chodzę sobie czasami. I bardzo polecam każdemu, kto w ogóle ma jakiś problem i się zmaga, to żeby jego pierwszy, pierwszym krokiem było jednak takim doraźnym pójście na, na meeting anonimowych alkoholików, i, i bo, bo jest to coś, co może po prostu uratować komuś życie. No i tam jest taka na początku sytuacja na tym meeting, żeby, żeby to było jasne, bo to jest zupełnie coś innego niż terapia, tak? Terapia uzależnień to jest jedna zupełnie odrębna rzecz, a AA, wspólnota, meetingi to jest druga rzecz, to bardzo się to od siebie różni. I to są jakby dwie drogi w ogóle wychodzenia nie? Z, z alkoholizmu czy z narkomanii i tak dalej. Mm, najlepiej robić obie naraz, ale jest coś takiego, wiesz, na meetingu na początku, że czyta się ten statut tej wspólnoty A, który jest taki sam na całym świecie. Czyta się ten, jakby tam, no, taki statut w punktach, i tam jest taki jeden punkt, że przysięgamy zachować anonimowość względem mediów, radia i telewizji. Nie? Ja zawsze, jak przychodzę na ten meeting, i mam się, jako, kurde, tylko że nie dali mi tego punktu do przeczytania. Po prostu ja ten punkt złamałem 50 tysięcy razy i po prostu jest mi zwyczajnie jakby głupio. Czy miał bo, ktoś pretensje kiedyś? Nie, ale to jest, chodzi o taki swój taki moment, że ci tak robi, no kurde, nie? I wiesz, oczywiście dzięki temu ja zdaję sobie sprawę, że ja czy Julek Strachota zrobiliśmy dzięki temu też dużo dobrego, że pomogliśmy ludziom, ale jest coś takiego, no kurcze, jednak ja zrobiłem duża część tej mojej drogi, czy tej mojej w ogóle kariery, to, to, to jest to. No, no Zrobiłem o tym powieść, zaadaptowaną na świetny serial. Nagrałem o tym podcast, mówię o tym otwarcie i, i jest to, wiesz, jest to, jest to duża część w ogóle mojej też drogi mówienia o tym. No i mam jeszcze kurde, no ten punkt jednak złamałem wiele, wiele razy, ale mam nadzieję, wiesz, mam nadzieję, że ku dobremu. No. A propos robienia dobrych rzeczy, bo tematy są ciężkie i pewnie jeszcze do nich będziemy wracać, wiecie dobrze, że przy okazji godziny zero razem z Paluchem... Współpracujemy tutaj po to, żeby pieski. Ze znalazły... schroniskiem, paluchu. Tak, ze schroniskiem na paluchu. Współpracujemy, żeby, żeby Pieski znalazły swój nowy dom. I teraz taki pies jest do nas zaproszony tutaj. Dostałem informację, że jest mały, to widać na załączonym obrazku. Ma przeurocze imię. To imię to Piernik. O, piesek. I są już dziewczyny, no, chodź, 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 chodź. do których też się przyzwyczailiście. Cześć, witam was bardzo Cześć. serdecznie. Dostałem takie info, że no ale najlepszy main stage dla naszych no psów jest tutaj. Tak, on jest wyjątkową mamą. Troszeczkę z młotą. Miło was tak? widzieć ponownie. Cześć. Czy on się boi bardzo? Troszkę się boi, o, na pewno tak. nie gryzie. Tam nie gryzie, tak? Miły piesek. Tak. No bo trochę słabo widzi, stąd też takie tak może jest. być. E, jaki jest jego wiek? Ciężko pewnie. Ciężko ocenić około tak? 10 lat. Między okay. 90 a 150, bo to jest taki. No starszy pan. Wiecie, tutaj. piernik, bo stary piernik, ewentualnie a, okay. dlatego, że dobry, taki nie za słodki, nie tylko. Myślałem, sam że raz... chodziło o jakąś kolorystykę, o bo to bardziej brązowy mi się wydawał w obrazku. Tak, ale... ale to jest, o, jak widać, bardzo miły, starszy kulturalny piesek, więc nie załatwia się w domu. Wie... Jak długo jest u was? E, on jest u mnie, bo ja. Jestem domem tymczasowym. Okay, czyli u ciebie w domu tymczasowym. Tak sobie. jest. Współpracuję z Fundacją Przyjaciele Palucha i ze schroniskiem. I mam go tydzień dopiero. Więc jest jeszcze świeżym nabytkiem, ale jak na razie dał się poznać z jak najlepszej strony. Widać, że zna to życie domowe. Mm -hmm. no, Chcę podkreślić też, przepraszam, że ci to tylko podkreślić, że warto zwrócić uwagę na psy, które są w domach tymczasowych, bo to nie znaczy, że one są zaopiekowane i już są w domu. Dom tymczasowy jest tylko przystankiem na drodze do domu stałego. W schronisku byłby jednym z dziesięciu setek starszych mhm. psów. To jest taka pułapka też w myśleniu, że dom tymczasowy, nie boicie się tego czasami, że ludzie mogą pomyśleć, dom tymczasowy, czyli właśnie ma, ma już dom, to jest jedno pytanie, a drugie do ciebie. Czy jeśli jest u ciebie w domu tymczasowym, to no, nie masz czegoś takiego, no, niech zostanie, jest taki no, fajny. Jeżeli chodzi o pierwsze, to tak, boimy się. Dlatego, że właśnie to jest taka pułapka w myśleniu, ale jak najbardziej psy w domach tymczasowych czy hotelikach potrzebują tych domów, no bo jak one nie pójdą do domu, to my nie pomożemy kolejnemu. A jeżeli chodzi o mnie, to ja już to robię ładnych parę lat. To jest mój dziewiąty pies na tym czasie. Także to jest taka moja mała misja, więc on musi znaleźć dom, żebym ja mogła pomagać kolejnemu. Okay. Czyli... Ale faktycznie nie jest to łatwe, bo ja na przykład też tymczasowałam i emocjonalnie za bardzo się przywiązywałam do psa, więc nie każdy to może zrobić. No właśnie myślę sobie z takiej perspektywy, Mać że proszę, ktoś, kto nie jest pozbawiony nie empatii, to jest mu pewnie dziękuję. trudno się pożegnać. Słuchajcie... No, Strasznie łatwo się zakochać, nie? W takim psie. Tak, ale no jeżeli no. nie ma dla nas większej przyjemności, niż znalezienie stałego. Tym, co... Idealnych stałych domów. My, ja też mam już swojego psa, więc wiem, że to byłby jeden z dwóch moich psów, a, a mój poprzedni tymczas znalazł świetny dom, po prostu, i wiem, że ja bym nie była lepszym domem, więc to nie ma nic piękniejszego dla nas, niż znalezienie tym. Czyli tym tak, bierzcie też psiaki z domów tymczasowych. Oczywiście to nie jest takie o. łatwe. Bierzcie, najpierw musicie spełnić określone warunki, zostaniecie prześwietleni, e, sprawdzeni. Tak, najpierw Piernicz. musicie zadzwonić, bo wydawałoby tak. się, że tu Uj, będzie Pierniczek. Po mnóstwo gadać. telefonów. A tak naprawdę nie mamy wcale mnóstwo telefonów, często nie mamy żadnych. Chodź, 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 chodź nie bój się. No, Numer nie, telefonu uh, macie tutaj no, na grafice. Intresująca sytuacja. Możecie, mhm. możecie śmiało dzwonić, piernik jest do wzięcia, także e, super dziewczyny. Dzięki za to, że wpadłyście dzisiaj do nas. My wracamy do, super, e, do naszej rozmowy. No. a i pozdrawiamy. A my się pewnie będziemy niebawem e, widzieć. Cześć, trzymajcie się. Najciekawsza część programu, najsympatyczniejszy <noise> uczestnik. Jeszcze, jeszcze słuchajcie, dostaję na ucho informację, że pies, który tutaj był ostatnio, o w bardzo wdzięcznym i dźwięcznym imieniu Bążur-Bążur. Bonjour, bonjour. <noise> o, o, to jest on, proszę. I nikt go nie wziął. No słuchajcie, jak ktoś. Jak, jak może być w ogóle taka sytuacja, że ktoś nie wziął takiego psa? Proszę natychmiast. Ale zostały kolej. My też podamy numer telefonu, tak, żebyście mogli zadać pytania Kubie. To jest jeszcze Kenia, która była u nas tutaj przy okazji pierwszego, pierwszego programu, kiedy startował kanał Zero. I także można oczywiście zadzwonić, zapytać. Są dziewczyny, Hania Andzia, które odpowiedzą wam na wszystkie pytania. Ty masz psa? Miałeś psa kiedyś? Uh -huh. Teraz mam kota, nie mam psa, ale miałem parę psów. No. Kot łatwiejszy do zostawienia. Tak, czy do zostawienia w sensie na parę dni, że sobie poradzi, no, tak, do domu. No, znajomy tak, znajomy, wiesz, tak. pojedzie, ogarnie sprawę. No tak, mamy taki tryb życia, że no z psem to już byłoby trudno, nie? Że wiesz, że kot jest jednak łatwiejszy do ogarnięcia, bo tak żyjemy dynamicznie, często wyjeżdżamy i razem, i osobno, także, także z tym kotem rzeczywiście jest łatwiej, ale na pewno chciałbym mieć jeszcze kiedyś psiaka, to na pewno. Ja strasznie lubię i psy, i koty. Nie, ma, nie mam też w ogóle faworytów. nie mam typów, nie? Że jedno albo drugie... I koty, i po prostu lubisz zwierzaki. Tak, tak, tak. Chciałem Cię zapytać o taką rzecz jak. Środowisko literackie. Czy w tej chwili w Polsce w ogóle istnieje coś takiego? że wiesz... Nie wiem. Wyobrażałem sobie zawsze, jak byłem dzieciakiem i czytałem książki i słyszałem o jakichś starszych panach, którzy Aha. pykają fajkę i spotykają się na Nowym Świecie w Warszawie, że oni się wymieniają jakimiś informacjami i konkurują ze sobą, ale to jest taka zdrowa rywalizacja, która ich napędza. Czy dzisiaj, jakie są relacje no jest, pomiędzy jest, pisarzami jest, w Polsce? jest coś, ale. Czy jest... Wy sobie płyniecie tak po prostu ja jestem jak osobne na osobne okręty? Kompletnym. Przepraszam, ja jestem na aucie kompletnym, nie wiem zupełnie nic. No. Mam teraz najgłębsze relacje, mam z Julkiem Strachotą, z którym założyliśmy firmę i robimy różne rzeczy cały czas, i, i podcastowe, i wydawnicze, i mamy relację taką przyjacielską i trochę biznesową. Julek w ogóle się obraził, powiedział, że on już nie jest pisarzem, on nie pisze książek i teraz jest taki obrażony, mam nadzieję, że mu przejdzie, bo, bo uważam, że jest świetnym autorem, ale, ale tak to ja jestem, powiem ci, na, na kompletnym jakimś w ogóle teraz yy, kompletnie jestem poza tą, 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 że tak powiem, strefą interesu. Są jakieś środowiska chyba, no jeszcze do niedawna z tego, co wiem, ale to musiałbyś pogadać z jakimiś insiderami, bo jakieś bardzo silne środowisko literacko-dziennikarsko, artystyczno-teatralne, skupione wokół warszawskiego lokalu amatorska, ale ja ci powiem, że ja przecież tam chyba nawet nie, nie poszedłem, bo jest tam klimat taki chyba dosyć włóczany, no co dla mnie to tam nie ma za bardzo nic do roboty, no w takiej, w, takiej, w takiej sytuacji oczywiście nie chcę też nikogo krytykować, tylko to po prostu po co miałbym tam iść, skoro bym się nudził. Z większością jakby ludzi piszących obecnie no to relacje mam takie, wiesz, non-existent powiedziałbym, albo dosyć oziębłe, albo w ogóle w ogóle nie nieistniejące. Nie Większość takich relacji koleżeńskich no, po prostu jakoś wygasła. Także no, jest to, ale ja kompletnie nie czuję się, wiesz, tego częścią i zawsze byłem chyba jakoś tak, tak z boku, mniej lub bardziej, no a teraz, teraz to już w ogóle chyba jestem, jestem poza. A na pewno nie ma czegoś takiego, co, wiesz, uczą cię, na przykład jak pójdziesz na polonistykę nie? i cię ucząsz tam, jacyś coś byli, wiesz. W innych epokach, w jakiejś młodej Polsce, jacyś skamandryci czy coś takiego, jacyś ludzie zarażeni jakąś wspólną pasją, wizją, to, to, toczący jakieś dyskusje, jacyś natchnieni, jeszcze jakaś taka bohema i tak dalej. Pamiętam, jak studiowałem w Krakowie wiele lat temu, no to coś takiego trochę, powiedzmy, funkcjonowało. Hmm, ale teraz mi się wydaje, że już chyba tego totalnie nie ma. No to to chyba znak czasów, prawda? Bo myślę, że ta atmosfera taka barowo-kawiarniana i te dyskusje to, to była domena dawnych czasów. Ja sobie przypominam taki cytat z znanego norweskiego pisarza Jonesbo, autora kryminałów oczywiście poczytnych sprzedawanych na całym świecie. On powiedział, że też miał taką grupę kumpli, gdzieś tam się spotykali w Oslo, w barze. I tak mówi, że mijał rok drugi. Rozmawiali cały czas o literaturze, jak to zmienią norweską literaturę, że oni będą przyszłością norweskiej literatury. No ale mówi, że jak tam poszedł Enteras to nagle zdał sobie sprawę, że musi wsiąść na rower, pojechać do domu I, i zacząć pisać, bo jak on nic nie napisze, to nie zmieni nigdy tej literatury. I to ostatecznie mu się udało. Nie wiem, czy zmienił norweską literaturę, ale na pewno zrobił jej niezłą reklamę swoimi książkami na całym świecie. I myślę, że dzisiaj też tak jest, że ktoś, kto no nie jest stachanowcem, w sensie nie, siedzi nie, nie naparza w tą klawiaturę, to chyba Piotr Wereśniak, czyli autor scenariusza do słynnego Killera. Kiedyś mhm. czytałem takie zdanie jego, że pisanie to jest tak naprawdę... Ból dupy. Siedzisz i po prostu. No, oczywiście. Musisz są pisać. roboczo godziny, no. Są roboczo godziny i nie ma w tym nic, jakby. Najciekawsze w pisaniu, no niestety, jest to taki zawód, w którym najciekawszy jest ten jego owoc. Miejmy nadzieję, że jest najciekawszy, bo to nie zawsze wiesz, nie książki. Są Chcesz, najciekawe. żeby był najciekawszy. Chcesz, żeby był najciekawszy. Mm, no jest, wiesz, masz jakąś frajdę w momencie, kiedy powiedzmy robisz research, nie? Research to jest taka zmitologizowana część pracy, że spotykasz się z kimś najlepiej ciekawym albo trochę takim w ogóle, wiesz, ekscytującym albo z jakimś takim trochę złym człowiekiem, ale, ale i, 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 albo na przykład, nie wiem, zatrudniasz się gdzieś, są różni autorzy, którzy robią takie legendy na temat tego swojego researchu i przygotowywania się do pisania książek, ale też no, większość tego researchu jest po prostu czytanie książek, uh -huh. innych, którzy napisali inni ludzie, nie? I, I no też nie jest to nic jakoś w ogóle dla większości ludzi interesującego. I wiesz, no ludzie próbują doszukać się, ludzie zainteresowani, wydaje mi się, literaturą yy, i czytający książki próbują się doszukać czegoś ciekawego w tym. W tym w tym zawodzie, i, i na przykład wiesz, mnie na przykład zadziwia, kiedy ja dostaję takie pytania, na przykład jak pan pracuje, na czym polega moja praca, jak wygląda mój dzień i tak dalej, ponieważ no, wydaje mi się to wiesz. No, Możemy zaprezentować. Kom kompletnie nieinteresującym. <gry> Albo może ja nawet też nie potrafię o tym interesująco opowiadać, ale, ale to jest generalnie taki z boku patrząc, nudny zawód, bo to, co w nim jest po prostu najciekawsze, dzieje się w środku. I to, co jest dla ciebie jakby najbardziej ekscytujące, dzieje się w środku. I oczywiście czasami musisz coś przeżyć, musisz czegoś doświadczyć, musisz kogoś spotkać, musisz kogoś poznać, porozmawiać z kimś, nie? Ale, ale większość tej roboty jest taka, powiem ci, dosyć, dosyć nudna. No. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o takie, wiesz, też... Dlatego też, o, dlatego też dużo autorów lubi sobie ubarwiać życie, wiesz, robiąc na przykład kręcąc dramy w mediach społecznościowych, albo sobie wplątując się w różne jakieś awantury i tak dalej, żeby może dla jakiegoś po prostu, nie wiem, żeby dodać temu wszystkiemu trochę koloru. Teraz się tak trochę nabijam, ale, ale, ale może to też o to chodzi, nie? Ja się teraz nie nabijam, zupełnie na poważnie mówię, że mamy pierwszy telefon dzisiejszego wieczoru i o. od razu pytam, kogo, kogo witamy. Cześć, Maciek z tej strony. Cześć. Cześć, Maciek. Cześć, cześć, cześć. Chciałem, Mam pytanie do Kuby. Chciałem się go zapytać o nieco starszą książkę, mm -hmm. mianowicie o, o Radio Armageddon. Jak ją, o. Czytałem jakiś czas temu, to, jak ją czytałem jakiś czas temu, to miałem wrażenie, że no, na jakimś tam poziomie inspirowałeś się trochę podziemnym kręgiem. No mm -hmm. i to jest właśnie pytanie. Chciałem się Ciebie zapytać: czy czytałeś Palachniuka? Zakładam, że tak. No i właśnie, co tak. sądzisz o jego czystości? Czy to jest jakaś taka proza, która w pewien sposób ukształtowała. Tak, 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 tak. No, no i na... jeśli tak, to który, który upór uważasz za najlepszy? Na pewno jest to autor, który mnie ukształtował, bo czytałem go w takim wieku, jak zaczynałem pisać. Czyli miałem 19-20 lat i wtedy była taka fala tych autorów, takich amerykańskich, powiedzmy trochę nazwijmy to niebezpiecznych. Czy jeszcze był Bret Easton Ellis, wtedy bardzo American Psycho, autor yy, bardzo popularny. Był jeszcze wtedy. No było trochę tych takich. takich, takich A Douglas Copeland Kaup był taki bardzo popularny, autor kanadyjski z kolei. No nie taki niegrzeczny jak ten Palaniuk Jelis, ale też o takiej powieści Pokolenie X. Ja to wszystko czytałem i bardzo się tym inspirowałem. Ale tak, tak. No Palaniuk no to najbardziej znana książka, którą mogą tu widzowie kojarzyć. No to Podziemny Krąg, na podstawie której zrobiono potem film Fight Club z Bradem Pittem, który do dzisiaj ma swoje takie życie internetowo memiczne też chyba stał się kultowy w takim środowisku, nazwijmy to, chyba ten film, w środowisku takich redpilowców, nazwijmy to, nie? Podziemny krąg. Co też jest bardzo ciekawe, bo można o tym powiedzieć, że to samo co kiedyś mówiono o filmie, Scarface i o popularności filmu Scarface w środowisku amerykańskich raperów, że najwięksi chyba fani tego filmu chyba obejrzeli go tylko do połowy nie? i to samo można też powiedzieć o filmie Podziemny Krąg. Tutaj taka dygresja. Słuchaj, no tak, oczywiście, że był to dla mnie ważny autor. Czy w Radio Armageddon były jakieś inspiracje Palaniukiem? Na pewno też. I, I ja pamiętam, że chyba jak pisałem pierwszą wersję jakoś tej książki, a byłem wtedy bardzo, bardzo młodym człowiekiem, miałem chyba 18 czy 19 lat, to chyba nawet początek był taki trochę wtedy podobny bardzo do podziemnego kręgu, do tego początku. Nie pamiętam, jak jest w powieści. Pamiętam, jak jest w filmie, że koniec jest. Koniec jest na początku, ta scena jak oni stoją, obserwują koniec świata. No, no tak, mogę ci powiedzieć, fajne, no, dziękuję ci za to pytanie, bo ono tak, kurczę, jakby cofnęło mnie o 20 lat i, i przypomniało mi się jakieś takie, poczułem się nagle młodszy, e, także, także dzięki. Którą książkę Palaniuka uważam za najlepszą? Bez apelacji chyba. Najfajniej, najbardziej mi się podobała, ja stra... wiesz, on... od czasu kiedy ja przestałem go czytać, to wydaje mi się on napisał jakieś 50 książek. Yy, ale ostatnia jego książka, jaką czytałem, to było też wiele, wiele lat temu, ale uważam, wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest taka książka Haunted, ona się nazywa po angielsku. Jak się nazywa po polsku, to nie pamiętam. Na U, pewno... Chyba potępieni, jeśli się Potępieni. Tak. I to jest taka książka, taki trochę De Cameron, książka złożona z opowiadań. No, w kategorii horror, no bo to jest taki stricte horror, no to w kategorii horror uważam, że oj kurcze no to jest bardzo, bardzo poważna rzecz. Jest to strasznie obleśna książka, bardzo obleśna, jest bardzo obrzydliwa. Ono taki szok-horror tam jest momentami. Jest tam takie słynne opowiadanie Guts, Flaki, na którym się taka bardzo długa niesława ciągnęła, że ludzie mdleli albo wymiotowali, kiedy Palaniuk czytał to opowiadanie na, na spotkaniach autorskich. I rzeczywiście, tak jak pamiętam to opowiadanie, to, to, to nie jest przesadzona niesława. To opowiadanie jest świetnie napisane, ono jest naprawdę obrzydliwe. Nie? Jest naprawdę obrzydliwe. I jest tam parę takich też tekstów w tej książce, ale no do dziś pamiętam, pamiętam tę książkę, pamiętam jej taki spryt, pamiętam jej taką w ogóle i pamiętam też ostatnie opowiadanie, niesamowicie przewrotne i złośliwe, tytułowe chyba z tego zbioru, w którym nagle ludzie dowiadują się, że jest życie po śmierci, że mają na to dowód, że po śmierci idziemy do raju i jest super. I mają, dostają na to taki w ogóle, że to jest faktem. I co się wtedy zaczyna dziać, jak zaczyna się ludzkość zachowywać. Jest to potwornie czarny humor, jest to bardzo złośliwe, ale no to chyba ta książka, no bo czytałem ją 15-16 lat temu, a teraz jak o niej mówię, to bardzo dużo z niej pamiętam, no. Także zdecydowanie chyba tę mógłbym polecić. Ale nie jest to, to jest bardzo, nie jest to lektura dla ludzi takich o słabych nerwach, bo tam jest parę naprawdę takich mocno obleśnych rzeczy, no. Fajnie, dzięki za odpowiedź. W takim razie nie. ja już nie mam więcej pytań, to jeśli mogę jeszcze kogoś zrobić, to chciałem to zrobić swoją narzeczoną, jestem Zagniuszkowa która na pewno ogląda ten odcinek. Dzięki. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy bardzo ciebie i pozdrawiamy Justynę, tak? Dobrze powiedziałem? Tak, wszystkiego dobrego. Dzięki. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Dzięki. serdecznie. Zmienił, zmienia nam się gust co do literatury z, z roku do na wszystkiego rok. Do wszystkiego nam się zmienia gust. No, tak, tak samo jak do, do, do muzyki. No. Jest jakaś taka książka, którą się zachwycałeś w młodości, a dzisiaj no, raczej niekoniecznie. No, Justyni w puszczy. Nie no żartuję, no, ale... bo dziś się dowiedziałem, że zniknęło z listy lek. Ale ja muszę ci przyznać że to była jedna z moich ulubionych książek. Tak, w pustyni. No i w kto pusty? nie kochał, wiesz, w dzieciństwie w pustyni w puszce. Nie, to nudziło strasznie, muszę ci powiedzieć. Sienkiewicz to w ogóle strasznie mnie nudził. Nie przepadasz za Cienkiewicza. Znaczy, no to też nie chcę powiedzieć teraz znowu czegoś niepotrzebnie, po prostu kontrowersyjnego, Ja wiem, że to jest autor przez wielu. Dla wielu ludzi ważny, zwłaszcza nie tam w pokoleniu moich rodziców albo jeszcze starszym. Mój dziadek w świętej pamięci uwielbiał Sienkiewicza i raz do roku czytał trylogię, jak była zima, na przykład miał taki swój rytuał. Ale jakoś zawsze byłem taki, nie, nie, nigdy to do mnie to w ogóle jakoś za specjalnie nie, docie, nie docierało. No do... film Potop jest super. No dobra, to jako dzieciak, czy powiedzmy dorastający chłopak, w czym się zagłębiałeś najbardziej, jeśli chodzi o literaturę? No na przykład u mnie to były westerny, wiesz, o te... Ja nie wiem w ogóle, dlaczego Polacy pisali westerny, bo, bo, bo było paru polskich autorów. No był, był. Szklarski. Szklarski, szklarski to nie były westerny. Znaczy to były takie przygodowe bardziej książki. To bo, do... pa, ta książka o Złotogór Czarnych, o Indianach. No Na to, przykład. To, to, ja nie wiem, czy to nie była pierwsza książka, jaką ja wrzuciliśmy. Longinian Okoń, czerwono skóry generał. to tak. Ten, tak to rozumiem, tak. że to też był Polak, tak? Tak, tak. No i był ten, kurczę, teraz wypadło mi z głowy. No ten. Te Kumsech on się nazywał, no ten taki facet, co twierdził, że jest Indianinem, a potem się okazało, że nie jest i wyszło, że to nim reportaż w czarnym, też taka postać. Ale chyba w ogóle też Adam i napisał czarne sombrero, to też by, tak się ocierało o western. Ja uwielbiałem, słuchaj, zawsze, ja bardzo lubiłem yy, fantastykę i horror od zawsze odkąd ja lubi, nauczyłem się czytać Nauczyłem czytać na komiksach w ogóle pamiętam na komiksie Torgal czy to to była, ja pamiętam mam tam 4 czy 5 lat i czytam komiks Torgal i to jest i rozumiem te litery kompletnie nie rozumiem co tam się dzieje jest to jakiś zupełny odlot ale jest to dla mnie coś niesamowicie fascynującego przerażającego w ogóle komiks chyba Zdradzona czarodziejka pamiętam ale, ale komiksy fantastyka horror to była taka moja pierwsza Pierwsza miłość, i, 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 i ona potem w dzieciństwie, się właśnie z zaczę... Stephenem Kingiem na przykład, zaczytywałem się na Maxa, Edgarem Alanem Poe opowiadaniami, Juliuszem Wernem, to nie jest no już horror jeszcze, ale też taka przygoda, no, Tolkienem, Fa... Herbertem, Duną, Asimow, cykl Fundacja, to już było takie trudne, niewiele z tego rozumiałem, ale też bnąłem przez to pasjami. Także to był bardziej taki coś, co mnie fascynowało, z tych takich polskich rzeczy. A też jestem parę lat od ciebie młodszy. Nie aż tak dużo, wydaje mi się, ale jest to trochę chyba no, dlatego. Między nami jest sześć lat różnicy. No to też sześć lat może być kluczowe w tym przypadku, jest. wiesz? Może być, jeśli o to chodzi. Chciałbym być sześć lat młodszy, więc jest kluczowe. Ale nie, nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, co czytaliśmy jakby w, dzie w dzieci. Ja się załapałem jeszcze na ten nurt literatury z lat 70 zdecydowanie. Bo, u nas bo... nawet w domu była taka sytuacja, że tak. mieliśmy książkę Adama Bagdaja do przerwy 01 mm -hmm. i mój brat, to ona należała do niego, napisał u góry Jacek Grucki, mm -hmm. ja to skreśliłem i napisałem Przemek Grudzki, żeby ją zawłaszczył. To jest moja książka, no on no, w Wiesz, nie chodzi, chciał czytać. Chodzi mi więc... o to, że jak ty się uczyłeś czytać, to jeszcze nie było tych zachodnich rzeczy, aż tyle. One zaczynały wchodzić, a, jak a, ty jak, zacząłeś. A jak, tak. ja się zacząłem jak ja zacząłem się uczyć No tak, no bo, to był, wtedy... bo to już były 90-sy, tak? Tak, no to już były wczesne 90-sy, tam 88, 9, 9 rok. Także to, to bardzo na mnie wpłynęło. No z polskich rzeczy to pamiętam, że strasznie lubiłem czytać. Bardzo mnie to bawiło. Ciekawe, jakbym wrócił do tego po latach. Ale wtedy mi się to wydawało super śmieszne, książki Joanny Chmielewskiej. Bo moja mama uwielbiała czytać Joannę Chmielewską. I pamiętam, że te książki czytałem Ona po prostu też była w podobało. każdym domu. W każdym domu. Tak, bo u nas też było jej dużo i też, też ją czytałem. Natomiast zastanawiam się, czy miałeś coś takiego z tych klasyków, bo zawsze był, jak ktoś lub, polubił czytanie od mhm. dzieciaka, ty wcześniej zacząłeś czytać, mhm. miałeś o 3 czy 4 lata, kiedy nauczyłeś się czytać, no to otworzyło ci to pewnego rodzaju możliwości. Tak, tak. I dokładnie. ja pamiętam, że zawsze miałem taki ból z lektorami szkolnymi, bo ja to chciałem właśnie, żeby do przerwy 01 było lekturą szkolną albo, albo właśnie jakieś tam czerwono Skórę generał, a nie kurczę, wiesz, właśnie Sienkiewicz, czy, czy tego typu literatura. No ten Sienkiewicz chyba jeszcze nie jest najgorszy. Widzisz, teraz jest znowu debata o lekturach szkolnych, bo jest jakaś znowu korekta kanonu. Jakaś taka dziwna i powierzchowna, nie pamiętam, ale jest taka, że właśnie powieść w pustyni w puszczy zostało chyba we fragmentach, nie. No to jest, wiesz, znaczy ja czytałem chyba lektury w podstawówce w liceum, to już chyba nie. Nie pamiętam, wydaje mi się, że te książki, które były w liceum, lekturami, to albo miałem przeczytane wcześniej, albo czytałem dużo później, już jako tam dorosła osoba. Po prostu, jeśli coś czytałem w liceum, nie w ogóle zupełnie inne wtedy sprawy interesowały, ale jeśli coś czytałem w liceum, to raczej takie już rzeczy, które mnie sam chciałem czytać i mnie interesowały. Nie wiem, Filipa Dicka czytałem w liceum, czy tam Woneguta, czy tego typu autorów, nie? Eee, czy tam Bukowskiego na przykład, to była też taka licealna fascynacja moja, Charles Bukowski. A, a czy tam Ursula Le Guin, no a, a w, ale lektury to już byłem z tym kompletnie na, na bakier. No i też wydaje mi się, że kurczę, ten kanon lektor też był wtedy taki nieszczęsny, bo to po prostu dużo świetnej literatury można nabrać obrzydzenia, kiedy jesteś zmuszony, żeby to czytać, nie? No Kawkę, czy Bułhakowa, czy Gąbrowicza. To jest, Swoją drogą to chyba nie jest taka literatura jeszcze wtedy zrozumiała dla ludzi. Kompletnie. W tym wieku, nie. Nie? nie wiem, czy kawka jest zrozumiała dla ludzi, którzy mają Znaczy, ja powiem lat. Ci szczerze, w liceum się, że nie. nie rozumiałem zupełnie Gąbrowicza I, I też to było coś takiego, że. Gąbrowicz to jest w ogóle strasznie trudna literatura. Nasza poloniska zaczynała nam to tłumaczyć tak, jak ona to rozumie. Tylko wiesz, hmm. ona miała 50 lat, a my mieliśmy tam 18, więc hmm. to, to, było dla nas, to było dla nas bardzo trudne. Natomiast też gdzieś tam człowiek sobie szukał tych, tych lektur spoza spisule, który później miał wyrzut sumienia, że musi czytać tak zwane bryki. Ja mam traumę z lalką związaną w ogóle, mm -hmm. bo na zaliczenie polskie, z polskiego, żeby tam mieć jakąś miarę dobrą ocenę, wyobraź sobie, że przeczytałem lalkę dwa razy. Jak wiesz, to jest książka gabarytowo tak bardziej. Do, Potężna, twoje, no. do Twoich książek, zbliżona. Oj, I jest nudna, to. po prostu. No jest nudna. Dawno nie czytałem lalki, więc się nie wypowiem. Yy, wydaje mi się, że jest o tyle jeszcze łatwa do dzisiaj do przeczytania, że jest w miarę język nowoczesny. E, tak jak nie wiem, Ray, Ray, że to jest tak jak z Rejmontem, że Raymonta do dzisiaj się dobrze czyta. O to Remonta, na przykład, nie, no, ziemia obieca na to, że to wspaniała powieść do dzisiaj. E, i, I bo to jest strukturalnie współczesne, bo tam język jest dynamiczny, obrazowanie jest takie filmowe dzisiaj powiedzielibyśmy. Zobacz, no jakie AI stworzyło nam wnętrze. A, bo to oni generują na żywo. Zobacz, biblioteka. Jak u Harry Pottera. I jest w tej bibliotece od razu kamera, czyli to takie dosłowne ekranizowanie książek. Mamy, mamy widza. Mamy nałącznie. telefon znowu, tak? tak? No, ten telefon będzie cały czas tutaj dzwonił, więc pytanko brzmi, kogo witamy? Dobry wieczór, Katarzyna z tej strony. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początku chciałabym pozdrowić mojego ojca chrzestnego, który nie zdał matury z lalki. <laughs> Pozdrawiamy i, i współczujemy. I byłam tym traumatyzowana przez moją mamę. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, ponieważ wszystkie książki Jakuba Kuba przeczytałam. Bardzo Moją mi miło. Ulubion Moją ulubioną jest W górze psów. Bardzo mi miło. Bardzo, bardzo lubię. I chciałam, mam te dwa pytania. Czy Kuba masz taki pogląd na to, czy masz więcej wśród swoich czytelników kobiet, czy mężczyzn? Mm -hmm. I drugie pytanie... Czy jest jakaś taka wyjątkowa książka, która jest dla ciebie takim must read? Pierwsze pytanie, bo trochę nie zrozumiałem. Chodzi mi o to, że pani się pyta, czy ja wiem, czy wśród moich czytelników jest więcej kobiet czy mężczyzn. Tak, tak. Trudno mi powiedzieć, nie mam danych w tej sprawie. Wydaje mi się, że jedynym takim chyba probierzem są spotkania autorskie, na których mniej więcej jest tak pół na pół ale generalnie jest tak, że statystyki mówią, że to kobiety czytają więcej zdecydowanie w Polsce i też, a kobiety są takim, um, ustawiają na przykład jakby wybory czytelnicze, nie? że na przykład jeśli jest w ogóle dom i nawet wszyscy czytają, ale to kobieta jakby mówi co czytać, tak jakby to tak, tak wynika z badań. Natomiast y, u mnie to to jest chyba pół na pół. Mnie czyta chyba wyjątkowo du... znaczy w... przez to, że to jest pół na pół, mogę powiedzieć, że mnie czyta y, wyjątkowo dużo mężczyzn. Tak, Zgadam chyba. Ale, to, ale ja mówię, mm -hmm. ciąż mówię o tym, co mi się wydaje, wie pani, nie o tym, co ja wiem. Mm -hmm. Natomiast drugie pytanie, jaka jest Maastricht, ale to chodzi o taką książkę, której ja jeszcze nie czytałem? Nie, którą przeczytałeś i. Która A którą po mógłbym polecić. Jak... Tak, tak, tak. Oj tak. kurczę, to trudno mi powiedzieć jedną. To teraz będę musiał pół godziny, pół godziny myśleć, żeby, żeby, żeby wybrać zawężyć, jedną. E, możemy zawęzić wybór do trzech. Ksyb... <laughs> powiedzmy z prozy to książka, która ostatnio na mnie zrobiła ogromne wrażenie chyba w przeciągu ostatniego roku. To była książka Kormaka McCarthy Pasażer. Ostatnia, jaką napisał przed śmiercią. No, jeden w ogóle z moich ulubionych autorów. Krwawy Południk to nie jest kraj dla starych ludzi. No, i Ten Pasażer. Jest to no, trudna książka, taka średnio fabularna. Całą książkę, powiedzmy, gadają. Więc jeśli, jeśli ktoś na przykład lubi akcję, jakąś zagadkę, zawiązanie, potem takie rzeczy narracyjne lubi, jak są wyraźne, to może się poczuć trochę taki zawiedziony. Ale mną no, ta książka bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo gdzieś tam na jakimś głębokim poziomie mną wstrząsnęła. Myślę, że ostatnio, co jeszcze zrobiło na mnie takie duże, duże wrażenie, jest na przykład taki autor, który bardzo bym chciał, żeby ktoś go wydał w Polsce. Miałem sobie taką bardzo miłą sytuację, o tym mogę opowiedzieć, że poznałem autora, bardzo ciekawego, bardzo dobrego autora, najpierw poznając go osobiście. I dopiero potem, jak poznałem tego człowieka osobiście, to jakby w ogóle odkryłem jego książki. Jest to taki autor polskiego pochodzenia, ale Brytyjczyk, Matt Wesołowski on się nazywa. Poznaliśmy się we Francji na festiwalu takim malutkim, literackim, bo ja mam dwie książki wydane we Francji i tam czasami coś tam jeżdżę je trochę przypromować. Nie jestem tam w ogóle jakkolwiek znanym pisarzem, no ale książki są obecne i tam... To to informacja zwrotna jedno? Informacja zwrotna i ślepnąc od świateł, po francusku takie wydawnictwo Rivage wydało. No i na takim evencie można powiedzieć poznałem Mata, który jest autorem horroru, horrorów z Wielkiej Brytanii. Jakoś nas tam razem sparowano, super się skumplowaliśmy, dogadaliśmy i on napisał taki cykl książek, to jest sześć powieści, to się nazywa Six Stories i te książki są bardzo... To jest horror, taki gatunkowy, dosyć w ogóle mocny, ale te książki są bardzo ciekawe, bo one strukturalnie, one są jakby zapisem fikcyjnego podcastu. W sensie, że czytasz książkę, która jest jakby taką wymyślonego podcastu, taką audio po prostu deskrypcją. Są wywiady z ludźmi, jest komentarz tego bohatera. Każdy ten autor tych podcastów jest bohaterem każdej z tych części. No to też, żeby za bardzo się nie rozgadywać, no to jest to yy, bardzo, bardzo dawno nie miałem tak, że czytałem jakąś książkę horror, książkę Grozek Stiller i się bałem. No tak czytałem tego Mata Wysałowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż na pewno nas nie ogląda, bo nie rozumie po polsku, nie mówi po polsku, ale, ale to naprawdę, pff, te jego książki są naprawdę straszne, a też bardzo fajne, bardzo mądre, bardzo takie w ogóle przewrotne. On normalnie, on nie jest takim autorem, który się utrzymuje z tego, co robi. On ma taką codzienną pracę, że jest wychowawcą, z tego co pamiętam, w jakimś poprawczaku. Pracuje z taką trudną młodzieżą i to czuć w tych książkach, jakby on bardzo rozumie młodych ludzi i świetnie w ogóle o nich pisze. I taki dramat w ogóle młodego człowieka jakiegoś porzuconego, wykluczonego też jest w tych, w tych książkach. No znakomite to jest w ogóle to, co on robi w kategorii takiego popisarstwa to, to jest świetne. Także polecam, jak pani czyta po angielsku, to można kupić sobie na przykład mm -hmm. na Kindlu, a, a też bardzo bym chciał, żeby ktoś go wydał po, po, po polsku. Dobrze. Dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze no i czekam na następne tytuły z niecierpliwością. Wszystkiego dobrego. Cześć, dziękujemy. Dziękuję, wzajemnie, ja Kiedy będą następne tytuły, tak podłapując ostatnie zdanie naszej widzki? Nie wiem, no jak się napiszą, Przemek. No wiesz, na razie no, nie, nie, nie jestem w stanie teraz ci żadnych deklaracji złożyć. No, bardzo chciałbym utrzymywać taki cykl wydawania książki co dwa lata. Uważasz, że to jest taka higiena psychiczna dla autora? Tak, bo ja też robię inne rzeczy był w takiej komfortowej sytuacji, że tylko piszę książki, nie zajmuję się niczym innym. No piszesz też scenariusze. Tak, no ale to już, to jest, wiesz, to jest druga taka moja, drugie takie, ta praca taka filmowa, serialowa, to jest taka moja druga noga, na której stoję i ona mi zabiera no połowę tego, tego czasu za, zawodowego, ale też nie wiem, no też wydaje mi się, jakbym pisał książkę co roku albo w ogóle bym wpadł w takie tempo, w jakie niektórzy moi koledzy wpadają, wiesz, w trzy, cztery książki w ciągu roku, to no nie jest to chyba dla mnie. Jesteś teraz ja na, potrzebuję czasu. I jesteś teraz na etapie takiego spokoju, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe, że możesz faktycznie w takim cyklu sobie żyć, e, żeby pisać książkę raz na dwa lata i. I, i okej, okay. znaczy żyjesz na takim poziomie, na jakim, na jakim chciałbyś żyć. Hmm. Bo was jest niewielu, was mówię, pisarzy, którzy mogą żyć tylko z pisania w Polsce. Ten rynek jest bardzo trudny. Pogadamy sobie jeszcze o nim dzisiaj na pewno. Bardzo jest trudny. To prawda. Bo to jest, no, znaczy, jeśli chcesz. Znaczy, ja na pewno żyję, wiesz, ja na pewno żyję dobrze i zarabiam tak, że no, dla pewno dla większości ludzi w Polsce to jest dużo pieniędzy. Więc na, na nie podam ci dokładnych kwot, bo to też trochę nieeleganckie, ale, ale, ale wydaje mi się, że tak, no, no, bez wątpienia żyję dobrze z tego, co robię. Chociaż, też czasami mi się wydaje, że chyba ludziom, niektórym ludziom się wydaje, że ja zarabiam dużo więcej. I w rzeczywistości. W sensie, że to jest dużo, ale chyba niektórym to mam takie wrażenie, jak obserwuję różnych ludzi, których znam, z którymi rozmawiam, że niektórym się wydaje chyba, że to jest 10 razy więcej. Ale też to nie no, na pewno, na pewno jest ok Na pewno jest ok I na pewno mógłbym pracować więcej i zarabiać więcej. To też to, 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 to bez wątpienia. Ale też nie jest to dla mnie jakimś takim super najważniejszym w ogóle priorytetem. Bo. Bo jednak, kurczę, w moim zawodzie mam ogromnego farta, że ja się mogę utrzymać z tego, co robię i w ogóle mogę dobrze żyć z tego, co robię. Natomiast takie nadmierne skoncentrowanie na kasie może bardzo jest takie też ryzykowne, nie? Mhm. W sensie takiej też na przykład jakości tego, co robisz, czy jakiegoś takiego nastawienia do tej pracy. Też przychodzi taki moment, w którym chyba fajnie sobie zadać pytanie, po co właściwie ci jest ta kasa, nie? No, po co ona właściwie ci jest, nie? Bo żeby ją wydać. No ale na co? Na przykład Rozumiesz? na podróże, byłeś w Na przykład ostatniej. na podróże, tak, no ale też, no... Tak, to na pewno, no. Nie no, ja mam jakieś takie wydatki realne przed sobą, yy, które, no może nie będę się z nich spowiadał publicznie przed b, jakby mnóstwem widzów, no ale ja jest, czy jestem takim człowiekiem, wiesz, na dorobku i mam przed sobą, ja wiem na co wydawać swoje pieniądze w najbliższej przyszłości, nie mam tutaj jakichś większych wątpliwości, bo są jakieś takie rzeczy, których ja po prostu potrzebuję, ale i nie, są to, nie jest to luksus, nie jest to zbytek, tak? A cieszę się, że ta kasa przyszła na takim etapie życia, bo gdzieś na pewno z wywiadów na pewno. O, mm, właśnie... Ale bycie... nie skończyłem zdania. Chodzi mi o to, że na pewno przychodzi taki moment, w którym już nie mówię konkretnie o sobie, ale kiedy zaczynasz dobrze zarabiać, to zawsze przychodzi taki moment, kiedy musisz chyba zapytać, po co ci właściwie te pieniądze, bo jeśli na przykład one są... Po prostu takim kolejnym źródłem jakiejś dopaminy, jakiegoś w ogóle haju, jakiegoś wiesz. No wiem, że mam bańkę, to muszę mieć teraz dwie. Na tak? przykład. Jak mam no. dwie, to muszę mieć cztery. No tak, no bo to no i to się nigdy nie robić. skończy. To się nigdy nie skończy, dokładnie. No to to zaczyna być takie, wiesz. Po co ci to, nie? Nigdy nie skończą się też telefony do naszego studia, bo mamy, jest... mamy kolejny. E, więc witamy naszego słuchacza, czy też słuchaczkę? Ktoś nas ogląda. no. Mniej ludzi niż Pereira, ale ktoś nas ogląda. Halo. Halo. Halo, dobry wieczór. Witamy cię, cześć. Cześć. W z tej strony Łukasz Zwierbarka. O, Łukasz Zwierbarka, cześć Łukasz. No, cześć. Mam takie pytanie do Jakuba. Czy może mógłby coś powiedzieć więcej o swoim dzieciństwie, bo wiem, że pochodzisz z tych stron wiem, że moja mama pracowała z twoją ciocią w przedszkolu, z Ulą. No, no, no. Chodziłem też praktycznie całe życie do tego dziadka, do fryzjera. Tak, no ciekawe Ciekawe twojej historii tutaj w młodzieńczych że tak powiem. No pozdrawiam w ogóle Wielbark, byłem tam bardzo niedawno. To jest tutaj takie miasto, z którego pod, pochodzą oboje moi rodzice. Moi dziadkowie jeszcze teraz, no babcia jeszcze żyje jedna, ale oboje dziadkowie tam mieszkali, mam tam dużo rodziny. No nie jest to bynajmniej dla mnie obca, obca miejscowość, co tak naprawdę miejscowość, z której praktycznie, mm, praktycznie pochodzę, no. Wiesz yy, i gdzieś się tam wychowałem, spędzałem tam strasznie dużo czasu, bo miałem tam właśnie dziadków. No ze strony mamy babcia była nauczycielką w szkole, dziadek pracował w gminie, ze strony, a ze strony taty, babcia, która żyje do dzisiaj, no to pracowała w Giesie, była sklepową, a dziadek był fryzjerem i miał zakład fryzjerski, dziadek Tadeusz, no i był, no, głównym takim fryzjerem, fryzjerem, w Wielbarku, no, także, no, słuchaj, no, nie wiem, czy się kiedyś poznaliśmy na żywo, ale w takim razie bardzo cię serdecznie pozdrawiam, jako w ogóle swojego, swojego, swojego krajana, no. Także, wiesz, no, ja w Wielbarku spędziłem strasznie dużo czasu, moi rodzice byli młodymi ludźmi, oboje pracowali, więc w ogóle zostawiali mnie bardzo często u jednych dziadków, Albo, albo, o, o, albo u drugich. No i wiesz, no, jak obaj wiemy, jest to bardzo mała miejscowość otoczona dosyć mocno lasami, jeziorami i w ogóle przyrodą. No i dorastanie też w takim miejscu, czy wychowywanie się w takim miejscu jest w ogóle takie, no gdzieś tam na całe życie cię naznacza w takim stopniu, że mm, no, przyroda na ciebie działa inaczej, nie jesteś jakby, wiesz, jesteś, jesteś osobą gdzieś tam przyzwyczajoną do tego, że ludzi jest mniej. Nie, że jakby świat jest w ogóle niewielki tak naprawdę, gdzieś tam zawsze masz podświadomie w to, w, to, w to głowę, w to głowę włożone, że wszyscy tak naprawdę gdzieś tam się znają, że wiesz, tak naprawdę widziałeś jakaś taka prawdziwa społeczność. Ja nie chcę też tego jakoś za bardzo romantyzować, ale wychowałeś się wśród ludzi, którzy rzeczywiście jakoś tam żyli razem i mieli jakieś, jakieś, jakieś wspólne. Wspólne sprawy. No. Także no, na mnie to, to bardzo wpłynęło. No, jestem człowiekiem, wiesz, z północy, z małej miejscowości. Um, i, i, I na pewno to mnie jakoś ustawiło na całe moje życie. Nie? Także fajnie, fajnie, że dzwonisz, fajnie, fajnie, fajnie że się Nie, ja Ogólnie jestem y, y, bardzo dumny z tego, że, że pochodzi stąd i że właśnie jesteś tak wielką postacią. Wszystko czytam, wszystko oglądam. No i bardzo fajnie, że, że się dozwoliłem, że mogłem to wszystko powiedzieć. Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo miło jest to w ogóle to wiesz, to też dla mnie strasznie dużo znaczy. Nie? Bo mm, no, tym bardziej po, po pierwsze, że to jest jakaś takie, wiesz, no. Nie wiem, jak to jakoś poznać, po powiedzieć, żeby nie popaść w jakiś taki przesadny patetyzm, ale jest to jakaś taka, wiesz, no bardzo duża część mojej tożsamości, miejsce, z którego w ogóle pochodzę i w którym, w którym się wychowałem, a dwa, że ostatnio no, znowu, wiesz, z różnych tam powodów też powiedzmy, rodzinnych też bardzo, no znowu bardzo często tam bywam, nie? No często, tak jak na kogoś, kto mieszka dzień w Warszawie, no powiedzmy raz w miesiącu, czyli to, 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 jest to, jest to jest to dosyć często, także może gdzieś tam się nawet, słuchaj, kiedyś kiedyś przetniemy i życzę Ci żyć wszystkiego dobrego. Dziękuję i mam nadzieję, że to będę Twój autograf na z książek, które mam i... I no wszystkiego dobrego. Słuchaj, dobrze. na początku marca mam trochę spotkań autorskich na Mazurach, chociażby będę w Olsztynie, także, także myślę, że jest szansa na to. No, no okej. Okay. Dziękujemy bardzo za, mhm. e, za telefon. Pozdrawiamy Ciebie e, serdecznie. Pochodzenie z mojej miejscowości, z określonego obszaru mhm. Polski, czy do jakiegokolwiek innego kraju, w pewien sposób, tak jak powiedziałeś, powiedziałeś nas determinuje. E, a twoje, twoja ewolucja twojego związku z Warszawą jak wyglądała? Dlatego, że no jest to miasto, które można tak samo pokochać, jak i znienawidzić. Jest to miasto, które tak samo nam daje energię, jak jednocześnie nam zabiera. To jest takie nieustające perpetuum mobile. Słuchaj, wczoraj, jechałem, wczoraj jechałem z y, moją, moj, moją partnerką, wracaliśmy tam, byliśmy na kolacji walentynkowej, wracaliśmy Uberem do domu i w pewnym momencie Adriana się mnie pyta: No i gdzie jesteśmy? Już gdzieś byliśmy w Warszawie. Mówi, gdzie jesteśmy? tak rozejrzałem i tak no, nie wiedziałem za bardzo, gdzie, gdzie byliśmy. Nie? A A to byliśmy... czekaj, byliście na tej kolacji poza Warszawą? Nie, byliśmy w Warszawie, Warszawie. byliśmy w takim dość oczywistym miejscu, tylko tak, wiesz, Uber przejechał tam przez jakiś blok i, i, i nie zdałem tego egzaminu. A to ona ci robi takie testy czasami? Czasami mi robi, no, zwłaszcza od czasu, jak jeżdżę samochodem. I cały czas się ze mnie nabija, że... Mieszkam tu już 15 16 lat, czekaj 2008 rok, no to będzie zaraz 16 lat i ja dalej nie wiem gdzie co jest. Ale no ja tak mam, mam taki mózg dziwny, że ja mam bardzo małą orientację w przestrzeni. Tak naprawdę dopiero teraz jak jeżdżę samochodem, to aha rozumiem, że wiesz gdzie co jest, ale jestem totalną nogą jeśli chodzi o taką świadomość geograficzną. To mówię jako taką ciekawostkę i wiesz, dostaję czasami takie przytyki, Kurczę, piszesz o tej książce, o tej Warszawie książki, piszesz o niej seriale, nie? Jakby... No wiesz, przeciętny czytelnik myśli, że ty masz w małym palcu, albo przynajmniej w kieszeni całą Warszawę. Znaczy wydaje mi się, że ja dosyć dobrze znam Warszawę, jeśli chodzi o taki krajobraz jej powiedzmy mentalny, że ją dobrze czuję, że ja wiem czym ona jest jako taki organizm miejski, że potrafię jakby gdzieś się objąć, sobie nawet coś w niej dobrze wyobrazić, że ja poznałem jej różne warstwy, gdzieś tam dziwne, zaskakujące, więc wydaje mi się, że udało mi się parę celnych rzeczy napisać o Warszawie, czy sportretować jakieś jej środowiska, wiesz, w, w książkach, czy w scenariuszach, i tak dalej. Ja teraz mówię o czymś takim no, dużo bardziej przyziemnym, typu, że właśnie moja luba mi zawsze docina. No, napis: zrobiłeś tyle. Ty robisz te książki, robisz te seriale, a pokaż, wiesz, gdzie jest tam, nie wiem. Bemowo na mapie, nie? Jakby i... Ale ja jestem bardzo słaby z pokazywania czegokolwiek na mapie, to w ogóle mam taki defekt, że ja, wiesz, to ja parę razy mi się zdarzyło, to już będzie wstyd się przyznać, ale niech będzie. Musiałem pojechać do jakiegoś kraju w ogóle fizycznie, żeby uświadomić sobie, gdzie on tak naprawdę jest. Wiesz, na mapie danego kontynentu, nie? To, to, to zdarzało mi się. Okay. Tak. To jest taki, taki, jakiś, taki rodzaj jakiegoś upośledzenia. No. Mapa Warszawy na pewno dla ciebie była inna z tego okresu, powiedzmy, z tej ery melanżowej, a inna jest też dzisiaj, prawda? Więc... Ale też inna była dla mnie na przykład, wiesz, 5 lat temu, nie? Bo to też ta, ta cezura, owszem, była tam ta era melanżowa, a teraz tak, chociaż. Też mi się czasem zdarza wyjść, wiesz, do ludzi. Nie? Ja też to nie o to chodzi, że ja prowadzę życie jak zakonnik, no? że ja siedzę w domu i, wiesz, się biczuję włosienicą po prostu i tam, nie wiem, no, klęczę na grochu, no, tylko żyję po prostu jak normalny człowiek, który ma jakieś swoje życie społeczne i wychodzi z domu i jest czasami na tak zwanym mieście wieczorem i, i, i wiesz, i, i jest, to, jest, to, jest to zupełnie normalne. Natomiast, bo to też jest tak. Dla mnie na przykład, kiedy pisałem Ślebnąc od Świateł, albo dawno temu w Warszawie, albo kiedy pisałem serial Warszawianka, to dla mnie za każdym razem ta Warszawa była jakąś tam planszą, ale najważniejsi dla mnie zawsze są ludzie. I ja zaczynam wymyślanie historii od ludzi. I oczywiście, ludzie, których wymyślam, są w jakimś stopniu przez to miasto zdeterminowani. Nie? I to, czy oni się na przykład urodzili w Warszawie, czy gdzie oni się wychowali, czy oni są przyjezdni. To są wszystko jakieś takie w ogóle bardzo ważne informacje. Nie? Ale, ale jakby oni są pierwsi, nie? To, co jest ich dookoła, to, 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 to jest jakby wtórne względem tego. Jak pisałem scenariusz do serialu Warszawianka, to wydaje mi się było takie ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy, bo chronologicznie ja scenariusz do serialu Warszawianka napisałem przed powieścią informacja zwrotna, nie? I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja pierwszy raz pisałem o Warszawiaku o kimś, kto się urodził w Warszawie. Bo w Ślepnoc od Świateł i we Wzgórzu Psów, czyli dwóch takich książkach, można powiedzieć, dosyć lustrzanych, w obu, jakby ta Warszawa jest tematem bardzo poważnym. Wzgórze Psów nie dzieje się w Warszawie, ale ten powrót, ten przyjazd z Warszawy, ta obecność tej Warszawy tam jest bardzo istotna. No to w obu, i też są te wątki, takie sceny warszawskie, no to w obu tych przypadkach Bohaterami byli ludzie, którzy do Warszawy wyjechali. No, bo Jacek Nitecki, w ślepym Świata, jest z Olsztyna, tak? On do Warszawy przyjechał, też jakby próbował tam zrobić jakąś tam karierę w czymś innym i w końcu został tym, kim został. Ale po raz pierwszy pisałem o Warszawiaków, w Warszawiańsku, o kimś, kto się urodził w Warszawie, i to, to było takie. Ciekawe, nie? Mówisz o postaci. Czułego, czułego, którego zagrał Borys Szyc. No, pamiętam, po... pamiętam, że jak rozmawialiśmy w poranku, kiedyś byłeś moim -hmm. gościem, byłem chyba wtedy po trzecim czy czwartym odcinku Warszawianki. Powiedziałeś mi wtedy, poczekaj, mm -hmm. bo tam pewne rzeczy się zmienią, pewne mm -hmm. rzeczy się rozwiną. I tam jest taka kluczowa scena, nawet wczoraj ze znajomymi przy kolacji o tym rozmawialiśmy, że jest ta scena, kiedy. Spotyka się cała rodzina czułego przystala. Tam jest tak, genialna, tak, tak. genialna rola Krystyny Jandy. Tak. Jest też rzeczywiście jest też Borys Szyc, który gra główną rolę. I dowiadujemy się wszystkiego na temat tego, dlaczego on taki jest. Można mhm. powiedzieć, że z tej jednej sceny to jest taki, to jest taki majstersztyk. Natomiast faktycznie ten serial zupełnie jest odbierany inaczej przez kogoś, kto jest na dalszym etapie jego oglądania, bo na początku to było tylko coś takiego, aha, to jest kopia Californication, te mm -hmm. główne zarzuty, które się pojawiły, no dobra spoko, po co taki serial już był, Hank Moody. Pisarz w Kalifornii, który miał też córkę, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie na koniec okazuje się, że te seriale no nie są podobne, ale myślę, że Warszawa odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, że jakby no ona nie jest tylko planszą, i jakby też ta tożsamość bohatera, który jest Warszawiakiem z krwi i kości dla kogoś, kto zwłaszcza mieszka w Warszawie hmm. i zda Warszawę, nadaje temu zupełnie innych ram. No ludzie, którzy... Dużo miałem głosów od ludzi, którzy się właśnie urodzili w Warszawie i tu wychowali, że bardzo tam jest złapana taka warszawskość, że ten jakby pewien... Coś co nawet tak trudno zdefiniować. Jakiś taki duch miasta, nie? Czy duch też określonego czasu, duch określonych miejsc i tak dalej. Co oczywiście też jest kwestią wiesz, no, reżysera, Jacek Borcuch świetnie, który też, co jest ciekawe, jest przyjezdny, nie? Urodził się w Warszawie. Ale, ale też to... to swoje widzenie miasta oddał tej opowieści. No jasne, że wiesz, tam no, w Kalifornii był podobny bohater, tylko wydaje mi się, że jakby kondycja i pytanie też, po co taki serial? No już abstrahując od tego, bo już nie chcę mi się po raz kolejny roztrząsać tam różnic i w ogóle podobieństw i różnic między tymi serialami, poza tym tylko winni się tłumaczą. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, kondycja kogoś, kto mieszka w Kalifornii życiowa. I zarabia amerykańskie pieniądze za to, co robi. Jest zupełnie inna od kogoś, kto mieszka w Warszawie i jeszcze jakby prowadzi takie życie bardzo... No takie na krawędzi jednak yy, takiego zaraz zostania, że to, że ten człowiek nie jest... Wiesz, wiesz jaka jest podstawa różnica jest... dla mnie, że Hank Moody miał co roztrwaniać, a czuł nie. No miał absolutnie co roztrwaniać, no ja też słabo pamiętam serial Californication. Ale ten wątek w ogóle pieniędzy tam jest nieporuszony, po prostu przyjmujesz jak, jakoś tak ad hocowo, że Hank Moody jest bogaty. Słuchaj, tam proszę. jest taka scena, do dziś pamiętam, niewiele pamiętam z tego serialu, bo oglądałem jego pierwszy sezon, w Wtedy, kiedy on się ukazał, no to, to, to było naprawdę ładnych kilkanaście, jak nie 20 lat temu. Ale do dziś pamiętam jedną scenę z tego serialu, że Hank Moody przychodzi. A wtedy mieszkałem w Krakowie, już miałem wydaną pierwszą książkę i znałem wielu literatów, i wtedy właśnie byłem w czymś, co można było nazwać, nazwać środowiskiem. Znałeś jednego poeta bardzo znanego. Literackim. Ja znałem, ale... Oj, paru poetów znałem. Taki, no, ten jest taki, wiesz, wiesz niż, naprawdę... No, no tak, ale tak, no znałem wtedy Jacek wa Ważny dla Polski. No chyba już nie jest poetą Jan, no chyba wybrał inną drogę, ale, ale, ale wtedy rzeczywiście, wiesz, on był też wtedy zupełnie innym człowiekiem niż tak mi się wydaje wtedy, kiedy się znaliśmy, niż, niż jest teraz. Ale też nie chcę... Nie wiem, nie, nie wiem, to kim tylko, jest teraz, bo nie mamy kontaktu. To tylko dygresja. No ja wiem, że on jest bohaterem waszym trochę takim. Został też dzięki tobie, zwłaszcza dzięki Krzysztofowi Stanowskiemu takim bohaterem masowej wyobraźni. Um, ale tak, no, byliśmy kolegami z tych takich czasów studencko krakowskich. W każdym razie, o co mi chodzi i co próbuję powiedzieć. Kiedy oglądałem ten serial, pamiętam do dzisiaj pierwszy, ten pierwszy sezon tego serialu. Byłem autorem, który miał wydaną pierwszą książkę za którą dostał, pamiętam do dzisiaj, od mojego wydawcy, w ogóle którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Pawła dunina Wąsowicza, dostałem z, z, zaliczkę w zatrważającej kwocie 2000 zł, co to była wtedy dla mnie w ogóle kupa forsy. I, I trochę tam, no, generalnie już utrzymywałem się sam i o dziwo udawało mi się utrzymywać z pisania, no, ale to, to było takie, wiesz, to było takie, takie, takie życie, życie studenckie. I powiedzmy, że to był taki, wszyscy byliśmy więcej na tym jakby poziomie, że kiedy ja na przykład podłapałem taką pierwszą fuchę przy pisaniu telenoweli Ula Brzydula, mhm. za co mi tam nagle po raz pierwszy, przez te parę miesięcy, kiedy to, to robiłem, nagle mi płacono takie trochę jakieś lepsze pieniądze, typu, że tam nie pamiętam, ja napisałem tych odcinków tam. Podpisany jestem pod trzema, napisałem chyba z sześć albo z siedem, i płacono mi za to generalnie chyba tam czy dwa czy trzy tysiące złotych za odcinek. No to ja już byłem wtedy, wiesz, krezusem, no to już ja musiałem już wszystkim stawiać. Jakby. Już byłeś Hankiem Moody. Tak, tak. I, I ja pamiętam, że wtedy oglądałem ten serial Californication głównie z takim nastawieniem, że oglądam serial, wiesz, o pisarzu. I do dziś pamiętam, w końcu do, dobiegam do mety. Pamiętam, że tam jest taka scena, że Hank Moody przychodzi do salonu Porsche. Kupuję Porsche. Tak po prostu. Po, like that. Tak jak nie wiem, no kupuję. Przychodzisz obok żabki i mówisz sobie, kurdem zjadę jednak tego hot doga, Nie powinienem, ale no może go zjem. No, no to on wchodzi, nie no, powiem, kupić Porsche, ale kupuje sobie Porsche. I i że kupuje sobie Porsche. Piękne, czarne chyba Porsche. To jeszcze przy okazji uprawia seks w tym Porsche z kobietą, która mu je sprzedała, która jest jakby pracownicą tego salonu i która Jest mu... taka scena, to Jest prawda. taka scena. I wiesz, i oglądałem to właśnie w tym mieszkaniu krakowskim, studenckim, jakby będąc bardzo szczęśliwym, że dostałem fuchę przy pisaniu w serialu w ogóle Ula Brzydula i że na przykład kupię sobie, wiesz, dobrą kurtkę i Gdzieś tam ten serial mnie bawił, ale na jakimś bardzo głębokim poziomie. Sfrustrował je. On tak. był dla mnie jakąś piramidalną bzdurą, nie? I dlatego też, kiedy potem zrobiliśmy wiele lat później ten serial Warszawianka, który gdzieś tam jest w dużej mierze oparty na prawdziwych ludziach i w ogóle na prawdziwych wydarzeniach i też jest trochę tam dużo ludzi z jakichś tam środowisk w Warszawie, to się w ogóle konkretnych osób może się w tym serialu odnaleźć. I może dlatego ja reagowałem tak. Emocjonalnie, czy tak się obrażałem na jakieś takie głosy w internecie, że ta Warszawianka to jest taka podruba, wiesz, Californication, bo do dziś pamiętam ten serial jako coś totalnie niewiarygodnego, przynajmniej dla mnie w odniesieniu na moje życie, kiedy Warszawianka wiem, że jest serialem wiarygodnym, ale też widzisz, każdy ma swoją własną wiarygodność. Nie? Jest też bardzo pewnie dużo ludzi, którzy w życiu nie byli w takim środowisku, nie spotkali takich ludzi. Jak Franciszek Człkowski, z kolei dla nich też. Oni też mogą oglądać warszawiankę i mieć to samo uczucie, które ja miałem jak oglądałem wtedy kalifornikę. Ja taką kropkę, bo mamy kolejnego widza, dodam tylko od siebie, że też masz duże szczęście. A może to nie szczęście, tylko dobry dobór tych odtwórców ról, kiedy przenosisz coś swojego na ekran. Że tak jak mówiliśmy wcześniej o Janie Fryczu, tak tutaj uważam, że jest to absolutnie. Genialna rola Borys, tak? Orysa Szyca, Obviamente. który no, dźwiga ten serial, całe jego brzemię na sobie, momentami mu współczujesz, momentami jesteś na niego wkurzony, momentami go po prostu totalnie nie, nie, nie lubisz. Są, jest tam taki zwłaszcza jeden moment, oczywiście bez żadnych spoilerów, ale faktycznie on wykonał, znaczy pokazał po prostu, że jest mega no, zajebistym aktorem. Absolutnie się z tym zgadzam. Mamy telefon. Kochani. Mamy telefon. Może Borys Szyc? Nie, Irek. Cześć. Cześć, witamy cześć, siebie. Cześć, Irek z pod Starogard Gdańskiego, z miejscowości Janowo. I absolutnie chciałbym na początku tylko oddać szacunek dla pana Kuby za jego twórczość. Dla mnie to jest no, mój ulubiony autor i, i zdecydowanie no, numer jeden. Bardzo mi miło. <głos》> A propos, a propos głównych ról i y, chciałem troszeczkę może ten, y, pociągnąć wątek, bo zacząłem dzisiaj y, audiobook dawno temu w Warszawie. O super. No, świetnie, świetnie się wszystko zaczyna. Już jestem w tym świecie bardzo mocno. Y, y, czuję to w trzewiach i chciałem y, pogratulować też y, nie wiem, czy maczałeś palce Kuba, jeżeli mogę na tym mówić, tak? Jest Oczywiście, troszkę, że tak. Bardzo Jasne. Dzięki. Krzysiu Zalewski, który odgrywa rolę Jacka, uważam, znakomicie wypada, naprawdę świetnie. I od pierwszych właściwie minut go absolutnie kupiłem od razu. Mm -hmm. I mm, taka sugestia, pytanie: nie wiem, czy, czy ty Kuba. Y wpłynąłeś tutaj, czy to jest twój, twój pomysł, obsadzenie? Byłem jednym z takich, no był, był to pomysł hmm. mój i Przemka Korso, który był hmm. takim producentem tego audiobooka. W sensie z ramienia super. wydawnictwa. To myśmy razem chyba tego Krzysia Zalewskiego wymyślili. Świetnie, świetnie. Naprawdę super sobie radzi. I takie jeszcze jedno tylko pytanko. Czy, czy w ogóle, jeżeli będzie serial, druga, hmm. druga, druga drugi sezon, to, to myślicie już o roli, czy, czy, czy też będzie Safur, czy będzie może Krzysiuch? No i wiesz co, zanim my będziemy na takim etapie, że w ogóle o tym zaczniemy myśleć, to będzie jeszcze Zadunię. bardzo minie Proszę dużo go. czasu. Mm -hmm, mm -hmm. Bo to, 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 to. Oj, jesteśmy dużo, dużo w ogóle, że tak powiem, jasne, wcześniej jasne. niż na tym jasne. etapie, kiedy się zaczyna w ogóle myśleć o tym, kto mógłby zagrać. Czyli mm. jesteśmy w tak zwanych powijakach. Także kompletnie... Jasne, no. mhm. nie, nie... To tylko takie ziarenko zasiewam, bo y, Safula też y, koniec końców kupiłem, chociaż to, mhm. to taka no, kontrowersyjna rola była. Ale, ale, ale przyzwyczaiłem się do niego. Ale no, słuchając Krzysia Zarewskiego, Krzysztofa, to naprawdę wymiata. I tak, Słuchaj, tak no zobaczymy, to... wiesz. Y, to jest jakby na razie pusta, wciąż taka pusta kartka. Jeśli chodzi o takie rzeczy ekranizacyjne, no to mogę powiedzieć, jeśli jesteś zainteresowany tym, co robię, to, to już obwieszczałem, że powinien być serial w górze psów się robi, co było już obwieszczane. Tak. I to jest już bardzo, bardzo, bardzo zaawansowane. Natomiast z dawno temu w Warszawie wszystko może się wydarzyć. Ja na pewno ja. bardzo mi zależy, bardzo bym chciał, żeby książka była zekranizowana. Mhm. Mam nadzieję, że do tego, do tego dojdzie i, i, i na pewno, wiesz, ja mam w tym swój, wiesz, ja mam w tym swój naprawdę bardzo żywotny interes, tak? Także, także bardzo bym chciał, żeby do tego doszło. Oczywiście, wiesz, no jest to ogromne takie, no jest to wyzwa, to będzie jeszcze dużo, wiesz, bo napisać książkę, to, no okej, okay, ale jakby zrobić ten dalszy ciąg tego, 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 tego serialu, bo to już chyba nie wiem, czy jest sens, będzie sens mówić o czymś takim drugim sezonie, tak? Ale taką kontynuację tego serialu, no to będzie ogromne wyzwanie, oczekiwania będą ogromne i, tak, tak, i, tak. i na pewno no zobaczymy. Zobaczymy, jasne, zobaczymy jak jasne, będzie. Pewnie, pewnie, pewnie. Super, dzięki, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem jeszcze raz. Super, my też szaty. się bardzo cieszymy. Dzięki, Fajnie, bardzo. Że słuchasz audiobooka, super. Pozdrawiamy Właśnie... Cię? Właśnie, bo wszedł dopiero ten audiobook. Tak, to jest koraj, świeża sprawa. Wczoraj wszedł w Walentynki, nagrywaliśmy go bardzo długo, to może ja teraz zrobię trochę reklamy, że jest audiobook, audiobook tej oto książki dawno temu w Warszawie. Strasznie mnie go, o, czekaj. Tak, Teraz widać, widać. o, niech ona tu chwilę postoi. Myślę, myślę że, że troszkę godzin zajęło czytanie tego. 24 godziny trwa audiobook. No i teraz tak, mamy audiobooka i na razie on jest w dwóch formach. Jest Można go kupić w pliku. Nie jest jeszcze na tych platformach streamerskich, jest do kupienia w pliku. Albo jest do kupienia, jeśli ktoś jest bardzo oldschoolowy, to zrobiliśmy taką bardzo limitowaną edycję. Nawet myślałem, że dzisiaj ją ci przyniosę w prezencie, ale nie jest jeszcze zrobiona. Będzie chyba 300 sztuk tego. Taka edycja wytłoczona na płycie kompaktowej, czego już się prawie nie robi. No, ale my to zrobiliśmy i tam jeszcze będzie plakat i czapeczka w pakiecie. Czyli, jak ktoś chce, tam to chyba stówkę z hakiem kosztuje. Jeśli ktoś ma ochotę, coś takiego, sobie sprawić taki, taki gift, to taki item, jak to dzisiaj się mówi, to, 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 jest to, to jest to możliwe. I audiobooka czytają trzy osoby. Tak jak powiedział tu Irek, um, Krzyś Zalewski, genialnie zdolny wokalista polski, czyta Jacka Niteckiego. Marta Malikowska, która grała pazinę w serialu, gra o dziwo pazinę. Natomiast Marcin Januszkiewicz, uważam, fenomenalny aktor, który na przykład zagrał w serialu warszawianka Gangesa. Stąd tę postać, takiego tego w czapeczce gościa, no to on czyta kurtkę. I to był akurat mój wybór i pomysł, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kurce pogadamy za chwilę, bo to też jest ciekawa postać, ale dzisiaj widzowie mega dopisują. Raz, że naprawdę dużo super pytań macie do Kuby, a za chwilkę pewnie będą kolejne, bo mamy, mamy następnego widza na Łączach. Cześć. No, no, jestem. Cześć, a nawet Wickę. Witamy ciebie. cześć. Cześć. Cześć, dobry Ej, wieczór. Z tej strony... Z tej strony Aga z Bieset. Krótko, Kuba bardzo ci dziękuję za twórczość. Ukształtowała mnie, mogę powiedzieć. Super, dziękuję Ci bardzo. W szczególności, bardzo. proszę, w szczególności książka Zróbmy jakąś krzywdę. O, stare dzieje. Kontrowersyjna. To była pierwsza książka, którą przeczytała. I moje pytanie: chciałabym zapytać, co cię zainspirowało od tej książki? Dlaczego taka tematyka? Mhm. I to jest moje pytanie, bardzo dziękuję. Dzięki. To jest, to, jest Dzięki taka, cześć. to jest taka historia, zrób mi jakąś to jest mój debiut. To jest taka w ogóle książka, chyba nie napisałem potem żadnej drugiej takiej, bo jest taka historia o miłości. Jest to książka, która ma w sobie taki element, który trochę może dziwnie się zestarzał, bo jest to historia miłości chłopaka, który ma 25 lat do dziewczyny, która ma lat 15 jest to miłość, dziś ktoś mógłby, jakby ktoś chciał być złośliwy, to mu powiedzieć, że to jest taka trochę historia o, o jakimś groomingu czy czymś takim. No głośno było o takich sprawach niedawno. No, było, było bardzo W naszej głośno. przestrzeni. Tak, na maksa. YouTube'owej. I, I też wiesz, trochę mi to tę książkę kazało, trochę w głowie zacząłem ją sobie wtedy rewidować. Chociaż ta ich relacja jest platoniczna przez, wiesz, praktycznie cały czas trwania, trwania książki. To, to ona też jest taką, wiesz, wyjątkową postacią, takim nerdem. Jest taką, ona to jest ciekawa, to jest taka bohaterka, która wtedy wydawała się bardzo nierealistyczna, teraz wydaje mi się, że bardzo dużo jest takich ludzi, nie? takich w ogóle osób młodych, które żyją już kompletnie w świecie, jakby, wiesz, swojej wyobraźni, internetu, jakichś kodów internetowych i, i, i tak dalej. No ale jest to taki. Taki romans drogi można powiedzieć. Był potem parę lat później na Netflixie taki serial The End of the Fucking World. Może ktoś widział. I pamiętam, że oglądałem ten serial i miałem coś takiego. Kurczę. Wiesz, bo to bardzo było w duchu w ogóle też tej tej, tej, tej mojej pierwszej książki, się tak nieświadomie, ktoś pomyślał bardzo podobnie do mnie wtedy. Skąd się ta książka wzięła? Skąd wziął się pomysł? Wziął się chyba z tego, że ja. Jako też taki młody człowiek, taki 17-18-letni, ja też byłem bardzo w takim fandomie fantastycznym. Dużo czasu spędzałem, jeździłem na konwenty, grałem w gry RPG, grałem w Magic the Gathering, czy ty wiesz, byłem w takim środowisku fantastycznym, fandomowym. Fajne czasy przez chwilę, dużo takich bardzo ciekawych osób tam poznałem, z którymi do dzisiaj z niektórymi mam kontakt. Mogę powiedzieć na przykład, jeśli to w ogóle, może to kogoś zdziwi moją pierwszą w ogóle publikacją w życiu jakąkolwiek prasową, to była w piśmie Magia i Miecz. E, przygoda tam do jakiejś tam gry fabularnej, jakiegoś zewók tulu czy czegoś takiego. To był pierwszy raz, kiedy ktoś mój tekst opublikował w jakiejś gazecie, którą można było kupić w kiosku, ja byłem, chyba wtedy w trzeciej klasie liceum, e, czy, tam, czy tam czwartej. No tak, wiesz, takie rzeczy są najważniejsze. Tak, tak. One tak. są kamieniami milowymi tak, to to był ka karier. Kam w ogóle milowy, nie? Ale i tam. Wiesz co, tam po prostu byli tacy ludzie w tym fandomie. Tam byli tacy ludzie, kompletnie gdzieś jakby z jednej strony odklejeni, z drugiej strony, wiesz, genialni, nie? Na przykład na jakiś, mający tą jakąś niesamowitą wiedzę ogólną, jak w ogóle na swój wiek. I był to takich, kurcze. pamiętam, że to takie środowisko, w którym ja się wtedy kręciłem w tym fandomie, no to to był trochę taki klub, Porąbanych geniuszy, nie? Ludzi kompletnie żyjących wtedy w tym raczkującym internecie, w tym świecie irców, forów w ogóle i tak dalej. Z drugiej strony kompletnie pochłoniętych przez popkulturę, gry RPG, w ogóle tego, tego typu rzeczy. I, I chyba ci ludzie zainspirowali mnie do tego przede wszystkim, żebym wymyślił tę bohaterkę, nie? A ten, bo ten koleś, ten bohater z kolei jest jakimś takim normalsem, który gdzieś jest zafascynowany tą dziewczyną. I i chyba z tego to się wzięło. Taki był, taki był zaczyn. I na początku w ogóle ta książka miała być tylko opowiadaniem. Ona się opowiadała, jej pierwszy rozdział okazał się jako opowiadanie w piśmie, lamp, w piśmie Lampa. A ja mam pauzę tutaj dla ciebie. Zanim no. stało się powieścią, było opowiadaniem. Eee, zostało spacyfikowane przez redaktora naczelnego miesięcznika kulturalnego Lampa uspokój się, nic z tego nie będzie. Ja ci wydam tę książkę, może dostaniesz jakąś robotę, pójdziesz pracować do gazety i tyle. Tak nie licz na to, że to będzie sukces, jak wojna polsko-ruska, tak to się już raz wydarzyło. Tak powiedział mi Paweł, no jak do niego przyszedłem. Powiedział, jeszcze dodał wtedy, że wszyscy będziemy i tak na końcu jeść futryny. <laughs> tak, no Paweł takie miał podać. To Akurat to ostatnie jest dość osobliwym stwierdzeniem. Tak, no Paweł w ogóle, bardzo serdecznie go pozdrawiam, wspaniały człowiek i, i pewnie bym tu nie siedział, gdyby nie on. I z tobą nie rozmawiał. Ale to bardzo dobrze, że on mi to wtedy powiedział, wiesz, no bo ja byłem. Zmotywowało cię to? Wiesz, co mnie tak dobrze ustawiło, bo ja jako przyjechałem, jako osoba 22-letnia, w ogóle zaczęło się od tego. To może ja mogę ci powiedzieć, jak, od czego to się w ogóle zaczęło? To się zaczęło od tego, że ja byłem na studiach dziennikarskich w Krakowie, ale coś tam sobie pisałem, jakąś prozę. I raz w takim przypływie takiego w ogóle, nie wiem, jakiegoś wieczornego w ogóle animuszu wysłałem jakieś te swoje opowiadanka właśnie do Pisma Lampa, które czytałem wtedy, kartkowałem je w Empiku, bo nie było mnie stać wtedy, żeby w ogóle je sobie kupić, więc je kartkowałem w Empiku, kosztowało 15 zł, tam 15 złotych to, to, to było całe pieniądze moje na cały dzień wtedy, na tym pierwszym roku studiów, I... ale czytając to pismo miałem coś takiego, że jeśli ja miałbym gdziekolwiek, cokolwiek coś wysłać, to chyba to jest jedyne miejsce, gdzie mnie w ogóle jakby zrozumieją, o co mi chodzi, no bo ja byłem totalnie nafaszerowany z jednej strony tą literaturą amerykańską, z drugiej strony tą popkulturą i tak dalej. A wszystkie takie pisma literackie w Polsce, teraz to w ogóle nie ma w Polsce pism literackich, chyba jeszcze to jakieś takie pisowskie jedno się rozstało, które Gliński założył, ale no, wtedy były różne pisma literackie, ale to były takie pisma typu dialog, twórczość, Odra, takie bardzo nobliwe, nestorskie pisma, do których pisali tacy poważni, tacy w ogóle starsi ludzie, pisarze, literacy, krytycy, profesorowie i tak dalej. A ta lampa to było takie, no, bardziej duże, jednak gówniarskie, i takie jednak rock pismo, które powstało za pieniądze z zarobione na Debiucie Masłowskiej. No i, i ja trochę do tego środowiska dokoptowałem i, i właśnie zacząłem w tej lampie publikować. I wysłałem wtedy, a, ale wysłałem do nich wtedy te, te opowiadania mailem. Chociaż na stronie było napisane jak Wół, to były takie czasy, młodsi widzowie mogą być w szoku. Na stronie lampa .art .pl, jak lampaart.pl było napisane: nie przyjmujemy jakby tekstów wysłanych drogą elektroniczną. Proszę teksty wydrukować i wysłać pocztą. I ja wtedy miałem jakiś taki przebłysk intuicji, że właśnie muszę je wysłać pocztą elektroniczną, bo to, żeby w się coś wyróżniło. Znaczy w ogóle ktoś zobaczy, że ja je wysłałem, bo podejrzewam, że jednak ludzi, którzy wysyła Pocztą było bardzo dużo i rzeczywiście po miesiącu mi odpisali, zwrócili na mnie uwagę i, i gdzieś tam zaproponowali mi publikację tego opowiadania. Potem Paweł zaproponował mi w ogóle, że wyda mi książkę i tak wydałem swoją pierwszą książkę, zrób mi jakąś krzywdę. Natomiast dwa lata później, kiedy już jakby kończyliśmy współpracę, ale wciąż mieliśmy taką relację koleżeńską, ja pamiętam, przyszedłem wtedy do redakcji Lampy, która się mieściła na chorzej, na rogu chorzej i i Marszałkowskiej w, na ostatnim piętrze kamienicy galeria Raster jeden pokój udostępniała tam Pawłowi. Ten pokój to wyglądał jak takie zaplecze wesołego papierniczego. Wiesz, wszędzie były książki, pryzmy papieru i puszki po piwie. tuś pewnie jak tam przychodzę pewnego dnia i Paweł siedział w takim nastroju refleksyjnym i była w tym kompletnie zagraconym pomieszczeniu, była taka pryzma papieru, słuchaj, takich skoroszytów, teczek, powiedzmy w pomieszczeniu mniej więcej tej wysokości od podłogi, tak do sufitu, nie? I Paweł tak się zadumał i powiedział: Mówi, widzisz, dobrze, że tym mailem wtedy te opowiadania wysłałeś, bo jakbyś wysłał tak papierem, to byłbyś gdzieś tu. Tak pokazał na środek tej, tej pryzmy. No i to była jego taka, nie wiem, nie wiem, forma komplementu, ale też myślę, że miał dużo racji w tym, co, co, co powiedział, nie? Czyli małe rzeczy czasami decydują. No pokora, to wiesz, z nami stanie taka, wiesz, ja też nabrałem bardzo dużo pokory wtedy, jakiejś takiej, znaczy ja do dzisiaj nie jestem jakimś specjalnie pokornym człowiekiem, ale, ale wtedy jakby też um, bardzo się cieszę, bo ja chyba wciąż bardzo pokrętnie i długo odpowiadam ci na pytanie, czy ja się cieszę, że ja nie zarobiłem wtedy dużych pieniędzy, no to jest, mi się wydaje, że jest pewne ryzyko, że, że mogłoby mnie to. Nie wyjść mi to na dobre. Na dobre nam wyjdzie odebranie telefonu, na pewno. Widz długo z nami czeka, przepraszamy, ale no czasami, tak, czasami tak tutaj bywa. Nie chcę przerywać opowieści gościowi i mamy nadzieję, że nasz widz się na to nie pogniewa. Mam nadzieję, że nie ma jakiejś irytującej muzyczki, jak się tutaj dzwoni. Kto? Nie, nie ma, ale cześć. Ale, cześć. ale jak, się, jak się dzwoni, to jest taki dziwny głos, że cześć, tu kanał sportowy, dziękujemy za zainteresowanie. Kanał sportowy? E... Chyba na starym systemie jest. Przepraszam, je... <grym> ale popadzę, dzień dobry. Jesteśmy w innym uniwersum. E... Nie jesteśmy Dobra. w Marvelu, jesteśmy w DC. Tak. Już się, już się poprawiam. Swoją drogą generalnie się tak zastanawiam, czy Przemek albo, albo Krzysiek, generalnie kiedyś, kiedyś mieliście na końcu języka kanał sportowy zamiast kanał zero E, czy, 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 czy się udał nie pierdzielnąć nie? No nie, Ale ja, ja jestem wyzerowany. No to spoko, to super. E, to od razu mam e, pytanie z topografii Warszawy, bo ja z Poznańskiej dzwonię i pytanie do Kuby, czy by trafił. Na Poznańską myślę, żebym trafił, no. O, no to spoko w takim razie. Słuchaj, jest ja konkretem, bo ty kiedyś w jakimś wywiadzie polecałeś e, Shane'a Middowsa serial, on się chyba Cnoty nazywa, nie? Jaki serial, przepraszam cię? Cnoty, Shane Meadows, ten koleś, który... Tak, 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 dokładnie, tak, Cnoty, no, ty... Virtus. no. No dokładnie. I czy ty wiesz, gdzie to można ogarnąć, obejrzeć, bo tego nigdzie nie ma. Hmm. Słuchaj, jesteśmy ogląda na nas bardzo dużo ludzi... <laughs> Może mniej, ja może mniej niż Samuela Pereira, ale wciąż wydaje mi się, że wydaje nas, ogląda nas dużo ludzi i ja trochę nie mogę ci powiedzieć, jak masz to obejrzeć. Znaczy odejść. ja wiem, czego ty nie możesz mi powiedzieć, to znaczy, że jest tylko jedna droga. Ale myślę, że możesz legalna droga to chyba jest taka, że możesz chyba, no ale i tak tego nie zrobisz, no ale powiedzmy dla porządku obrad, że chyba przez vpn możesz sobie założyć jakieś konto na BBC i tam chyba na BBC to Aha. jest w bibliotece, nie? Może tak być. Okay. Ale no, no okay. wiesz, wiesz jak jest, no. Jak człowiek no nie wiem, ma innego wyjścia, bo... to, to Myślałem, że nigdy tego nie będę robił, ale chyba Ja też bardzo staram się tego nie robić, muszę ci powiedzieć. Bardzo, bardzo się staram i prawie zawsze, no dobra. Prawie, zawsze prawie zawsze mi się udaje. Ale też powiem ci, że ten wysiłek będzie tego wart, bo jest to rzecz Absolutnie taka wstrząsająca i dla mnie też bardzo, bardzo, bardzo inspirujące to było. Nie? I w ogóle Shane'a Meadowsa polecam, bo to na maksa niedoceniony. Ja też. Wszystkie DC England. On zrobił o Stone Roses dokument. Yy. Tak. On zrobił, a, do tego nie widziałem. Dokument o Stone Roses? To ja muszę to zobaczyć. To super, żeby nie o tym mówił. Ulubiony mówić. zespół Beckhama, przemyśle. No tak, tak, tak. Tak, e, tak no i w ogóle mega to... związany z Manchesterem United. I super naklejka na laptopie. To tak przy okazji, a propos. Ak y okay, jest naklejka. Ale brood. która? Bo tu jest kilka. Brutball. Brutball, tak. A, okay. Przypomniałem sobie, że do t-shirtu dostałem taki stadion do złożenia z papieru i do teraz tego nie zrobiłem, a minęły już trzy lata, więc niewykluczone, że jak przyjadę do domu o pierwszej w nocy, to złożę sobie ten stadion. Ale to miło, że zauważyłeś. Jesteś pierwszą osobą w moim życiu, która zwróciła uwagę na tę naklejkę. Znaczy, te chłopaki z PFC super rzeczy robią, także to też mi się udało jak najbardziej. Eee, dobra, a to jeszcze Kuba. Jak nie, jak nie szaleń to jakieś polecajki? Czego słuchasz? Co oglądałeś ostatnio? Ostatnio, co oglądałem, na przykład bardzo polecam pójść do kina jeszcze jak grają, na wstrząsający film. Znaczy, to jest nadużywane słowo, ale rzeczywiście jest to film wstrząsający Jonathana Glazera, Strefa Interesów. Opowieść, o adaptacja książki Martina Amisa, opowieść o domu Rudolfa. Hesa w Oświęcimiu. Znaczy w sensie masz akcję, która dzieje się w tym domu na terenie Oświęcimia, ale Oświęcim masz tylko do... Znaczy nie, jest, nie wchodzisz do obozu nigdy. Słyszysz go gdzieś tam z oddali, ale cała akcja dzieje się w tym domu i masz takie życie rodzinne, rodziny Hesów. Jest to film upiorny, ale ze, w ogóle ze wszech miar uważam, należy go, go zobaczyć, bo jest, jest no moim zdaniem nieprawdopodobny. A z rzeczy... Minimalnie lżejszych, ale też bardzo ciekawych. No to bardzo mi się ostatnio podoba na showtime serial The Curse z Amon Stone. Yy, I tam jeden z braci Saudi jest producentem. Jest to dziwne, ale. Jest to dziwne, no. Ale bardzo, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawe. I bardzo w ogóle złośliwe, i bardzo takie inteligentne, bo bardzo to udanie nabija się z pewnego. Typu ludzi, których jest chyba dzisiaj tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także to, to mi się na przykład bardzo podoba. Tylko ja też lubię rzeczy, które są trochę inne i lubię rzeczy, które są takie dziwne i nie do końca wszystkim one się podobają. I często jest tak, że mi się podobają najbardziej. I to chyba nawet nie jest o tym, że jakiś jestem taki super fajny, oryginalny, tylko po prostu lubię takie rzeczy przekorne. No, na przykład jak oglądam, ja mam tak nabitą głowę, słuchaj tymi. Scenariuszowymi, w ogóle jakby schematami konstrukcji, i tak dalej. Że na przykład, jak oglądam albo czytam, to dla mnie największą wartością jest to, że ja nie wiem, co za chwilę zobaczę. I to jest dla mnie największa wartość. Nawet jeśli coś może być głupie, albo dziwne, albo nie do końca udane, to dla mnie to jest mniej ważne niż to, że ja po prostu nie wiem, co za chwilę obejrzę. Bo mogę obe oglądać genialny Panie. film, który jest naprawdę super zrobiony i Panie ma zobaczysz dużo wartość, schemat. Ale ja wiem, potrafię przewidzieć, wiesz. No to jest tak, jak Maria no właśnie, Janion dynastię tak, oglądała to i to zawsze ogląda, wiedziała, to, co się stanie. To, 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 to myślisz sobie, e, ja bym to zrobił napisał inaczej, albo e to słabe. Zdarza to, mi się to. Znaczy, to, to. Zdarza mi się to. I to nie znaczy, że te moje decyzje byłyby lepsze, ale, ale zdarza mi się to. Miałem... Okay. I to bardzo często. Że... I na przykład jak chodzę z moją partnerką do kina, która jest krytyczką filmową, to pra... bardzo często mówię do niej, słuchaj, ja no niestety, no ja bym to naprawdę zrobił to zupełnie. Napisał, napisałbym to inaczej. I pewnie byłoby to może gorsze, ale z ale bardzo często mam jakiś swój pogląd na, okay. na tę sprawę. No dobra, to jeszcze muzyczka i kończymy. Oj, to muzyczce, o muzyczkę, to wiesz, co tej muzyczki jest tyle, że już wiesz co, no. Nie wiem, to powiedz, czego dzisiaj słuchałeś po prostu? Dzisiaj czego słuchałem? Wiesz co, ja dużo teraz słucham muzyki afrykańskiej, bo byłem w Maroku na święta, jakoś tak mnie to zaraziło, że słucham w ogóle bardzo dużo takiej muzyki jakiejś subsaharyjskiej, w ogóle z Nigru, z Mali, z Maroka. Jest na przykład taki super zespół, który bardzo polecam, widziałem go w ogóle na żywo na którymś festiwalu, albo na ostatnim, albo na przedostatnim, Mdu Oktar. I, i to jest absolutnie fenomenalna muzyka na czele stoi, taka muzyczka afrykańska, berberska, taka rytmiczna, ale na czele zespołu stoi taki koleżka, który się właśnie nazywa Dumoktar, jest takim gitarzystą klasy Hendrixa, także jest to znakomita absolutnie rzecz. Tego dziś słuchałem. Dobra, to kończę i na osta ostatnie pytanie. Kiedy z górze psów w telewizorze? ASAP. ASAP. Okay. Ale nie wiem dokładnie Wiosna? sam kiedy, już... ale ASAP. Okej. Okay. No dobra, to bawcie się dobrze w takim razie. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, dobrego. Trzymaj A się Muzyczki ciepło. to Kumpel napisał do mnie wiadomość, że widział ciebie na koncercie Youth of Today w Hydrozagadce. Było kilka tak. Rok temu. Byłem tam, no. To legenda hardcore'u, hardcore straight edge mhm. z USA i, i ma pytanie, czy ty z polskich zespołów też z tego nurtu czegoś słuchałeś, czy niekoniecznie? Tak, tak, słuchałem, no. Cimeon X na przykład. Był taki zespół właśnie bardzo straightedżowy i go słuchałem polski, albo Inkwizycja, albo 1125, albo w ogóle szerzej, w ogóle no to mnóstwo słuchałem zespołów punkowych polskich. Jak byłem zwłaszcza dzieciakiem, bo moja, moja kuzynka słuchała tej muzyki od, od groma. I pierwszy koncert, na jaki ja poszedłem w życiu, to chyba miałem 13 lat, to był dezerter. Także ja jestem bardzo odchowany na muzyce punkowej, hardkorowej w ogóle i tak dalej, też jakiejś rockowej, metalowej, taka, inne gatunki muzyki to się pojawiły później. Jako dzieciak to ja słuchałem po prostu tylko, tylko tego. No. Także jest mnóstwo zespołów, które do dzisiaj, ja wiem, że to jest jakby, wiesz, źle się tam obro, obroniło czy coś tam, nie? Ale, ale czy tam, znaczy jakieś takie jest po prostu, wiesz, tam nieporadne, czy stare, czy źle nagrane, ale do dzisiaj to we mnie budzi, wiesz, dużo bardzo bardzo emocja. Ja też wydaje mi się, że jakoś też ukształtowało mi już światopogląd do końca, czy nawet nie tyle światopogląd taki na, na, na konkretne sprawy, tylko pewną taką postawę, nie taką wiesz, żeby jednak być w kontrze, żeby myśleć po swojemu, żeby jednak nie ufać do końca, nie wiem, instytucjom, nie wiem, policji i tak dalej. No To jest coś, co mam bardzo, bardzo głęboko w sobie jakby wdrukowane, nie? I, I też taka jakaś taka przekora trochę takiego gniewu, złości. To się kiedyś bardzo mocno... Nie chcę z siebie robić jakiegoś wielkiego nonkonformisty, czy jakiegoś w ogóle takiegoś tak, nie wiem, mega anty, antysystemowca, bo nie o to chodzi, tylko też po prostu wiesz, na czym, na czym się odchowałem, nie? Co jest dla mnie istotne. To się kiedyś bardzo ostro wyraziłeś na temat polskiego rapu i tych przemian w nim zachodzących. A w, w, o którą wypowiedź swoich... chodzi? No, na przykład o taką nafidę. Ale to było już wiele lat temu. To no, wiele lat temu, ale okej. Okay, no, się... Zdążyłem z kebonafidą osobiście na ten temat. Ale chciałem uzmawiać. zapytać o jedną rzecz, nie, nie cytować tej wypowiedzi teraz. To która... jest na przykład. Taką ta, ta to jest na przykład coś, na czego temat też zmieniłem pogląd. Jakby to zjawisko. Znaczy, bo to też nie, nie, nie jest taka... Czyli zrozumiałeś maja... je, tak? Nie, znaczy, czy, to czy nie... przyjąłeś po prostu taką kolej rzeczy, tak? Bo tak, ja może tak. wyjaśnię, widzą o co chodzi. że Tak, z grubsza, popraw mnie jeśli się mylę, ale um, chodziło Ci o to, że dla ciebie rap to była prawdziwa muzyka ulicy, a w momencie, kiedy pisałeś ten post, bo to chyba był post, to niekoniecznie taką muzyką się skrócie. zaczęła stawać. W, duży, nie, w dużym uproszczeniu. W wielkim skrócie, to było bardziej o tym, że bo z perspektywy czasu rzeczywiście wiesz, bo dlaczego w ogóle ludzie cały czas mi pytają o, polskim, o polski hip-hop, bo ja po prostu przez parę ładnych lat zajmowałem się tą muzyką jako dziennikarz, czy jako taki, powiedzmy, ktoś, kto pisał o muzyce i kto na przykład nie wiem, no, z Wojtkiem Sokołem prowadziliśmy program najpierw w radiu, potem w telewizji, miałem takie epizody, I gdzieś przez wiele lat byłem z tym polskim rapem i hip-hopem kojarzonym. No a przede wszystkim wydaje mi się, no Ślepnąc od świateł, jakby serial, książka, no były gdzieś tam hip-hopowe, były Pio rapowe. I był Piorun, y, czyli postać grana przez Krzyśka Koniecznego, który zresztą poszedł w drogę taką muzyczną i robi swoje rzeczy. Wiesz to z perspektywy często mi się w ogóle wydaje, że bo y, powieść Ślepnąc od świateł, która ukazała się w 2014, to były tam 4 lata przed serialem ukazała się powieść, i jakby płyta problemu, art brut, one się ukazały praktycznie w tym samym czasie. Tu, w tym samym mniej więcej momencie, plus minus miesiąc, wyszły ten powieść i ta powieść ta książka, ta powieść i ta płyta. I wydaje mi się, że obie te rzeczy bardzo w ogóle ze sobą wtedy współgrały. I bardzo były takie w ogóle komplementarne. i Bo takie też możesz ocenić dopiero po czasie, nie? Że to. Ja nie, nie chcę się jakoś sam wywyższać, ale wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy: ta książka i ta płyta. To są takie rzeczy, które bardzo dobrze oddają tamten czas i są jakimś takim portretem tamtego czasu, tych lat dziesiątych, pierwszej połowy lat dziesiątych w Polsce. I, i chociażby dlatego ja też jestem cały czas o ten hip-hop pytany, nie? a to tak na teraz na chwilę krótką się zamienię w jakiegoś takiego krytyka muzycznego, którym nigdy nie byłem, a może wciąż, albo byłem przez chwilę. I Słuchaj, załatę, no ja, ja cię zacytuję. To jest naprawdę to jest naprawdę mocne. Poczekaj chwilkę, znajdę ten fragment. Chłopie, podłożyłbym bit pod kobietę z banku, co chce mi sprzedać pożyczkę gotówkową na 7% obłożenia i wyszłoby bardziej autentycznie. No, to no tak, no ale widzisz, bo teraz z perspektywy czasu, jako osoba też starsza parę lat, bo też ta płyta wyszła, no kurczę, ile? 5 lat temu, 6, 7? Coś tak mi się wydaje. I wydaje mi się coś takiego, że, bo to jest po pierwsze rzecz, która. Widzisz, pewne rzeczy trzeba cenić po czasie. To jest rzecz, która totalnie zmieniła polski rynek fonograficzny, ta płyta, i to trzeba po czasie docenić. Nie, ona w ogóle zmieniła w ogóle to, co w Polsce jest muzyką masową, to, co w Polsce jest popem, zmieniła w ogóle to, czym w Polsce jest hip hop, rap, jakkolwiek to nazwać. No, postawiła wszystko na głowie. Jest bez wątpienia, już nie chodzi o jakąś tam jakość artystyczną, bo tylko chodzi. Chociaż może i też, ale jeśli chodzi o taką siłę rażenia, no to jest to pewnie jakaś tam płyta dekady, tak? To jest płyta, która zrobiła w ogóle z raperów w Polsce super gwiazdy. No i rzecz takie, rzeczy trzeba szanować chociażby ze względu na samą siłę ich rażenia, ale po drugie, no to w ogóle przede wszystkim ta ówczesna taka frustracja, wiem, że ona była o mnie, bo ja miałem wtedy lat 34-35 i ja po prostu nie mogłem. Się w ogóle pogodzić chyba z tym, że po prostu to już nie jest moja muzyka, tylko to jest muzyka ludzi młodszych ode mnie, że ja już jestem z gredem, że jakby pojawia się coś, czego ja nie jestem częścią, co nie jest skierowane do mnie, że ja nie jestem ten najmłodszy. I to było chyba takie moje własne, wydaje mi się z perspektywy czasu, obrażenie się na to. I... A skończyło się to tak potem, że Kebona video o mnie zarapował. W kawałku. A potem o tym pogadaliśmy i, i było bardzo miło. No ja zresztą uważam, że e, zarówno Filip w sensie tako, jak i Kłebbo są bardzo świadomymi twórcami, czego e, ta płyta wspomniana przez, przez nas przed chwilą jest, jest żywym dowodem, ale też na przykład ostatnia, ostatnia płyta Filipa e, jest, e, jest, tak, jest spójna, bardzo, bardzo, bardzo przemyślana, jest spójna i, i na, na pewno możemy powiedzieć, że to są, to są artyści. E, mamy kolejnego widza. I zamieniamy się w słuch. Witam, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. cześć. A właściwie dobry e... wieczór bardziej. E, ja mam ogólnie dwa pytania. Witam serdecznego gościa oczywiście. Witam cię również. E... Jak masz na imię? E... Chyba, że powiedziałeś. Kam... Kamil z Łomży. Cześć, Kamil. Słuchajcie, e, mam dwa pytania ogólnie i jeden apel związany z drugim pytaniem. Mm -hmm. Pierwsze pytanie to jest tak. Zacznę od początku. E, ogólnie pierwsze co zacząłem, zacząłem oglądać serial Ślepnąc od świateł, który był mega, mega Po mm -hmm. e, Potem kupiłem książkę, przeczytałem książkę i pewnie odpowiadałeś na te pytania, ale chciałbym usłyszeć to, bo nie słyszałem odpowiedzi nigdy. No. Dlaczego Jacek nie jest Jackiem? O oh, Jezus. A... <laughs> tak, no. a Kuba nie jest Kubą. I tu, i, tu. E, Dobra, i to. Dobra. To no. jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, e, zależy mi na odpowiedzi. Co skłoniło Cię? Jakie powody były, że odstawiłeś to, od czego byłeś uzależniony? Mhm. Nie wiem, co to było. Ale wiem. No alkohol e, głównie. I to mnie, to mnie ciekawi. Co było przyczyną? Oj, co było apel no... A apelcie, żeby nie blokować linii, bo wiem, ile sił trzeba włożyć, żeby dodwonić się do was. Ehm, a trzecie to jest mały apel taki, żeby w porannych programach nie gloryfikować tego czegoś, targówka. Bo to nie jest nic w porządku, a czuję czasami oglądając, że jest to bardzo mega gloryfikowane. To a, nie jest o, naprawdę O czym, o czym kolega nic mówi? Dobry. Nie, do końca, nie do końca wiem chyba, wiesz. Człowiek, człowiek warga, bardzo mocno tak wycieczki robi po tym sprzęcie z targówka. A, o rozum... Rozum... a bo o narkotykach na mówisz, ja o mefedronie, i... tak? Tak, okay, gdzieś no. tam jest temat diamentu, nagle wycieczka od razu na targówek, jest, że tam jest... No, to nie jest spoko moim zdaniem, bo... Widzicie, mówi wam, mówi wam widz, żebyście nie gloryfikowali narkotyków w programie, także się zastanówcie, no, czy gloryfikujecie narkotyki, czy nie. Absolutnie Ale... nie. Absolutnie ja życzę, absolutnie wszystkiego nie. Dobrego? Dzięki bardzo, wszystkiego dzięki dobrego. za telefon, trzymaj się. Eee, poczekaj, no to zacznę od może drugiego pytania, bo tu odpowiedź będzie krótka. Słuchaj, no interesuje Cię ten temat. Ja nagrałem o tym podcast, on się nazywa Coś Pać po odwyku i, i wciąż zachęcam do jego słuchania. Natomiast no dlaczego odstawiłem to, co odstawiłem? No bo gdybym tak w największym skrócie i też zbytnio nie dramatyzując, ale gdybym tego nie zrobił, no to wyrządziłbym już sobie dosyć poważną krzywdę i musiałem to zrobić, żeby po prostu nie stracić zdrowia, a być może nawet i życia. I, I tak, bo już tym mi to, to, to zaczynało grozić. Także, także było to konieczne do tego, żeby dalej zdrowo w ogóle funkcjonować, dorosnąć i tak dalej. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Widzisz, było w ogóle tak, że. Ja o tym pisałem parę razy w mediach społecznościowych, ale wiadomo, jak to jest z mediami społecznościowymi, no nie zawsze to dociera w ogóle do. Tak naprawdę, nie zawsze to dociera do wszystkich. Miałem pomysł, żeby w tej książce ta historia w ogóle była opisana we wstępie. Dlaczego zmieniły, zmieniliśmy imię głównego bohatera? No ale w końcu jakby zrezygnowałem, teraz chyba żałuję. Natomiast, no dlaczego zmieniliśmy to imię? Ja rozumiem zasadność tego pytania, bo to się rzadko zdarza. Odpowiedź była prosta. Kiedy napisałem tę książkę, to dosyć bardzo wcześnie, już na etapie pisania książki, jakby zaczęły się rozmowy o ekranizacji, jakieś tam pierwsze rozmowy z krzyżkiem Koniecznym o scenariuszu. I krzyżek skonieczny, z którym od początku się namówiłem, że będziemy to razem robić, e, w, trój, w trójkę z, Iza, z Izą Opuch z HBO, czytał tę książkę na bieżąco w ramach powstawania. Bo jakieś tam decyzje takie wstępne o tym, że będziemy to robić, to były... No, nie, książka nie była jeszcze wtedy skończona. Wydaje mi się, że były napisane tam dwie pierwsze części. No jak ja zacząłem pisać tę książkę, ten bohater nazywał się Kuba. Ja całą pierwszą wersję, pierwszy draft powieści napisałem z bohaterem, który się nazywał Jakub Nitecki, tak jak ja się nazywam. No i jakby... Był taki moment, w którym ja już czułem, że ta książka może bardzo dużo zmienić w mojej, że tak powiem, wiesz, no czujesz po prostu jako autor, że masz w ręku coś ważnego, że trzymasz w ręku jakąś spluwę i że ta spluwa wystrzeli i że ta książka dużo zmieni w twoim życiu i że na pewno będzie jakimś sukcesem, tylko nie wiesz jeszcze jakim. No i zacząłem się trochę bać i zacząłem wysyłać do różnych moich kolegów autorów tę powieść, żeby powiedzieli mi co myślą. No i jednym z takich właśnie taką jedną z takich informacji zwrotnych to było to, że powiedzieli jeden z moich kolegów, powiedział mi, że bym się zastanowił nad tym imieniem, bo jak nazwę tego gościa Jakub, on jest tutaj przecież dealerem narkotyków w ogóle i tak dalej. No to ludzie nie są zbyt mądrzy, skojarzą to ze mną i będę musiał do końca odpowiadać życia na pytania, czy ja na pewno nie handlowałem nigdy narkotykami. No ja się wtedy tego przestraszyłem i zmieniłem mu imię na Jacek. Czemu akurat Jacek? No to już nie pomnę. Ale zmieniłem mu to imię nie? w powieści, co było złym wyborem. Ale potem książkę dostał już taką, nie wiem czy już wydrukowaną, czy w jakimś takiej szczotce, dostał Krzysiek. Zaczął tę książkę czytać, jeszcze raz skończoną, no bo on rzeczywiście, kurczę, czytał tę książkę chyba ze 30 razy podczas pracy nad tym serialem. Przyszedł tę książkę i w ogóle był strasznie zbulwersowany, że ja zmieniłem to imię. Nie? Bo Przyzwyczaił się do tamtego, no bo już dążył ten tekst ileś razy tam przeczytać. I w ogóle z awanturę mi zrobił, nie? I mówi, czemu zmieniłeś to imię? W ogóle jakby w serialu będzie Kuba, nie? Nie ma mowy, będzie Kuba, tak jak było w tej pierwszej wersji. Na co ja mu powiedziałem, no ale słuchaj Krzysiek, tak się nie robi, zmienia się imion bohaterów i ja będę potem do końca życia odpowiadał na pytania, dlaczego ja zmieniłem to imię w tym serialu. On mówi, to jest twój problem, trzeba było nie zmieniać, nie słuchać się tego i tego, teraz sobie odpowiadaj na pytania w ogóle. W serialu będzie Kuba i cześć, nie? Nie ma w ogóle innej opcji. No i tyle, i tak to się skończyło, no widzisz, no i tak jak bałem się, że będę odpowiadał do końca życia na pytania, czy jestem dilerem narkotyków, ale Odpo, teraz do końca życia odpowiadam dlaczego na pytania, dlaczego zmieniłem imię i widzisz, tak. Czyli tu, Krzysiek taki nieprzejednany. Dokonałem tym wszystkim złego, złego wyboru. No Krzysiek jest bardzo nieprzejednaną osobą, która zawsze super wie, czego chce, ale jest też niesamowicie zdolnym człowiekiem. Skończył z tego, co wiem, właśnie robić swój film pełnometrażowy Ruklin Zoo w Brooklynzu, tak jak piosenka była o Wu-Tang Clanu, Old Dirty Bastarda, Brooklynzu, to on zrobił w Brooklynzu, o Wrocławiu, taki klimaciarski film. Wydaje mi się, że to się super zapowiada i bardzo czekam w ogóle na premierę też tego filmu. Nie musisz czekać na kolejnego widza, bo jest już z nami. Kogo witamy? Cześć, Przemek. tej Janik. Cześć, Przemku. Cześć. Cześć, Przemek. Przemek, cześć Przemek. I cześć, Jakub. Cześć. Ja e, jedną ja do ciebie to bo pisałem do Ciebie nawet e, na prywatnej wiadomości, ale no wiem, że masz pewnie no, tam duży, mm -hmm. e, duże zainteresowanie, e, a mianowicie chodziło mi o muzykę, a przed chwilą rozmawialiście o muzyce, no. e, a konkretnie o muzykę z informacji zwrotnej. Okay. Bo tam jak Kania się e, budzi często. Leci taka fajna, metalowa, serkanowa muzyka. Czy mówisz powiedzieć, co to jest Murzyską no? nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego nie, pojęcia, nie pojęcia bo ja ci naprawdę nie wiem. Znaczy wiem, że autorem głównym muzyki do tego serialu jest Olaf Deriglasow mhm. I, yy, I chyba on też po prostu skomponował ten, ten fragment, który jest w tym w, jest w tej scenie. Mogę się zapytać o to producenta. Wiem, że było coś takiego w pewnym momencie, jak oglądałem taką pierwszą montażówkę tego serialu, to był tam podłożony numer, słuchaj, Rage Against the Machine w tym miejscu. No, znaczy jakiś Jakiś bullet, in, i, no, Know Your Enemy, albo jakiś taki znany kawałek Rage Against the Machine. Tylko po prostu okay, jakoś tam, tam jest, jest nie szło takich... kupić praw i. Nie szło kupić praw i chyba po prostu zrobili coś, Olaf błasne, zrobił błasne coś mówię. podobnego. No. Tak, żeby ale było na podobne. Nie gdzieś tego można posłuchać, bo taka nuta, która gdzieś tam mi utkwiła w głowie, i dlatego też do ciebie napisałem. Kurczę, no, nie ale... wiem, wiesz, nie wydaje mi się, żeby ten soundtrack był chyba na Spotify'u, chyba go nie ma. I chyba Netflix niestety nie robi takich rzeczy, że wypuszcza te soundtracki, do informacji nie zrobił. Ale czasami ktoś tworzy playlisty. A czasami ktoś tworzy. Na platformach streamingowych albo y, także hmm. na YouTubie, więc myślę, że to jest... Słuchaj, no na hop. pewno jakby ja, wiesz, przekażę Łukaszowi, Dzięciołowi, producentowi serialu to, że to, wiesz, ludzie słuchają sobie tego sound soundtracku i że chcą, żeby był w jakiejś osobnej formie no, wiesz, i może to to doprowadzimy to do tego, żeby on gdzieś był. TV tylko wiesz to jest tak że ta muza go budzi gdzieś tam zwierzy graj i no, ale tam są takie fragmenty wiesz 15 20 no, ale tam są takie rysy gitarowe, które byłem bardzo zainteresowany z tą muzą no okej okay, będę gdzieś tam jeszcze gdzieś dobra dzięki wielkie. dzięki, dzięki bardzo. trzymaj się Chciałem z tobą wrócić do jednego momentu, który tutaj tak otarłeś się delikatnie, mhm. ale został mi w głowie podczas naszej dalszej rozmowy, a mianowicie tych targów książki, na których nikt do ciebie nie podchodzi. No to było, ale to, to wiesz... To tak ja to wiem, to było, to ja wiem, ale każdy, temu, każdy pisarz przechodzi... Teraz ktoś tam podejdzie. No. Każdy, który... Domyślam się, widzę, że masz dość spory, sporo różnych tras po Polsce, cały czas wrzucasz gdzieś tam różnik. No u teraz się, znowu wracam, wracam teraz do, 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 do jeżdżenia, trochę nie jeździłem, ale teraz wracam. Ale wiesz, okej, okay, to może być początek, ale próbujesz wystawić coś swojego i nikt nie przychodzi, no to nie jest to motywujące. I wiesz, jak się chciałem cię zapytać o przejście tej drogi i taki moment zwrotny, kiedy ktoś przyszedł, a ty poczułeś że to nie będzie tylko twoja pasja, że sobie napiszesz książkę, ale nikt jej nie przeczyta, tylko naprawdę ktoś przyszedł, ktoś cię rozpoznał, ktoś chciał wziąć od ciebie autograf i ktoś chciał kupić twoje książki. Jaki to był moment? Yy, powiem ci tak, yy, bo ja całe życie utrzymywałem się z pisania. Ja nie robiłem w życiu tak naprawdę nigdy nic innego. Nie miałem żadnej pracy innej. Nie wiem, tak jak większość ludzi przychodzi taką drogę. Może to jest też, wiesz, jakiś też mój brak, jakiś mój deficyt że nie odbyłem takiego wiesz takiego chrztu bojowego w życiu, że pracowałem nie wiem w gastronomii albo na budowie albo nie wiem na zbieraniu owoców za granicą i tak dalej. No nie przeżyłem tego. Co może byłoby dla mnie jakieś ciekawe i budujące, ale to się nie stało, bo pierwsze pieniądze, jakie przyzrobiłem, były to pieniądze za napisanie czegoś tam jakiegoś artykułu w internecie i już zawsze tak było. I te lata powiedzmy od debiutu do wydania ślepnąc od świateł, czyli powiedzmy te pierwsze 8 lat mojego pisania od 2006 do 2014, ja też wtedy żyłem z pisania, tylko to było pisanie, nie wiem, felietonów do gazet, artykułów, robienie wywiadów, robienie jakichś takich robót scenariuszowych, jakichś takich mniej, powiedzmy, jakichś tam presti, prestiżowych niż później. Jakby no takie roboty, roboty pisarskie, które się wykonuje często takie. Był moment, że chciałem iść do pracy do agencji reklamowej. Dzięki Bogu mnie nie przyjęto do tej pracy. Także, wiesz, także to było. Tylko ja wtedy przez te lata pamiętam, byłem po prostu skupiony na tym, tak jak ma do dzisiaj bardzo wielu ludzi, która się para jest na takim freelancie, powiedzmy jakimś pisarskim, dziennikarskim, byłem po prostu skupiony na tym, żeby przeżyć w pewnym momencie. No, więc ja byłem młodym człowiekiem, który był nagle, wiesz, w Krakowie, a tym w Warszawie, który musiał się utrzymać. Więc owszem, gdzieś tam jak. Przychodziłem na przykład na targi książki, czy gdzieś i podchodziło do mnie, powiedzmy, pięć osób w ciągu godziny. No to oczywiście, że miałem sobie taką emocję, że no mogłoby to być więcej ludzi, byłoby fajnie, ale ja jakby byłem w takim trybie, że to był, jak to mówią Amerykanie, taki hustle, że bardzo ja po prostu musiałem się utrzymać. Wiesz, i dla mnie, jakby ważne było na przykład, ile ja dostanę tam rozliczeń z jakiejś tam czegoś, jakiejś książki ewentualnie bo muszę... Mieć na rachunki. Mieć na rachunki. I, i, I tak było, wiesz, przez 8 lat i to mnie totalnie zajmowało i było też bardzo stresujące. I mnóstwo ludzi w ogóle też, która do dzisiaj żyje w kulturze czy w dziennikarstwie, które są coraz bardziej takimi pauperyzu pauperyzującymi się zawodami, wciąż żyje tak do dzisiaj, nie? W jakimś takim, no wiesz, bardzo dużym, bardzo dużym stresie, no bo nie ma czegoś takiego już w mediach, na przykład jak etat, tak? W kulturze też już chyba za bardzo tego nie ma, no chyba że jesteś tam... Dyrektorką, dyrektorem biblioteki albo jakiegoś środka kultury, ale poza tym, to wiesz, to, to, to czegoś takiego nie ma. No i, i moment taki, w którym poczułem, że coś się w ogóle zmienia, to był taki moment. Kiedy powiedzmy, po 2012 2013 rok, 11, 12, 13 to ja w ogóle przestałem jakiejś działalności pisarskiej. Chciałem zrezygnować wtedy w pisania już w ogóle. Po prostu starałem się utrzymać z jakichś takich wiesz, dziennikarskich prac. Pracowałem wtedy nad serialem Belfer, pisałem scenariusz do serialu Belfer, ale ten serial był tak leżał totalnie na półce w tvn -ie. ja pisałem jakieś, pisaliśmy jakieś scenariusze, ja dostawałem honorarium, ale w ogóle było dosyć to wątpliwe, czy ten serial powstanie, bo wyglądał wtedy zupełnie inaczej rynek telewizyjny. I ja też zaczynałem mieć swoje jakieś tam też problemy z używkami i tak dalej i tak dalej. to wszystko zaczynało tak coraz słabiej, coraz słabiej wyglądać. I był taki moment, w którym nastąpiła ta zmiana w moim życiu. Poszedłem się leczyć, napisałem książkę Ślebnost od świateł. Jakby HBO wyraziło to zainteresowanie, a ja czułem, że nagle coś się tak zmienia. Ale taki moment, w którym ja zobaczyłem, że się naprawdę zmienia, to był taki moment, w którym ja miałem mieć spotkanie premierowe tej książki w knajpie Pardon To Tu która teraz jest przy metrze Politechnika, ale ja mówię o poprzedniej lokalizacji. I było coś takiego, że ja szedłem na to spotkanie i ja miałem coś takiego, że jak jechałem w ogóle na spotkania autorskie wtedy, przez te pierwsze lata, to zawsze miałem taki stres, który trochę został we mnie też do dzisiaj, że się bałem, czy ktokolwiek w ogóle przyjdzie. Ty ktoś przyjdzie, ale to jest zupełnie naturalne chyba. Wiesz, ale bo ja też miałem takie spotkania, na które nikt nie przyszedł. Też to, to odbębniłem. No zdarzyły się takie w moim okay. życiu sytuacje. No, I takie, się nie wtedy, wiem, i pierwsze się... spotkanie w moim życiu autorskie, które się odbyło w Krakowie, gdzieś tam chyba w klubie pod Jaszczurami, no to przyszła na nie moja koleżanka, żeby mi nie było smutno. No. Wiesz, no to, to przeżyłem takie rzeczy. I, I zadawała pytania? To, nie, chyba bekę miała. Poszliśmy potem coś tam się upić albo ujarać, no nieważne. Ale pamiętam, szedłem na to spotkanie i, i miałem coś takiego, no kurczę, też z tym lękiem takim, czy ktoś przyjdzie. Pytam, poszedłem pod to, pardon, to tu i zobaczyłem, że tam jakiś tłum ludzi stoi w ogóle, wiesz, że nie można wejść do środka. I miałem takie coś, aha, no co to jest. Ktoś tu musi mieć spotkanie. Że koncert jakiś chyba był, czy, czy coś, czy może ja pomyliłem adresy i tak dalej. I zobaczyłem wtedy mojego kolegę stojącego w tym tłumie, który patrzy na mnie z takim wyrzutem i mówi, no słuchaj, ja chyba idę do domu, bo już się tu nie zmieszczę, ale w ogóle się spóźniłeś. I wtedy, no tam przyszło dwa razy więcej ludzi, niż to miejsce wtedy mieściło, nie? I, i to był taki moment, w którym mówię, a okej, okej, czyli coś się w ogóle zmieniło. Coś, wiesz, coś jest trochę inaczej. I to był taki ten wieczór, to był taki bardzo namacalny w ogóle moment. Ja w ogóle potem z ekscytacji nie mogłem spać, nie? Miałem pamiętam, wtedy poszedłem spać do, do, do też nie Mieszkaliśmy razem do mojej dziewczyny i pamiętam taką sytuację rano, że obudziłem się i miałem tylko ubrania, w których byłem na tym spotkaniu, i miałem wtedy w ogóle czarną marynarkę i białą koszulę. Tak, jakiś taki moment krótki w moim życiu, że sobie wymyśliłem, że będę się elegancko ubierał. Że miałem czarną marynarkę, białą koszulę, takie czarne. To tak byłem powiedzmy, elegancko ubrany. Byłem też dużo szczuplejszy wtedy, więc ładnie to nam nie leżało. I i wyszedłem, ale też taki byłem wymięty po tym wieczorze, i wyszedłem i chciałem podjechać tramwajem do mojego mieszkania dwa przystanki. I po drodze złapał mnie w ogóle konduktor, nie? A w ogóle nie miałem kasy, żeby mu dać nawet, wiesz, tej stówy, żeby mnie puścił. I zrobiłem takie coś, że w ogóle wyrwałem się, że chciałem w ogóle mu uciec, nie? Wiesz, konduktorowi jakoś na przystanku, i on mnie wtedy tak złapał, nie? I w ogóle zniszczył mi tę koszulę, wiesz, powyrywał mi guziki, nie, tak mocno mnie złapał. I to był taki moment, jakoś ja wybrnąłem z tego momentu. Był taki, wiesz, głupi, wstydliwy i tak dalej, ale to było dla mnie wtedy taki, jakiś taki, do dziś pamiętam cały ten przebieg wydarzeń. To, to spotkanie, detonans, to spotkanie na które przyszła ta nagle masa ludzi po raz pierwszy w moim życiu, jednak po ośmiu latach pisania i następnego dnia ta taka sytuacja, jak jakaś, jak z pierwszego roku studiów, wiesz o co uh -huh. chodzi, że nie masz, Łapiecie kanar tu za, za fraki. Tu no coś parę razy mnie złapał, więc wiem o co chodzi. Ale to połączenie, wiesz, ty, może ja to w jakiś taki niejasny już po prostu ze zmęczenia. Ale że to pamiętam, było to takie taki... w sumie trochę książkowo-filmowe. Bardzo to było wszystko książkowo-filmowe. I ten wieczór i ten poranek i, 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 i może ja to też tak jakoś nieskładnie opowiadam, ale, ale... i będzie z tego beka w komentarzach, ale to był taki moment, ten całość, ten, ten wieczór i ten ranek, to było coś takiego, że... Mm, ja po prostu potem wróciłem do domu, patrzyłem na tę koszulę i zrozumiałem, że no już nigdy w życiu nie ucieknę kanarowi. Wiesz, rozumiesz, co, co, co chcę powiedzieć. Dobrze, to... że, dobrze że dzisiaj wysłaliśmy po ciebie samochód, i, to, i, to, i do, Ale nie chodziło, wiesz, o, 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 o to, że. Chodzi, chodzi o to, że no, nigdy już nie będę, miał, nie będę miał kasy na bilet. Nie będzie w takiej sytuacji, że nie będę miał kasy na bilet. No. No to faktycznie dość, tak powiedziałbym, literacko przedstawiona ta scena. Tak mi się w ogóle po raz pierwszy mówi o tym publicznie. Pierwszy raz mi się to w życiu jakoś tak połączyło, ale zrozumiałem, że pytasz mnie o konkretną scenę, mhm. konkretny moment. No to ja pamiętam ten moment. No to było w 2014 roku. A czy to jest tak, Kuba, że jak jesteś alkoholikiem i wychodzisz z tego i zaczynasz leczenie i jesteś w terapii... Ja już wtedy nie piłem. Żeby no było tak, jasne. właśnie do, do tego chcę nawiązać. I wie, wiadomo, że kiedy no najczęściej, to nie jest chyba wielka tajemnica, że najczęściej mm, Ktoś, kto jest alkoholikiem, ma ochotę się napić, kiedy ma trudną sytuację kryzys kryzysową jakąś, ale czy jak jest taki high euforii, że ty widzisz tych ludzi, ten tłum, to też możesz mieć ochotę wiesz, nie pamiętam przyświętować nie... sobie nie... taki, tak, taki tak, sukces? Tak, 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 ale nie pamiętam już, ale mogło tak być. Mogło tak być, że ja mogłem mieć jakieś takie wtedy. Wiesz, ja wtedy strasznie też przeżywałem to, co się działo, nie? Bardzo to wszystko przeżywałem. A miałeś dużo chwil od, od momentu, kiedy pojawiłeś się w terapii i stwierdziłeś, że to nie jest dla mnie, to mi szkodzi. Tak jak odpowiedziałeś tutaj jednemu z widzów, gdybym, gdybym nie rzucił tego nałogu, to być może bym tutaj w ogóle nie siedział, bo wpłynęłoby to na moje zdrowie, a może nawet życie. Czy, czy takie momenty się często pojawiają, że myślisz a. sobie, ch chciałbym... To nie było takie złe, to, to było spoko. Bo z Julkiem strachotą mówiliście właśnie w tym waszym podcastie o takiej rzeczy, którą gdzieś tam sobie wychwyciłem, że wcale to picie nie jest takie złe, bo ono też może dać dużo dobrych rzeczy w życiu. To znaczy, mm -hmm. jeśli zorientujesz, że picie jest złe, to potem mogą się z tego urodzić dobre rzeczy. Ale to jest demon, który śpi sobie gdzieś tam cały czas, i to każdy alkoholik czy Człowiek, który od czegokolwiek był w życiu uzależniony, pewnie doskonale o tym wie. Wiesz, co mówi się, że to jest, i to jest akurat prawda, że to jest choroba emocji, nie? Każde uzależnienie to jest choroba emocji, bo dlaczego się uzależniasz? No to o tym mówiliśmy wielokrotnie w podcaście i też to jest prawda, za każdym razem o tym mówię, że człowiek, człowiek się uzależnia, bo cierpi, nie? I chce czymś ugasić to cierpienie. I to jest też co ludziom jest trudno pojąć. Na początku tej rozmowy gadaliśmy o tym, że na przykład ludziom jest trudno pojąć, że każdy człowiek myśli o sobie, że robi dobrze, nie? To tak samo wydaje mi się, że ludziom trudno jest pojąć, że y, ludzie, którzy robią zło, również cierpią. I nie jest to żadnym czynnikiem usprawiedliwiającym. To nie jest tak, że powiesz: że on jest cierpi, biedny". Nie, no on cierpi, to jest po prostu geneza jego zachowania. Ale to nie oznacza, że jego zachowanie może być na przykład złe, tak? Wiesz, wiesz, że po prostu cierpienie jest taką sztafetą, to jest to, bardzo często w życiu jest takie po prostu czymś podawanym dalej. I ludzie mogą robić potwornie złe rzeczy innym ludziom, ale też wyrasta z jakiegoś ich cierpienia. To, to, to też, wiesz, fajnie, fajnie jest to powiedzieć. I, I nauk w ogóle jest właśnie takim no takim gaszeniem cierpienia, tego cierpienia emocjonalnego, tylko to jest takie gaszenie benzyną, nie? Gaszenie ogniska benzyną bo bardzo szybko to staje się coś takiego. Wydaje mi się, że chyba tak najkrócej można to opisać. I odpowiedzią jest coś takiego, tylko widzisz, to jest temat na całą w ogóle super długą, inną rozmowę. Nie? Które, i nie wiem, czy jest sens mówić o tym tak bardzo po łebkach. Ale kluczem chyba jest coś takiego, mi się to powoli udaje robić, ale ja już jestem starym koniem, mam 40 lat, nie piję 10 lat, nie wiem, jakoś się staram Rozwijać, ale kluczem chyba w ogóle jest takie coś, jak takie obserwowanie siebie i swoich emocji. I obserwowanie nawet takich drobnych rzeczy, codziennie się w życiu, wiesz, przydarzają. Nawet tych mediów społecznościowych, od których w ogóle zaczęliśmy tę naszą rozmowę, a że to mi daje jakiś tam haj, bo coś tam, to mi się. Mam na to ochotę, a dlaczego ja tak naprawdę mam na to ochotę? Potrzebuję tego, a tak naprawdę czemu ja właściwie tego potrzebuję. Nie? Jakby. To mnie uwiera, to mnie drażni, a czemu tak naprawdę to, to mnie drażni? I to zadawanie sobie takich pytań, to obserwowanie siebie, to, że wiesz, udało mi się w końcu po wielu latach wyhodować w sobie, nie zawsze to działa, ale czasami działa takie krótkie miejsce, taką, wiesz, takie 5 mm przerwy pomiędzy bodźcem a reakcją na przykład, to, 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 to jest cena. I to wydłużyć mnie, wiesz, ląd. Trochę. Tak, wydłużyć trochę ląd, dokładnie, bardzo fajnie to nazwałeś. I to jest, wiesz. I to jest coś, co jakoś mi wydaje mi się, ludziom takim jak ja pozwala na co dzień jakby funkcjonować. I wiesz, i też pogodzenie się takie z tym, zaakceptowanie tego, że to życie nigdy nie będzie jakieś idealne. Życie nigdy nie będzie wiesz, wspaniałe. nie? Bo ja na przykład siedzę teraz przed tobą i rozmawiamy sobie, ja z, rozmawiam z takiej pozycji też dlatego, tu jestem jakiegoś człowieka w ogóle sukcesu na paru poziomach, tak? Człowiek, który napisał, sprzedał no już w tym momencie jesteśmy blisko, nie wiem, miliona książek który zrobił jakieś super głośne seriale, miał głośny podcast, który obraził kiedyś prezydenta, zrobił straszną haję z tego powodu. Są różne, jakby, takie warstwy mojego, mojego życia, z powodów, których tu, tu, tu siedzę. Ale ja, wiesz, tak jak bardzo wielu, jak każdy też boryka się na co dzień sam ze sobą. Nie? I jakieś mam po prostu też swoje trudy, jakieś swoje... Nie, nie... Ja teraz się nad sobą nie użalam, broń Boże, tylko, wiesz, no, przedstawiam ci, ci stan faktyczny, nie? I, I podejrzewam, że też to masz, bo też jesteś człowiekiem jakimś myślącym, wrażliwym, wiesz, borykającym się ze sobą i, i, i ze światem. Znaczy, mój terapeuta powtarza mi bardzo często takie mądre zdanie, mówiąc, że powinniśmy częściej nauczyć się przytulać swoje cierpienie i przyzwyczaić się do tego, że w życiu jest dużo takich momentów, kiedy cierpimy, że nigdy to nie jest pasmo samych sukcesów. Ja też mówię o tym dlatego, że ty powiedziałeś w jednym z wywiadów takie fajne zdanie o przytulaniu przemijania, że nauczyłeś się przytulać tak, swoje no przemijanie. Tak, uczę się I tego, widzę, wiesz, i to widzę nie nauczę tym, do końca. Nie? Widzę w tym gigantyczny paradoks, bo z jednej strony... E, Przytulanie przemijania to jest taka trochę akceptacja tego przemijania. Z drugiej strony mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, zwłaszcza tutaj, jeżeli, nie wiem, tworzysz coś od rana do wieczora, mieszkasz w dużym mieście, które napędza cię do tego, że trochę jakby próbujesz e, zrobić wszystko, żeby zapomnieć o tym przemijaniu, a im więcej rzeczy robisz, tym paradoksalnie szybciej przemijasz. To znaczy ten czas płynie tak samo szybko, ale no dni mijają cię szybciej. E, to nie jest... Tak, strasznie tak, strasznie tak szczerze, o Hemingway prawda. z Dawidem Podsiadło nagrali taki kawałek całe lata o tym, że kiedyś lato, lato trwało naprawdę tam dwa czy trzy, trzy miesiące, a, a, zobacz, a, a dzisiaj od... trwa dwa tygodnie. A tak? zobacz ile oni są od nas młodsi, jak to są gówniarze, jak w naszym wieku dopiero, jak oni. Ale przecież Filip akurat będą. jest taki mocno egzystencjalno-sentymentalny. To, to jest, wynika bardzo. mocno z jego tekstów i czasami mam wrażenie, że on jest bardziej w moim wieku niż w swoim, jak go, jak go słucham. ale wiesz, Ja mi... to powiedziałem z przymrużeniem moka Oczywiście bardzo ich obu w ogóle serdecznie Serdecznie, serdecznie pozdrawiam, ale wiesz, no kurczę, jakby no jedynym chyba jakimś takim odpowiedzią na to wszystko, to jest, wiesz, ta, ta, no ta, ta, ta pogoda ducha i ta modlitwa o pogodę ducha, nie? żebyśmy w ogóle, wiesz, mieli siłę, aby walczyć z tym, co możemy zmienić. Odpuścili to, czego nie możemy zmienić. I byli na tyle mądrzy, żeby odróżnić jedno od drugiego, i to jest w ogóle najmądrzejsza rzecz, jaką ja w życiu usłyszałem, i po prostu staram się nią codziennie kierować. Oczywiście zapominam o tym 90 razy dziennie, i, 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 i teraz zgrywam takiego mądrego, kurwa, że siedzę tu w kanale Zero, oglądają mnie ludzie i to mówię, ale to jest chyba jakaś taka, wiesz, podstawa, podstawa tego, 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 tego wszystkiego, no tak staram się o tym myśleć i o tym funkcjonować. Wiesz, też z kolei kiedyś ktoś kiedyś mądrze... Już nie pamiętam, gdzie to usłyszałem, ale gdzieś w internecie, na jakiejś torce. no nie powiem ci. Ale chodzi o samą wymianę zdań. Że ktoś, powiedzmy, pytanie zadane przez jedną osobę brzmi, jak w ogóle... Być na przykład z kimś bardzo długo w związku albo w małżeństwie i wytrzymać w ogóle z tym człowiekiem, nie? co zawsze jest trudne, tak? No Umówmy się. No raczej w naszym otoczeniu więcej związków się rozpada niż. Tak, I, I jaka jest odpowiedź? Ta druga osoba odpowiada, druga osoba jest starsza, tak? To, to w, tej, w tej wymianie mówi z perspektywy jakby przeżytych lat. Mówi, no trzeba przynajmniej raz w tygodniu popatrzeć w lustro i powiedzieć sobie, no mnie na loterii też nikt nie wygrał, nie? I to jest może coś, czego ja bym chciał życzyć wszystkim i sobie, nie? Żebyśmy w ogóle w każdej sytuacji tak na siebie też patrzyli i sobie mówili, kurde, po pierwsze, to może nikt mnie na loterii nie wygrał, a po drugie, a może nie jest to do końca prawda, to, co mi się na przykład wydaje. Co ja też staram czasami sobie mówić też w większości przypadków mi mi to nie wychodzi. No. A praca, którą się lubi, bo często się mówi tak, jak masz pracę, którą lubisz, to właściwie w ogóle nie pracujesz. Ja chciałbym zadać kłam tej tezie i w ogóle się też, z nią też nie zgadzam. Jest jest absolutnie bo nieprawda. jak praca, którą lubisz, to zazwyczaj oznacza, że się w nią angażujesz, wykonujesz ją bardzo dobrze wtedy tak. i pracujesz jeszcze więcej tak. i to cię nakręca. Tak. Więc de facto pracujesz więcej niż ci, którzy nie lubią swojej pracy, którzy chcą ją zamknąć jak najszybciej za drzwiami, najlepiej o 16. I tak, no to, to w ogóle, w ogóle jak, jak robisz pracę którą lubisz, no to na przykład też łatwiej Cię wykorzystać, bardziej Cię do tej pracy zagonić. Bo przecież to nie jest Twoja Bo praca. To nie jest Twoja praca. Zresztą to lubisz. Tak, także to, to, to nie jest do końca tak. Poza tym każdą pracę można przestać lubić, poza tym chyba nie ma też takiej pracy, którą się lubi codziennie. Wiesz, no oczywiście, że znowu my rozmawiamy jako tacy szczęściarze z takich pozycji w ogóle, wiesz, uprzywilejowanych, i tak sobie siedzimy i gadamy, i wiesz. I, i... I ktoś może powiedzieć, nie, no panowie, co wychowało się tak. No ty Chciałbym ja jesteś, mieć waszą, tak, co tak. jesteś super dziennikarzem, ja jestem super pisarzem i tak sobie sobie, wiesz, sobie sobie mówimy, ale to prawda jest taka, że ja wykonując swoją pracę, w którą jestem zaangażowany tak naprawdę cały czas, bo jakaś cały czas jakaś część mojego mózgu, nawet jak tutaj siedzę i z tobą rozmawiam, czy, czy z ludźmi, którzy dzwonią, to jakaś część mojego mózgu gdzieś tam mieli coś, tak? I, i to jest, mi jest bardzo trudno kompletnie tę pracę w ogóle oddzielić i, I wiesz, i, 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 i odpuścić, tak jak ludzie, którzy po prostu chodzą do pracy i z niej wracają, to, to robią, nie? To, to mi jest czasami bardzo trudno w ogóle nie myśleć tak, bo ta moja praca jest taka świetna i generuje takie sukcesy i takie tu świetne książki, że bardzo trudno mi jest to tak w ogóle zostawić w pewnym momencie sobie powiedzieć, dobra, to nie ma aż takiego wszystko znaczenia, nie? A jak znosisz krytykę? Czy to się zmieniło też na przestrzeni lat u ciebie? W sensie, chciałbym jak... wiedzieć. Chciałbym, chciałbym, myśl... lepiej. chciałbym. myśleć, że się zmieniło, ale <laughs> wydaje mi się, że jest coraz gorzej. <laughs> tak naprawdę, no. Ale tu wiesz, czego może wynikać, mhm. że jak idziesz troszkę wyżej i robisz rzeczy, masz taki, wiesz, masz taki rozwięk, że sprzedajesz, na przykład, dużo książek to masz, dajesz mniejsze prawo komuś do tego, żeby się ośmielił skrytykować swoją pracę. A teoretycznie każdy może cię skrytykować. Czy ty przywiązujesz do tego wagę? Nie wiem, na przykład zadam ci takie proste pytanie. Czy ty przywiązujesz wagę do, nie wiem, ocen twoich książek? Jest taka strona bardzo znana w Polsce, lubimy czytać. Takie tak, czasami Webu. tak. Czasami przywiązuje, no. I... Tam dzisiaj sobie spojrzałem specjalnie. Średnia ocena twoich książek, wiesz ile wynosi? Wszystkich? Tak. No tam sześć co? Sześć no. No. no to nie jest to wysoka ocena. Czy ciebie to w jakiś sposób uwiera? Zastanawiasz się nad tym? Ale to masz nie, to nie jest, gdzieś? wiesz co, no, i, no z, tak. Yy. Tak uwiera? Czasami mnie to uwiera, a, a, ale też jest mi z tego powodu trochę głupio, bo nie powinno, bo nie ma to żadnego tak naprawdę znaczenia. Uwiera mnie czasami coś takiego, bo wiesz, też na tych stronach czasami dzieją się różne, różne rzeczy, typu na przykład jakieś wykupione tam mhm. kampanie i tak dalej. Tam, tam jest też różne sytuacje, tam się dzieją czasami, czasami pod spodem. Ale może ja też niepotrzebnie czasami to komentuję, i, a, a, a nie muszę. Czy to, to jest taka racja. trochę czarna strona rynku, wiesz, takiego wydawniczego, księgarskiego też trochę pod, pod, pod tym wszystkim. Natomiast no, powiem ci, że jakby no okej, okay, no jest to 6,5, ale też sobie tam zobacz ile ma, nie wiem, Tomasz Mann albo tam Franz Kafka, albo Olga Tokarczuk, albo wiesz, to, 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 to jest to w przypadku książek, tam jest, to jest bardzo niewymiarne i to jest też tam dużo, dużo zabawnych w ogóle sytuacji i w ogóle jakbyś zobaczył, nie wiem czy akurat na Lubimy czytać, które też jest bardzo fajne i w ogóle pełni też taką bardzo fajną gdzieś tam rolę, jako taki portal popularyzujący czytelnictwo, to na pewno, to, to, to też oni tam mają bardzo fajne zasługi różne na tym polu. Ale, ale bardzo ciekawe są wybory takiej książki, które są najlepiej oceniane. Mhm. Wiesz, to, to są czasami, już nie powiem Ci, co, ale to są czasami takie, no kompletnie nie jest to żaden kanon literatury, taki uznany, ani jakaś, ym, jakaś powiem Ci coś, co to by się wydawało, że powinno tam być, tak jak Ty jako taki czytelnik sobie myślisz, czy są jakieś tam najlepsze książki, no to, to, to że na jakaś klasyka literacka, no to nie, no to bynajmniej to, no to wcale. Film jest. web, wydaje mi się, jakby miał zestawić ze sobą te dwa serwisy, to, że film web jest bardziej wiarygodny, że faktycznie na film częściej zgadzam się z tą oceną. Oceną widzów, nie krytyków, bo krytycy moim zdaniem bardzo często Próbują na siłę jakąś oryginalną tezę tam zawrzeć i rozmijają tak, się bardzo tak, mocno te tak, oceny. Tak, tak. Ja zmierzam do tego, że dla ciebie i tak finalnie najważniejsze jest to, ile tych osób się pojawi na spotkaniu. No bo to są wiesz, tacy, powiedziałbym, realni użytkownicy, operując trochę językiem YouTuba, ale oni są w świecie rzeczywistym. Przychodzą, wiesz, przyjechali, co jest tak, poświęcili wiesz, swój co jest czas. tak naprawdę najważniejsze? Najważniejsze to jest to, kiedy ktoś. Mi napisze jakąś wiadomość, albo podejdzie na żywo i mi to powie, że coś, co ja zrobiłem, w czymś mu pomogło, jakoś wpłynęło pozytywnie na jego życie. Że jakby coś, co ja zrobiłem, dostał to w jakimś odpowiednim dla siebie momencie i na przykład poczuł, że nie jest sam. I to jest w ogóle, mi się wydaje, jakaś taka podstawowa rola w ogóle pisania, kultury i tak dalej. Że my dzięki czytaniu książek, oglądaniu filmów, słuchaniu muzyki i tak dalej, owszem, na jakimś poziomie to jest dla nas rozrywka, czas wolny. Dla mnie nie, bo to moja praca, ale dla większości ludzi tak. Ale na jakimś takim głębszym poziomie to jest po to, abyśmy się ze sobą jakoś skomunikowali i zrozumieli, że nie jesteśmy sami. I byli, wiesz, i, i zobaczyli, że jest jakaś wspólne doświadczenia, nie? Ja tam, na przykład przeżyłem, kiedy napisałem taką książkę dla mnie bardzo ważną, wydaje mi się, że dla moich czytelników też wzgórze psów, która opowiada o w wielkim skrócie o trudnym życiu w małym mieście. I kiedy ja wydałem tę książkę, dostałem mnóstwo wiadomości. To miasto takie powieściowe nazywa się Zyborg. I dostałem mnóstwo wiadomości od ludzi z całej Polski, że ja też jestem z Zyborka, ja też to przeżyłem. Że ta książka wytworzyła jakąś w ogóle taką wspólnotę doświadczenia. I kiedy ja widzę, że robię coś takiego, to to jest absolutnie najważniejsze. Dla Ciebie, dla ciebie najważniejsze. Dla mnie to jest nagrodę. absolutnie najważniejsze. No teraz nie? czas na nagrodę dla naszego widza, bo do, dostałem teraz informację na ucho, że widz jest już z nami na linii 20 minut. O Jezu, jak to... my strasznie dużo gadamy. Najwyższa A to nie pora. jest tak, że my chyba nagrywamy najdłuższy program w historii, jak do tej pory nie, naszego kanału? Na pewno nie, na pewno nie. Kogo witamy? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Zygmunt z Warszawy. Cześć, cześć Zygmunt. Cześć. Właśnie słucham Państwa rozmowy, bardzo interesująca i też przyznam, że trochę właśnie dowiadując się tych wszystkich informacji o panu Jakubie, o tym, że lubił te horrory, fantastykę, mm -hmm. to, że pochodzi z tych właśnie małych miejscowości, też może jakoś tak ośmieliło, bo uległem temu złudzeniu, że widzę kolesia, który mógłby być takim dobrym kumplem, jakimś takim dobrym człowiekiem, że tak powiem, mm -hmm. ale jednocześnie Właśnie to nie ukrywam, że też dużym szacunkiem darzę za te sukcesy, które, o których Pan mówił, które Pan osiągnął. I tak zastanawiam się, pewnie trochę osób oglądających też są osobami, na przykład piszącymi, są autorami, mm -hmm. którzy próbują coś zrobić. I dlatego właśnie mam jedno takie konkretne pytanie, bo mówił Pan o tych różnych właśnie etapach, czyli na przykład tego, że napisałem książkę. Potem ją wydałem. Wydałem książkę. Potem zacząłem pracować nad scenariuszem. Natomiast mam wrażenie, że pomiędzy. Przerwało coś. Zgubiliśmy widza. Nie dostaliśmy pytania. A bardzo ciekawe pytanie, pan. Zapowiadało to, to się. się. No. Nie wiem, czy uda się widzowi dodzwonić po raz drugi, bo tam jest dość spora. I jest na linii, dostaje taką informację, natomiast my nie słyszymy, więc. Jeżeli by się Wam udało dojść w jakiś sposób do porozumienia, to tutaj nie, ma, nie mamy na pewno dźwięku w studiu. Ja pozwolę sobie dopowiedzieć, bo ja chyba rozumiem, o co, o co do czego Pan zmierzał. Mam takie wrażenie, że chyba dobrze rozumiem, do czego Pan zmierzał, bo wydaje mi się, że chyba chodziło Panu o coś takiego, że ja o tym mówię w taki sposób, jakby to się wydarzyło samo. Że ja wydałem... Książkę, tu zrobiłem ten, i po prostu i, i pytanie jest, ale jak to zrobić? To chyba o, mam, takie, mam takie wrażenie, że chyba o coś takiego pan się chciał zapytać, że to. Ale jak do tego doprowadzić? Co, wydać tę książkę, napisać ten scenariusz i, i co? Ja miałem no, ogromne szczęście polegające na tym, że ja po prostu trafiłem wiesz co, na odpowiednich ludzi. Um, I byli po prostu ludzie, którzy jakoś. Jestem nim strasznie wdzięczny, którzy jakoś we mnie uwierzyli, którzy w ogóle jakoś we mnie zainwestowali, może nawet nie konkretnie pieniądze, chociaż też, ale jakąś swoją po prostu uwagę, swój czas. Którzy we mnie coś dostrzegli chcieli mnie poprowadzić. Taką osobą był Paweł Duinwonsowicz Wąsowicz z lampy. No, historię tak jak wydałem swoją pierwszą książkę, no to już opowiedziałem dzisiaj. Taką osobą na pewno był też Wojtek Bockenheim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Producent wtedy w TVN, yy, który zajął się w ogóle tym pierwszym Belfrem i który wyciągnął do mnie rękę i, i zrobił trochę ze mnie scenarzystę. Potem taką osobą była Łopuk, z którą pracuję do dzisiaj. Moja agentka Monika Regulska, która zaczęła mnie prowadzić jeszcze w momencie, kiedy ja byłem takim autorem, no dużo, dużo mniej popularnym niż teraz na samym początku drogi. Także to są, w moim przypadku to byli ludzie. Nie? Ludzie, na których ja miałem po prostu szczęście trafić i, i którym jestem jakoś niesamowicie wdzięczny i do dzisiaj to są ludzie, którzy ze mną pracują, którzy się mną opiekują i, i no bo ja wychodzę sam, udzielam takich rozmów jak dzisiaj i można odnieść wrażenie, że jestem taką samotną wyspą, no, ale bynajmniej tak nie jest. nie? I mhm. stoi stoją za tym konkretni ludzie, którzy poświęcają mi swój czas i, i, i jakąś swoją pracę i wysiłek, żebym ja mógł do końca zrobić to co robię. A co miałbym powiedzieć początkującym autorom dzisiaj? Kurczę, Rynek wygląd wygląda z diametralnie inaczej niż wtedy, kiedy ja debiutowałem. Diametralnie inaczej. Jest w ogóle czymś zupełnie innym. Gdybym ja był dzisiaj młodym autorem, który chce coś wydać i zainteresować w ogóle sobą, wydawców i tak dalej, no to niestety żyjemy bezwzględnym dyktacie lajków obecności w ogóle w internecie i tak dalej. No i ja nie radzę, broń Boże, nikomu czegoś takiego, żeby nagle zakładał sobie TikToka i nie wiem, żonglował naleśnikami. Yy, bo, bo przecież nie tym się chcesz w życiu zajmować, tylko chcesz pisać. Ale próbowałbym zbudować wokół siebie jakąś taką społeczność najpierw yy, online, która będzie czytać moje rzeczy i, i, i na tym bym badał, czy te moje teksty działają. I nie wiem, spróbowałbym na przykład korzystać. Ja o tym zbyt dużo nie wiem, ale spróbowałbym korzystać z jakichś platform typu Wattpad, czy innych tego typu jakichś rzeczy, tych platform, które na przykład wypromowały te autorki Young Adult. Nie wiem, czy na tych platformach jest miejsce dla innego typu literatury, ale próbowałbym w ten sposób, nie? I wiesz, i mój sukces też się wziął w po części dużo z tego, bo był taki moment w moim w ogóle gdzieś tak... W, lat, w tych latach, kiedy ja mówiłem, że nic nie pisałem, w takich latach 11, 12, o tego na przykład dzisiaj nie powiedziałem, że tak rok 11, 12, 13. Ja wtedy nie pisałem i już tak bardzo w to wątpiłem, ale był taki moment pierwszy, który mnie nakierował do tego, żeby może jednak nie odpuszczać. To był moment, kiedy ja na przykład zobaczyłem, że ja jestem bardzo często cytowanym autorem. W ogóle na takiej platformie, której już nie ma, takiej ZUP IO. To był taki, powiedzmy, w rodzaju Tumblra. Ja tam byłem ekstremalnie często cytowanym autorem, było mnóstwo, jakby, wiesz, ludzi, głównie to były młode dziewczynki, czytelniczki. Ale mówi, że się... o cytatach z twoich książek, tak, 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 które cieszyły się jakąś w ogóle ogromną popularnością, i to były niby, to było nic, a ja wtedy na przykład zobaczyłem, że jest jakaś w ogóle społeczność taka mikrointernetowa, jakaś mikroblogowa i tak dalej, w ogóle zainteresowana tym, co, co ja robię, nie? Czyli w skrócie, ktoś w ogóle ja dla kogoś istnieję, nie? Nawet jeśli jest to podanie dalej po prostu cytatu, no co jest jakimś tam, nie wiem, można powiedzieć, się śmiać, że to jakaś ale, ale od czegoś trzeba zacząć też. W sensie tak, takim, tak. Że... Także ja bym stawiał na... Później. Stawiałbym na internet. Absolutnie. W dzisiejszych czasach początkującemu autorowi, bo niestety ten rynek jest teraz tak też bezwzględny i też taki toksyczny. No bardzo trudno jest przekonać duże wydawnictwo, żeby zainwestowało czas i pieniądze w autora, którego po prostu nie ma. I też bardzo mało jest na polskim rynku ludzi kompetentnych. Nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale jest ich bardzo mało ludzi kompetentnych do tego, aby na przykład tego, takiego autora zrobić. Widz, którym odpowiadałeś, rozłączyło go niestety, ale jest z nami kolejny, to będzie ten telefon następny i powolutku będziemy się z wami żegnać, więc teraz witamy kolejnego naszego widza. Witajcie, cześć. Cześć, 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 cześć. dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Przemek, cześć Kuba, Maciek z Ustanowa pod Warszawą z tej strony. Witamy cię. Witajcie. Kuba, chciałem zapytać Cię, znaczy tak przede wszystkim podziękować Ci za informację zwrotną. Super, dzięki Jest wielkie. To, było to dla mnie duże przeżycie i taki, wiesz, no, rzecz, z którą się utożsamiałem w sensie z postacią syna z, mhm. z osobistych względów. Także bardzo ci za to dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, to chciałem, mam do ciebie pytanie takie geograficzno-filozoficzne. Mhm. w Zeszłe wakacje jadąc z rodzinką na Mazury zatrzymaliśmy się w Nidzicy. Mhm. I tam na rynku zjedliśmy jakiś taki obiad w jednej z dwóch takich zapomnianych restauracji. I rozmawialiśmy wtedy, pamiętam przy tym obiedzie o tobie, że taki, że taki Jakub Żulczyk w takiej Nidzicy nie pasuje do końca tutaj, mimo że sąd pochodzi. I, i, I moje pytanie jest takie, czy czy według Ciebie byłbyś tym, Jakubem Żulczykiem, którego znamy wszyscy, gdybyś został w Nidicy? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby, żeby, żeby tak zdolny człowiek po prostu w innych warunkach geograficznych, takich powiedzmy mało miasteczkowych, był tym, kim jesteś dzisiaj. Czy, jak to oceniasz? Hmm. Po pierwsze, nie chcę demonizować za bardzo Nidzicy jest to miasto, w którym dzisiaj mieszkają moi rodzice. Jest tam bardzo sympatycznie, bardzo ładna miejscowość w ogóle, i tam wydaje mi się dużo fajnych ludzi fajnych ludzi mieszka. I pozdrawiam Nidzicę bardzo serdecznie. Natomiast no, rozumiem Twoje pytanie, wiesz co, ja nie kreślę takich. Ostatnio ktoś mi prywatnie zadał to pytanie, nie? kim ja bym był i co ja bym robił, gdybym ja, wiesz, na przykład został w tym mieście. Tylko ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji zostania tam, jakby, bo nie było tam. Nie miałbym tam za bardzo. Wiesz, no, czym, czym, się, czym się zająć. Jakby nie było tam dla mnie pracy, nie było tam dla mnie jakiegoś. No, to było tak oczywiste, że ja po prostu muszę gdzieś pojechać, spróbować czegoś innego, spróbować coś zrobić. Co też się oczywiście wiązało z jakimś, wiesz, bardzo dużym też takim stresem. Jakąś taką, wiesz, widmem jakiegoś powrotu na tarczy, że coś nie wyjdzie, coś się nie uda. I co też mi się wydaje jest takim wspólnym doświadczeniem dla bardzo wielu ludzi, którzy z mniejszych miejscowości wyprowadzili się do dużych miast w Polsce czy, czy za granicą. Mm, nie wiem, kompletnie, wiesz, bo, bo, żeby w ogóle tam, bo żeby w ogóle tam zostać, ja musiałbym być inną osobą. Ja nie mówię, że lepszą czy gorszą broń Boże, czy jakąś, nie wiem, no po prostu inny. Musiałbym być innym człowiekiem w ogóle, żeby podjąć taką decyzję, żeby żeby tam zostać. No. I, i, i nie, nie, musiałbym nie być sobą, więc trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie, kim, kim bym był, gdybym, gdybym, gdybym tam został. Ale jakby wiesz, dla mnie byłoby to złe, dla kogoś może jest to dobre. Dzicy no. wciąż mieszka, na przykład mój kuzyn Michał, tego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, który przejął tę, jakby wiesz, fach po dziadku i jest. Fryzjerem, i tak zawsze jak się widzimy, no to mam wrażenie, że jemu się żyje bardzo dobrze. No i, 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 i ma bardzo fajne życie. Pozdrawiam cię, Michu, bardzo, bardzo serdecznie, jeśli to oglądasz. Więc też mi się wydaje, że najważniejszą w życiu sprawą jest podjąć jakąś w ogóle decyzję zgodną po prostu ze sobą, nie? I zgodną z tym, jakby coś się tam jakoś w niejasny sposób wydaje. Co, co, co masz robić i słuchać się przede wszystkim tylko i wyłącznie siebie, nikogo innego. Nie rodziny, nie znajomych, nie ulegać, starać się w miarę możliwości, chociaż to jest bardzo trudne, nie ulegać jakby presji wszystkich ludzi dookoła, którym się wydaje, że wiedzą lepiej od ciebie, co masz robić ze swoim życiem i, i, i to jest, wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest, chyba ważne. Natomiast też jest prawda taka, że teraz, kiedy przyjeżdżam w te swoje rodzinne strony, czy do Wielbarka, czy do Nidzicy, to też się czasami, zwłaszcza że tam teraz yy, też jestem tam w okolicy, że tak powiem, bu buduję sobie takie, takie małe, małe lokum takie do, do, do korzystania, że tak zdradzę taką intymną sprawę, dlatego też często tam przyjeżdżam. Ale, ale pojawia się taka czasami też taka fantazja, a może gdyby tam wrócić trochę na stałe, bo to już dosyć tego dużego miasta w ogóle. i, i i tak dalej, i tak dalej. No na razie to wiem, że to jest tylko fantazja. Może zrobię z tym coś innego za, za 10-15 lat, nie? Bo, bo teraz mi się w ogóle tam, jak przyjeżdżam, też mam teraz tak, że jak ja przyjeżdżam tam w te swoje rodzinne strony, to podoba mi się tam jakby najbardziej w życiu. Jak kiedykolwiek mi się podobało. Bo jak miałem na przykład lat 15, to mi się tam nie podobało strasznie. A teraz mam tak, że nagle mi się tam podoba, no. Także to też jest wszystko bardzo względne. Dziękuję Ci bardzo za to ciekawe pytanie. Dzięki bardzo, a my mamy już ostatniego dzisiaj widza na łączach i chętnie wysłuchamy tego pytania, które zamknie nam dyskusję z widzami i później już powolutko będziemy się z wami żegnać. Kogo witamy? Spadł nam. Zapytam ciebie o. Jedną rzecz. Powiedziałeś, to jest taki cytat mam z ciebie, lepiej przeczytać książkę Blanki Lipińskiej, niż w ogóle zajmować w ogóle nie zajmować się czytaniem. Ja uważam, że lepiej się w ogóle nie zajmować. Niż przeczytać książkę Blanki Lipińskiej? Dokładnie. Lepiej nic nie przeczytać. Otwierasz znowu temat rzekę. Ale nie koniec. byłeś bardzo dla niej miły. Dla balanki lipińskiej byłem miły. Ja przecież z nią nie rozmawiałem. Ale więc w tym powiedzieć. cytacie jesteś miły, że lepiej przeczytać jej książkę niż w ogóle nie zajmować się czytaniem. No, no ja stoję, bo wiesz, są różne poglądy na to, nie? Jest na przykład takie są głosy, w ogóle są ludzie, tacy obecni w jakiejś tej przestrzeni takiej publicznej nazwijmy to krytyczno-literackiej czy literackiej którzy uważają, na przykład redaktor Szot z wyborczej tak uważa, nie taki popełnił dosyć długi tekst, że jest coś takiego jak złe czytanie, jest coś takiego jak złe lektury, są książki, które utrwalają złe nawyki, są książki, które utrwalają, deformują obraz tego, czym może być literatura, że pewnych książek po prostu nie warto czytać. Blanka to w ogóle jest taki dosyć skrajny przykład, tak, ale... ale... Ale on też miał na myśli innych autorów, którzy tworzą na przykład taki bardziej jakiś generyczny pop, jakieś takie kryminały spod sztancy. Wiesz co, no są książki, niektóre mnie też gniotą na rynku, nie? Są. Może niekoniecznie Blanka, nie? Bo ona taka, taka powiedzmy kiczowata literatura, taka paraerotyczna, czy taka niby pornograficzna, no to była zawsze, tak? I, i to po prostu jest. I nie ma w tym tak naprawdę nic złego, tak? Natomiast y, są inne książki, które mnie na przykład gniotą i mam za takie, nie wiem, na przykład taki cały nurt, który już mam nadzieję do gasa takiego kiczu holokaustowego, tak? To było na przykład coś, co miałem mm -hmm. takie... Y, no te wszystkie takie, wiesz, te krawcowe z Auschwitz, w ogóle te wszystkie takie tam znalezione w Auschwitz, no tam Miłość w Auschwitz, Piekarz w Auschwitz, cała tak. taka seria była fala hiper taka popularnych tych książek i, i, i nie... No, bardzo uważałem, że to jest jednak dosyć duże takie nadużycie. Mm, jakby robienie czegoś takiego takiej komercyjnego, takiego tandetnego, cepeliowego, w ogóle mm, nurtu, opartego też na jakiejś takiej niezdrowej czasami, bo ludzie mają taką niezdrową fa fascynację złem w sobie. Pytanie na ile ty chcesz to eksploatować, nie? Także to było coś, co było dla mnie bardzo, bardzo etycznie wątpliwe. Co więcej, dziś czytałem nawet o tym w internecie jakiś fragment czyjegoś tekstu, że ktoś powiedział, że rozmawialiśmy przy... chyba dzisiaj już o wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o filmie, pamiętam, że był wątek filmu Glejzera Strefa Interesów, tak? Tego o Rudolfie tak. Hesie. No tak, no to, to, to książka pierwowzór Literacki tego filmu Martina Amisa, bardzo poważnego pisarza brytyjskiego, została też w Polsce wydana tak, jakby to był ten taki kicz holokaustowy, nie jest tą taką okładką w paski, jakimś tam misiem czy czymś. No i to na przykład to są rzeczy, które. Z... To chyba uwierało mnie z ostatnich tych zjawisk, wszystkich na rynku wydawniczym jakoś etycznie uwierało mnie najbardziej, ale. No plus te wszystkie takie PDF-y i e e-booki wydawane przez influencerów i tak okay. dalej. Ale wydaje mi się, że to jeśli mówimy o dorosłych ludziach, dorosłych mających po 30-40 lat, to owszem, to możemy sobie mówić, że są jakieś książki, których nie warto w ogóle po nie sięgać. Ale jeśli mówimy o ludziach młodych, takich, którzy mają lat 10 albo 12 albo 15 i którzy wyrabiają w sobie w ogóle nawyk czytelniczy, dopiero co... No to ja myślę, że jakby chyba lepiej czasami, żeby oni w ogóle przeczytali coś, co jest jakieś może nie do końca spoko, ale jeśli to ich zaciekawi i wyrobi w nich umiejętność skupienia się na tekście, to w ogóle super. Bo znowu chciałem się odpalić i mówić pół godziny o lekturach szkolnych, ale nie wiem, czy chyba już. Dajmy szansę widzowi. Ostatni jest Tak, tego? mamy. Dobrze. Mamy cały czas, całą kolejkę widzów. Cześć, witamy. Witam po raz kolejny, to Zygmunt z Warszawy. Udało mi się dodzwonić jakimś studentem drugim. A, okej, okay. czyli ty jesteś tym człowiekiem, który nie skończył pytania? Dob Dokładnie tak. I właśnie bardzo się cieszę, że mogę po prostu chociaż przekazać panu Kubie właśnie odnośnie tego co mówił, że lubi kiedy na przykład książka, czy też jego właśnie twórczość wpływa na innych, to chciałem do tego trochę się odnieść powiedzieć prywaty że właśnie te wszystkie wskazówki odnośnie tego, żeby próbować, żeby może najpierw wyjść ze swoją twórczością do internetu czy gdziekolwiek indziej, to można powiedzieć, że to też wpłynęło w jakimś stopniu na mnie i też właśnie spróbowałem taki krok zrobić. I na YouTubie jest właśnie taki kanał Wytwory Wyobraźni. Go zapraszam do posłuchania. Jest to krótkie formy, więc nie będą bardzo zobowiązujące. I do pana Kuby tylko pytanie takie ogólne. Jaki on ma stosunek do współpracy literackich z innymi twórcami? To ale... na przykład w antologii, jako właśnie opowiadanie, czy też z kimś na przykład pisanie wspólne, czy to jest w ogóle możliwe w jego odczuciu, Pis... czy raczej ma takie inne zdanie? Pisanie z kimś książki to jest coś, czego sobie mhm. chyba raczej nie wyobrażam. Napisanie z kimś powieści to może kiedyś, ale na razie tego w ogóle nie widzę. Aha. Pisanie z kimś, na przykład w filmie, no to w scenariuszu to zawsze jest na jakimś poziomie praca zespołowa, to jest coś zupełnie odwrotnego pod tym kątem od pisania książek. To, 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 to się dzieje za każdym razem, nawet jak nie ma drugiego scenarzysty, to, to jest zawsze producent albo reżyser albo kogoś, ktoś z kim się ten tekst dłubie. Więc przepraszam, w tym przypadku to jest naturalne. A jeśli chodzi o antologię, no to parę razy w życiu opublikowałem teksty w antologiach różnych. Ale to zawsze jest tak, że po prostu piszesz swój tekst, nie masz żadnego wpływu mhm. na to, co napiszą ci inni ludzie. Po prostu prosisz, żeby ci przedstawiono jakiś kształt tej antologii, czy to jest coś w ogóle, co Cię interesuje i ty masz tam coś do dodania, negocjujesz tam honorarium i, i, i potem wysyłasz ten tekst. No. I, ale nie masz wpływu na to, co inni ci ludzie robią. Możesz tylko poprosić o jakiś taki, aha, więc to jest opowi antologia opowiadań tam. Zależy jakiś ten wspólny, wspólny, w ogóle jakiś tam mia, mian, mianownik i, i jakiś taki wspólny, wspólny klimat, i wtedy, wtedy się zgadzasz zgadzasz albo nie. Natomiast nie brałem też nigdy udziału w jakichś takich zabawach literackich, żeby tam mhm. pisać, na przykład dalej podawać coś po, z różnymi autorami. Też nie wiem, może to mogłoby, mogłoby, mogłoby być ciekawe. No. Mhm. Super, no to dzięki za odpowiedź i myślę, że też można właśnie formami na przykład jakiś świat, w którym właśnie każdy ma swoją część do pisania, a jednocześnie tworzy to jakąś całość. Myślę, że to też jest całkiem interesujący kierunek. Powiedzmy. Myślę, że nawet może coś nowego. Dziękujemy Ci Bez bardzo wspienia. za ten telefon, który był ostatnim dzisiaj w godzinie zero. Muszę wrócić do jednej rzeczy na sam koniec. Bo tak ja tak często w tego typu wywiadach hmm. mówię, że musimy do czegoś wrócić, potem nie wracam. Czy Kurtka to jedna z twoich ulubionych postaci jakie tak. stworzyłeś? Tak. Tak. Bardzo to zadaję lubię. w ciemno to pytanie, bo to jest pytanie retoryczne, bo wydaje mi się, że w Twojej to literaturze cudz, nie? Nie, nie, nie czułem, nie widziałem innego bohatera, z którego jako człowiek, który no coś tam kiedyś w życiu napisał, w, czułem, że ty odczuwałeś frajdę, pisząc e, o tej postaci, akurat konkretnie. On jest bardzo hip-hopowy. Zwłaszcza ta, ten jeden rozdział, kiedy on mówi e, w pierwszej osobie. Tak, tak, on jest bardzo, kurtka jest bardzo hip-hopowy. On, ogóle... on jest taki you know what I mean. Tak, on jest też y, zainspirowany po części tym, jak na przykład mówią konkretni raperzy. Dla mnie na przykład dużą inspiracją był kiedyś język, y, wciąż jest, y, język Kaza Bałagane. Tego też poznałem osobiście i bardzo go serdecznie pozdrawiam. Ale to też nie jest tak, że ta kurtka mówi konkretnie tymi słowami czy wyrażeniami, ale pewna taka specyficzna. Knajackość połączona z jakimiś bardzo dziwnymi w ogóle takimi skojarzeniami, asocjacjami, no to to, to to mnie to dosyć w ogóle zainspirowało. Też no, paru jest tych, tych chłopaków, którzy mnie do tego zainspirowali, na przykład Frosty, ale też, też inny taki raper warszawski. Bardzo, bardzo w ogóle fajny koleś, bardzo zdolny. Ale wydaje mi się też, że on jest takim w ogóle fajnie dobrze wymyśloną postacią, która. To jest ciekawa, jest trochę tragiczna, jest nieoczywista. Wyszedł mi tak w ogóle z podręki i, i, i bardzo, bardzo w ogóle bardzo go polubiłem i stał się bardzo taką w ogóle ważną częścią. Tej, tej książki. A wziął się stąd, że chyba ja chciałem. Pierwotny pomysł był taki, i wydaje mi się, że trochę tego zostało, że pierwszy mój pomysł był taki, żeby, jak w ogóle postanowiłem, że zrobię tę kontynuację, jeden z pierwszych pomysłów było to, że była postać też dealera, ale takiego młodszego, nie wiem, o 10 lat od tego Jacka Niteckiego, że Jacek Nitecki, no powiedzmy jest w moim wieku, czy jak gdzieś ta książka, to jest w okolicach 40. No takiego chłopaka, który ma 25 lat. 30 Max, który z tego następnego pokolenia i który z tego Niteckiego, który w tej pierwszej części był takim, wiesz, no wiadomo kim był, takim, no Jamesem Bondem dealowania niemal, że no to taki chłopak, który ma z niego totalną bekę i w ogóle jaja sobie z niego robi cały czas, myślę, że to jest jakiś w ogóle, co to jest, jakiś dziad w ogóle. Boomer dealowania. Znaczy jakiś boomer, wiesz, też jakiś koleś, który się po prostu wygłupia i. i, i i kompletnie jakby nie wie o co chodzi, nie wie na czym życie polega i nie wie jak to jest na ulicy i, i, i po prostu beka z niego, nie? I, i to, to był pierwszy pomysł taki pierwotny na, na postać kurtki, na postać, która będzie stała w takiej totalnej kontrze, obśmiewała tę postać z tej, z tej pierwszej, będzie takim symbolem tego, że te czasy się zmieniły, nie? Kuba, życzę ci jak najwięcej kurtek w takim razie, w sensie nie już na kurtek zimę. Kurtek do noszenia, tak? Nie, nie, takich ci życzę jak najmniej, mam nadzieję, że niedługo nie będziemy musieli nosić kurtek, ale kurtek yy, takich postaci, żeby dobrze ci się je pisało, żeby nowe rzeczy powstawały. Wiem, że twoim marzeniem i yy, pewnie je zrealizujesz, jak znam życie, jest, jest stworzenie scenariusza też do fabuły, że gdzieś to w tobie nabrzmiewa tak, i, bardzo, i, i dorasta. Planuję to, no, planuję to zrobić, bardzo chcę to zrobić i mam nadzieję, że to się wydarzy prędzej niż później. Jakub Zulczyk w jednym z najdłuższych wywiadów pewnie w swoim Ale życiu. to absolutnie najdłuższy wywiad, jakiego udzieliłem. Wydaje mi się... 3 godziny 15 minut. Jeszcze Gratuluję publiczności. Chciałem bardzo pogratulować wszystkim, którzy dosłuchali nas do końca. A Bo... jeśli nie, to mogą sobie otworzyć. Tak, bardzo w ogóle jest mi miło. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam serdecznie właściciela kanału Zero Jarosława Kaczyńskiego, że umożliwił nam. On le... śpi, wiesz? Nie będzie oglądał tego. A, a myślę, że zawsze 20, wyda... 6, a, a, mi się zawsze wydawało, że on tak lubi się w nocy posiedzieć. On powiedział kiedyś w wywiadzie, że on lubi siedzieć przecież w nocy i oglądać walki byków. A, jednak. Faktycznie było coś takiego. Było, było, więc musicie walki byków na kanale w ogóle poszczać, komentary robić o koridzie. No. U nas nie było dzisiaj walki byków, ale za to było dużo. Przelecieliśmy przez mnóstwo tematów. Nie było walki byków, była miła rozmowa dwóch starych koni. Tak, łącznie mających już chyba z 90. Wciąż mniej lat niż Joe Biden. Z 90 lat. Bardzo Wam dziękujemy za obecność i pozdrawiamy Was serdecznie. Jakub Żulczyk, pisarz i scenarzysta, wypatrujcie kolejnych projektów Kuby. Ten najbliższy to pewnie e, serial, czyli serial, dobrze mówię, w górze. Tak, to najbliższy projekt. Ale nie wiemy kiedy jeszcze. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale jak tylko się dowiem, dam znać. Bardzo mi było też chyba być pierwszym tak zwanym człowiekiem kultury w godzinie zero, tak? No myślę, że tak, bo by, byli u nas ludzie polityki, głównie. Ee, Krzysiek jeszcze robił godzinę zero, ale no na pewno ni z nikim z Twojego, że tak powiem, świata. Więc będą się pojawiać kolejni. Bo B dlaczego nie? Otworzy, no już otworzyłeś te wrota piekieł dziękujemy wam bardzo, życzymy wam dobrej, spokojnej nocy no a zapraszamy też na jutro rano na godzinę siódmą, bo, bo kanał Zero od siódmej nadaje program w live streamingu, czyli właśnie siódma to są nasze poranki, a później kolejne produkcje wszystko sprawdzajcie na kanale Zero kłaniam się, cześć Sponsorem głównym kanału zero jest Racket Jobs, Twój portal z ogłoszeniami pracy.